Releasa Tadwitch 9. Czyli uwolni tę wiedźmę. Rozdział 201 Powrót do twierdzy Mając na uwadze moc pigułek, Roland nie rozkazał od razu pierwszej armii ścigać uciekającego wroga. Zamiast tego wysłał Lichtninga i Maggiel, aby monitorowali sytuację. Osoby, które odniosły obrażenia na służbie, natychmiast otrzymały pomoc. W całej bitwie tylko pięciu żołnierzy zostało rannych, wszyscy zostali trafieni włóczniami, a z pięciu rannych czterech należało do artylerii. Z radością zobaczył, że gdy fala wroga osiągnęła odległość rażenia wynoszącą 150 metrów, jego grupa artyleryjska nie rozproszyła się w zamieszaniu, a jedynie opuściła ciała i ukryła się za armatami, aby móc wznowić atak jak najszybciej po zakończeniu deszczu włóczni. Od początku nana stała za linią obrony w oczekiwaniu na gotowość, ale najbardziej niezwykłe było to, że wróg odwrócił się i uciekł, zignorowała dudniący odgłos strzelaniny i pobiegła razem ze starym wicehrabią w kierunku pozycji żołnierzy artylerii, dbających o ratunek i opiekę medyczną ofiarom krótkich włóczni Widząc jej działania, trudno było uwierzyć, że zaledwie sześć miesięcy temu tej małej dziewczynce zakręciło się w głowie na widok krwi. Ostatecznie pięciu rannym udało się przeżyć. Pierwsza wśród wiwatów i salutów obserwujących żołnierzy Nana opuściła pole bitwy. Tak naprawdę ta bitwa była znacznie łatwiejsza niż ostatnim razem, gdy musieli rozprawić się z koalicją księcia. Bez narkotyków uzależniona milicja znalazła się w wyjątkowo bezbronnym stanie, niektórzy z nich przebiegli nawet od dwóch do trzech kilometrów, tylko po to, by rzucić się na ziemię, nie mogąc się już poruszać. Niedługo potem ich oddział Irlanda złapały ich wszystkich i zaczęły eskortować z powrotem do twierdzy Longsong. W czasie pościgu pierwszej armii udało się także schwytać dwóch rycerzy, choć ci nie połknęli tabletek, to jednak stracili już wszelką myśl o stawianiu oporu. W obliczu ciągłego pościgu po prostu zdecydowali się poddać, prosząc o możliwość wysłania listu do rodziny i prosząc o odkupienie. Cztery dni później dotarli do twierdzy Longsong. Dzięki informacjom zebranym od poddanych rycerzy, Nick Hittingallen z łatwością rozbił wszystkie wojska pozostawione na zamku twierdze. Po zabiciu kapitana na miejscu, ponad 100 milicjantów uciekło w panice, spadając na oślep w zasadzkę zestawioną przez jeden. Armię przy bramie. Później ludzie Rolanda znaleźli pojmanego Petrowa w zamkowych lochach. Wyglądał na wemizerowanego, prawdopodobnie spowodowanego zmartwieniami i niepokojem, ale ze względu na swoją tożsamość szlachcica z rodziny Wiciokrzewów nie doświadczył nieludzkiego traktowania. Po prawie trzech miesiącach książę ponownie spotkał się z pełniącym obowiązki księcia. To, że mogę cię widzieć całego i zdrowego to naprawdę dobra wiadomość. Wasza królewska wysokość niepokój Pietrowa w końcu złego dnia po czym opowiedział o swoich przeżyciach ostatnich dni. Nie wiedziałem, że wysłam Tymoteusza. Mateusza. Oni wszyscy umarł Roland oparł się zrelaksowany o swoje krzesło i powiedział obojętnie. Większość z 1500 osób, które przywieźli do border Town, zmarła, a reszta jest obecnie zamknięta w więzieniu twierdzę. Kiedy Pietrow usłyszał o całkowitej zagładzie posłów, wyglądał na nieco zaskoczonego, Wasza królewska wysokość obawiam się, że nowy król, nie, twój brat uznacie w wokół. Czy masz na myśli, że powinienem celowo przegrać walkę i posłusznie udać się z nimi do King's City, prosząc o jego litość? Pytając, Roland patrzył mu prosto w oczy, nie mogąc przeciwstawić się jego widokowi, ten mimowolnie spuścił głowę. Nie, wasza królewska wysokość. W chwili, gdy postawił stopę na terytorium zachodnim, stał się moim wrogiem oznajmił książę spokojnym głosem. Wygląda na to, że chcąc przejąć władzę, Timothy Wimbledon popada w coraz większą desperację. Pilnie potrzebuje ziemi i tytułów, który mógłby podzielić między innych szlachciców, aby zapewnić sobie ich wsparcie. Gdybyś chciał tylko żyć w przyjemnościach, dlaczego chciałbyś zarządzać dla mnie twierdzą? Powinieneś już zdawać sobie z tego sprawę, dopiero gdy zostanę królem Castle, twoja pozycja jako władcy terytorium zachodniego zostanie ugruntowana. Roland przerwał na chwilę, a następnie powiedział, aby zapobiec temu, aby wydarzyło się to po raz drugi, muszę utworzyć armię, która będzie strzec twierdzę. Armia? Zapytał zszokowany Pietrow. Tak, bez żadnych rycerzy, zbudowana tylko z cywilów, stała armia. Roland powoli wyjaśniał swoje plany, musisz wybrać 300 ludzi mieszkających w twierdzy, którzy zostaną przeszkoleni przez moich podwładnych w zakresie walki. Wymogi dotyczące 300 osób są następujące, muszą to być cywile, nie mogą być winni żadnego przestępstwa, nie mogą być wyznawcami kościoła i wreszcie muszą być w wieku od 16 do 30 lat bez jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej. Podczas szkolenia będą mieszkać w Border Town, a ja zapewnię im broń. Odtąd wasi rycerze i patrole będą odpowiedzialni wyłącznie za bezpieczeństwo miejskie. Dalsze szczegóły zapisałem na pergaminie i podał Petrowowi kartkę papieru. Możesz ogłosić rozkaz rekrutacji i wykonać go seansu na dotychczasowych warunkach Jeśli chciał mieć w swoich rękach kontrolę nad garnizonem miejskim, było oczywiste, że stacjonowanie tu własnego wojska było najwłaściwszym rozwiązaniem Jednak skala 1. Armii była zbyt mała, nie była nawet wystarczająco duża, aby bronić miasta granicznego, więc nawet nie wspominając o podziale sił w celu ochrony twierdzy Longsonki miasta granicznego Jedyną możliwością i najlepszym kompromisem było pozwolenie drugiej stronie na zapewnienie siły roboczej, podczas gdy on przeprowadził oby szkolenie Dzięki zdolności Nick do wykrywania kłamstw mógłby zagwarantować lojalność grupy, a wraz z nowymi metodami szkolenia wojskowego i edukacją ideologiczną wkrótce powinno być możliwe utworzenie siły bojowej. Jeśli chodzi o broń, wyposaży ich w szybko przestarzałe zamki skałkowe, więc nawet gdyby zostali schwytani przez wroga, nie byłoby to dla niego problemem. Co więcej, armia mogła przejąć także zadanie gromadzenia i przekazywania informacji, więc jeśli ktoś próbowałby zaatakować twierdzę, Roland jako pierwszy otrzymywałby wiadomość. Rozumiem Pietrowski no głową. Dokonam przeglądu wybranych przez ciebie osób, więc mogę cię tylko zachęcić, abyś nie próbował umieszczać wśród nich szpiegów, ponieważ byłoby to bezsensowne działanie Roland ostrzegł Wysłałeś już szpiegów i wszyscy już poszli do kopalni Jeśli jeszcze kiedyś wydarzy się coś podobnego Nie, wasza wysokość drugi oteru czoła. Obiecuję, że tak się nie stanie No i pozostaje kwestia kościoła powiedział książę, ponownie odchylając się na krześle Prawdopodobnie nie wiecie, że ludzie Tymoteusza spalili kościół w twierdzy i zabili nawet arcykapłana Pozostała już tylko ruina Spalili kościół? Pietrow był zaskoczony wiadomością, to muszę jak najszybciej zgłosić to Hermesowi. Prawo kościelne stanowi, że klipan pan mają obowiązek chronić obiekty lokalnego kościoła przed jakąkolwiek szkodą, a jeśli nie mogą temu zapobiec, należy to natychmiast zgłosić nowemu świętemu mieście. Jako był ambasador, biegły w prawie, reakcję Pietrowa można uznać za normalną, a ponadto takiej sprawy i tak nie da się ukryć, obawiam się, że wyznawcy kościoła mieszkający w twierdzy przysłali już wiadomość do świętego miasta tego samego dnia, co się wydarzyło. To prawda, że powinniśmy zgłosić tę sprawę, ale treść listu wymaga odpowiedniego dostosowania, powiedział z uśmiechem Roland. Wystarczy napisać w wiadomości, że napastnicy należeli do Tymoteusza Wimbledonu i że po splądrowaniu i spaleniu kościoła opuścili warownie, znikając bez śladu. Poza tym umieścisz tę rzecz w liście, wyjął pigułkę z kieszeni i podał Pietrowowi, tylko powiedz, że wzięła się w pobliżu kościoła. Zrozumieją, co to jest? Są tajemnym lekarstwem kościoła. Co więcej, jest to także obiekt, którego pragnął Tymoteusz. Pozwala zwykłym ludziom uzyskać przypływ sił w krótkim czasie, ale gdy działanie leku opadnie, ich narządy powoli przestaną funkcjonować i umrą, wyjaśnił Roland. Tymoteusz chce polegać na leku, aby wzmocnić swoją armię, co pozwoli mu zabezpieczyć jego cenny tron. Zatem kiedy Kościół zobaczy pigułkę, w naturalny sposób zrozumie jego intencje. To, czy podejmą środki, to zupełnie inna kwestia. Wykonam twój rozkaz, Wasza Wysokość, powiedział Petrow, wkładając pigułkę do kieszeni. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 202 Droga do rozwoju Rolandu Piłek Herbaty, po czym powiedział, ponadto zamierzam stworzyć w twierdzy System Edukacji Podstawowej, który będzie projektem egzaminacyjnym, który zadecyduje, czy będziesz nadal pełnić funkcję administratora albo nie. Słysząc słowo egzamin, uszy Pietrowa natychmiast się podniosły. System Edukacji Podstawowej? Tak Roland pokiwał głową z uśmiechem. Teraz, po zniszczeniu kościoła, zabiciu arcykapłana i osłabieniu sił kościoła o ponad połowę, nadszedł dobry moment na rozpoczęcie walki o stanowiska ideologiczne. Nie spodziewał się, że przemieni wszystkich wierzących w potencjalnych pracowników, którzy spełnią jego standardy, miał jedynie nadzieję jeszcze bardziej osłabić wpływy kościoła. Na wypadek, gdyby święte miasto znów chciało wtrącić się w twierdzę Longsong, Roland myślał o wielu sposobach, aby trzymać ich z daleka, nie powinni nawet myśleć o budowie tu nowego kościoła. Podstawowe wykształcenie powinno być dostępne dla wszystkich mieszkańców twierdzy Longsong w wieku poniżej 40 lat, niezależnie od tego, czy są mężczyznami, czy kobietami. Kształcenie będzie obejmowało czytanie i pisanie, proste obliczenia, szerzenie wiedzy przyrodniczej, a także edukację ideologiczną. Roland machnął ręką, powstrzymując się od pytań drugiego: Bądź pewien, że koszty zostaną odliczone od podatku zapłaconego na rzecz bordertown. Od początku kolejnego miesiąca płacisz już tylko 20% podatku, pozostałe 10% zostanie przeznaczone na opłatę za kształcenia specjalne. Dzięki niemu możesz zwerbować kilku uczonych z królewskiego miasta lub zatrudnić miejscową szlachtę, rycerzy lub giermków, ale ci ludzie nie będą potrzebować tak dużo pieniędzy. 10% podatku to co najmniej tysiąc złotych członków rodziny królewskiej, więc musisz zrobić o wiele więcej, niż tylko zatrudniać za to ludzi. Po chwili namysłu Pietrof otworzył usta i powiedział: Wasza wysokość, czy chcę Pan powiedzieć, że powinienem przeznaczyć te pieniądze na motywowanie ludności cywilnej do uczęszczania na kursy edukacyjne? Umysł tego faceta jest rzeczywiście bardzo bystry, zaśmiał się Roland. To prawda, z wyjątkiem dzieci większość ludzi musi zarabiać na życie w ciągu dnia, więc ich kursy edukacyjne muszą odbywać się wieczorem, pozwalając im na wykonywanie pracy w ciągu dnia. A po całym dniu zajęć, zamiast odpocząć, nikt nie chce przyjść do nas tylko po to, by usłyszeć, jak inni go dokuczają, nie mówiąc już o używaniu mózgu do nauki czytania i pisania. Z tego powodu musisz zwabić ich pewnymi sposobami do nauki, takimi jak zapewnienie im obiadu zawierającego mięso lub jeśli uda im się przyspieszyć proces uczenia się, mogą również otrzymać nagrodę pieniężną i tym podobne. I oczywiście jasna i przystronna sala lekcyjna jest również niezbędna. Zrobił pauzę, krótko mówiąc, należy spróbować wszelkich środków, aby spopularyzować uczęszczenie na kurs edukacyjny wśród wszystkich mieszkańców twierdzy. Jak powiedziałem, to także twój egzamin, po roku ponad 50% populacji twierdzę musi osiągnąć umiejętność czytania i pisania, ale wasza królewska wysokość. Pietrow zawahał się. Nieważne, czy są to uczeni, czy szlachta, zasadniczo nie mają doświadczenia w nauczaniu ludności cywilnej czytania i pisania, a tym bardziej w nauczaniu wiedzy przyrodniczej edukacji i edukacji ideologicznej musiał przeczytać trudny do wymówienia rzeczownik z pergaminu. Właściwie to nawet ja sam nie do końca rozumiem te słowa. Obawiam się, że zatrudniając tych ludzi, nie osiągniesz pożądanego rezultatu. Nie martw się, wziąłem już to wszystko pod uwagę. Roland przerwał. Wyśle grupę urzędników z ratusza Border Town, aby pomogli ci to zrealizować. Ponadto wszystkie książki potrzebne do nauki zostaną dostarczone przez Border Town. Mają bogate doświadczenia w nauczaniu, więc mogą pokazać rekrutowanym osobom, jak uczyć, a następnie twoi osobiści będą musieli zacząć edukować mieszkańców. W tym czasie ty i oni ustalicie wszystkie niezbędne szczegóły, a szczegółowe ustalenia zostaną dokonane po ich przybyciu. W ten sposób, dopóki Petrow chciał utrzymać kontrolę nad twierdzą Longsong, nieuniknione było jego współdziałanie ze sztabem księcia, a umieszczając swoich pomocników na kluczowych stanowiskach w Ministerstwie Edukacji, wiadomości docierające do twierdzy Longsong lub wydarzenia, które miały miejsce w twierdzy Longsong, mogły w pierwszych chwilach zostanie również przekazany bordertown. Widząc, że Petrow nie wyraził żadnych sprzeciwów, Roland zaczął wyjaśniać swoje ostatnie polecenie, po trzecie, planując zbudować drogę pomiędzy twierdzą Lonkson a miastem granicznym, aby skrócić czas przejazdu pieszych i karawan między tymi dwoma lokalizacjami. Wasza królewska wysokość? Czy nie znaleźliśmy już sposobu między tą dwójką? Zdziwił się Pietrow. Błotnistą ścieżkę utworzoną przez przechodzących po niej ludzi można uznać za drogę? Mając niecałe dwa metry szerokości, zasypany błotem przez deszcz, a w dodatku z nim wszystkimi dziurami, nigdy nie będzie nadawał się do szybkich wagonów. Roland potrząsnął głową. Chcę zbudować drogę, na której pomieszczą się co najmniej dwa wagony obok siebie. Droga, która jest płaska i prosta i która nie będzie zalana wodą podczas deszczu, dokładnie tak jak droga w Bordertown. Masz na myśli żwirową drogę? Pełniący obowiązki księcia wyglądał na nieco zaskoczonego, koszty takiej drogi nie są niskie, mularz musi wyciąć kamienie, a następnie wybrać kamienie o odpowiednich rozmiarach, które można połączyć. Żwirowa droga do Bordertown kosztowałaby co najmniej pięć tysięcy złotych członków rodziny królewskiej i z całym szacunkiem Wasza Wysokość, nigdy nie dostaniemy tak dużo pieniędzy bez podwyżki podatków. Twierdza musi jedynie zapewniać siłę roboczą. Książę oświadczył bez ogródek, wydać ogłoszenie o rekrutacji na całe terytorium zachodnie, a nie tylko twierdzę Longsung, włączając w to wszystkie terytoria pozostałych szlachciców. Miesięczna pensja wyniesie sześć srebrnych członków rodziny królewskiej, a przy tej sumie uważam, że chętnych powinno być mnóstwo. Dla robotnika sześciu srebrnych członków rodziny królewskiej to dość wysoka pensja, Pietrowski skinął głową. Czy możesz mi powiedzieć, ile osób chcesz zrekrutować? Co najmniej dwa tysiące ludzi, odpowiedział Roland. Miesięczny koszt takiej liczby majsterkowiczów nie był małą sumą, łącznie z murarzami i żwirażami, w oczach innych z pewnością uznano by to za absurdalnie wysokie koszty. Bardzo niewielu lordów byłoby skłonnych zainwestować swoje pieniądze w zbudowanie czegoś, co pozornie nie zapewniałoby zysków i zwrotu. Ten proces myślenia można było dostrzec także w wyrazie twarzy Pietrowa. Ale teraz, gdy bordertowno mogło sprzedawać silniki parowe i utrzymywać równowagę między dochodami a wydatkami, przeznaczenie pozostałych pieniędzy na modernizację infrastruktury było niewątpliwie najlepszym wyborem. Przecież Roland nigdy nie zamierzał przechowywać w skarbcu całego złota członków rodziny królewskiej, czego często pragnęło wielu nowobogackich. Budowa wysokiej jakości drogi łączącej gród z miastem granicznym miała ogromne znaczenie nie tylko w celu ułatwienia handlu pomiędzy obydwoma miejscami, ale była także warunkiem szybkiego rozmieszczenia sił zbrojnych. Jeżeli podróż będzie utrudniona, to nawet jeśli w najwcześniejszym możliwym momencie otrzymam wiadomość o ataku na twierdzę, to do twierdzy będę mógł dotrzeć dopiero w ciągu trzech dni. Obawiam się, że do tego czasu sztandar wroga będzie już latamy nad najwyższą wieżą. Rozumiem, powiedział Pietrow. Teraz, kiedy masz tak wiele do zrobienia, wkrótce wrócę do bordatown. Wykonaj dobrą robotę, panie. Ambasadorze, nie zawiedź mnie. Co planujesz zrobić z ludźmi przetrzymywanymi w więzieniu, wasza wysokość? zapytał Petrow po chwili milczenia. Po raz pierwszy Roland nie wiedział, co odpowiedzieć, i po chwili ciszy powiedział, powstrzymajcie ich i tak nie będą mogli długo żyć. Wspinając się do Litletown, książę wyruszył w podróż powrotną do domu. Wygląda na to, że nie jesteś w dobrym nastroju, powiedział Nikhtingale, gdy pojawił się obok niego. Czy to z powodu cywilów? Wszyscy zostali zmuszeni przez Timotego westchnął Roland. Gdyby nie wzięli tych pigułek, w ogóle nie zachowywaliby się, jak jego sługi nie musieliby umierać na nieznanej ziemi. To nie jest twoja wina. Słowik wyciągnął rękę i chwycił go za ramię. Oczywiście, że nie powiedział Roland bez wahania. Gdybym ich nie powstrzymał, Bordertown stałoby się ofiarą rządzy władzy Timotego. I oczywiście kościół, który wyprodukował te pigułki, również jest jednym z winowajców. To jest powód, dla którego zniszczycie kościół, aby zakończyć spór, aby ludzie nie musieli już zabijać się nawzajem z tak bezsensownych powodów, prawda? Nick Tingalen zapytał z uśmiechem. Nieważne, czy są to zwykli ludzie, czy czarownice, pod twoimi rządami wszyscy będą żyli szczęśliwym życiem. Roland spojrzał w błyszczące oczy słowika i delikatnie pokiwał głową. Ach, to obietnica. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 203 dom może było jak błękitna ziemia, tylko bardziej płaska. Gdyby magie tu była, ćwierkałaby bez przerwy i mogłaby ją też zapytać, jak daleko jest jeszcze do wyspy, obecnie jedynym dźwiękiem, jaki słyszała, były fale morskie uderzające o burty statku. Choć słyszenie tego przez dłuższy czas stawało się nużące, dla załogi był to właściwie szczęśliwy traf, oznaczało to, że dzisiaj był dobry dzień na żeglowanie. Och, teraz jest kolejny, pomyślała Schess. Pod naciskiem stopy stara deska wydała lekki pisk, informując ją, że ktoś nadchodzi nie spodziewałem się, że rzeczywiście mieszkasz w takim miejscu jak śpiąca wyspa siwowłosy starzec podszedł do niej, opierając ręce na poręczy, to miejsce, choć wygląda świetnie, gdy nadejdzie przypływ, większość terenu zostanie zalana przez morze, nie nadaje się do osadnictwa Dlaczego nie zamieszkać w zatoce Crescent Mon? Jest to druga co do wielkości wyspa Fjordów. wciąż jest tam wiele niezamieszkanych przestrzeni Jedno Jack, kapitan czarującej piękności, jak sugerowało jego imię, miał na twarzy przepaskę, która całkowicie zakrywała lewe oko był także jednym z niewielu kapitanów, którzy byli gotowi przewozić towary dla czarownic, mimo że mieszkańcy fjordów nie nienawidzili czarownic, w przeciwieństwie do mieszkańców kontynentu, ale też nie lubili kontaktów z obcymi. Nie każdy chce mieć do czynienia z czarownicami, tak jak teraz się uśmiechnął się. Może rzeczywiście zaleje śpiącą wyspę, ale właśnie z tego powodu, jako trzecia co do wielkości wyspa fiordów, nadal jest wyspą bezludną. Trzecia co do wielkości wyspa nie oznacza, że oferuje również trzecią co do wielkości powierzchnię mieszkalną Kapitan Jack tylko wzruszył ramionami. Jeśli nie można na niej żyć, jej wielkość nie ma znaczenia, na przykład wyspa płonącego płomienia. To, w czym czarownice są najlepsze, to zmienianie natury powiedziała poważnie. Co więcej, teraz, gdy wyspa stała się naszym domem, dopóki nie będziemy musieli stawić czoła uciskowi kościoła, możemy stworzyć tam zupełnie inny świat. Nowy świat. Zatrzymała się na chwilę. Jak dużo czasu minęło od ostatniego razu, kiedy byłaś na śpiącej wyspie? Kapitan zdjął kapelusz i podrapał się w tył głowy. To już prawie miesiąc. Ostatnim razem musiałem dostarczyć partię czarownicy magazyn pełen perłowego ryżu. Prawdę mówiąc, kiedy zobaczyli grupę młodych kobiet bawiących się na statku, wyraz twarzy moich marynarzy był aż na zbyt głupi. Wiesz, jak trudno jest pasiastom przepłynąć morze, są jak wulkan, który w każdej chwili może wybuchnąć, ale na szczęście powstrzymałem ich od picia. W przeciwnym razie mój ukochany statek mógłby spotkać katastrofę. Ashes automatycznie zignorował drugą połowę swoich słów, miesiąc to wystarczający czas na dokonanie radykalnych zmian, kapitanie. Założę się, że kiedy ponownie zobaczysz śpiącą wyspę, będzie ona zupełnie inna niż ta, którą pamiętasz. Czy to prawda? Jacek gwizdnął. Więc nie mogę się doczekać. Poczekaj chwilę, co to jest? Pochylił się nad burtą statku, próbując spojrzeć przed siebie. Małpa. Coś jest przed masztem. Marynarz, znany jako małpa, za pomocą rąk stóp zwinnie wspiął się na bocianie gniazdo na szczycie masztu, a następnie podniósł lustro obserwacyjne i powiedział: Kapitanie, to powinna być wyspa. Wyspa? Co za bzdury wygadujesz? Kapitan wyjął kompas i spojrzał na niego. Nadal nie jesteśmy w pobliżu śpiącej wyspy, ale poza nią, jaka inna wyspa mogłaby to być? Ale to naprawdę jest wyspa, kapitanie, przysięgam. Dla mnie twoja przysięga jest równie przydatna jak pierdnięcie, pozwól mi spojrzeć powiedział Jack, zdejmując kapelusz. Nie, nie, kapitanie, nie podchodź tutaj, tutaj, na górze, wiatr jest bardzo silny po chwili obserwacji mąkę kontynuował, na trzech bogów. Krzyknął z niedowierzaniem, wiem, co to jest, to naprawdę śpiąca wyspa. Stał się wyższy. Czerująca królewna powoli zbliżyła się do molo śpiącej wyspy, a przewoźnik trudem wierzył własnym oczom. Wysoka wyspa przypominała małą górę wznoszącą się nad poziomem morza. Ściana góry była idealnie prosta i stroma, a jej szczyt znajdował się co najmniej o kilka stóp od poziomu morza. Asches, który przybył na wyspę po raz pierwszy, wykazał znacznie spokojniejszą reakcję niż większość pozostałych osób, co w oczach kapitana Jacka było symbolem spokoju i pewności siebie. Wygrałeś westchnął. Nigdy nie spodziewałem się, że uda ci się wznieść wyspę. Nic dziwnego, że będę szaleńców kościeleń w końcu nienawidzi waszych czarownic. Dzięki waszym zdolnościom jesteście niemal porównywalni z bogami. Wujku Jacku, to nie jest tak, jak mówiłeś, że wyspa się podniosła, powiedziała ze śmiechem młoda dziewczyna, która stanęła na molo, aby ich powitać. Właśnie zbudowaliśmy mur wokół śpiącej wyspy. Jeśli poczekasz chwilę, możesz pójść z nami i popatrzeć, żeby to zrozumieć. Skończywszy mówić, odwróciła się do Aschas i skłoniła głowę w pozdrowieniu. W końcu wróciłeś, lady Tilly mówiła o tobie od dłuższego czasu. Aschas dotknął jej głowy. Nie musisz być taka uprzejma, molle. Będę musiał cię męczyć noszeniem moich rzeczy. Zostaw to mnie, powiedziała dziewczyna, klepiąc się po piersi. Gdy marynarze przenieśli ziarno z na molo, Molly wezwała swoją magiczną służącą, jasno niebieską kulę z dwoma ramionami, którą można było dowolnie przekształcać. Ręką chwycił kilkanaście worków zboża. Niedługo potem ramię zamieniło się w sieci i zostało mocno chwycone przez drugie ramię, podczas gdy kula unosiła się w powietrzu. Potem z dumą powiedziała: Chodźmy. Och, to naprawdę wygodna umiejętność kapitan uderzył pięścią w dłoń. Mężowie, widzieliście to? Dzieła, do którego potrzeba tak wielu z was, wykonała mała dziewczynka. Zbudowane molona wyspie sięgało połowy wysokości muru. Jeśli kiedykolwiek chcieli wejść na szczyt i wejść na wyspę, cała grupa ludzi musiałaby wspiąć się po schodach krążących wzdłuż ściany. Asches natychmiast zrozumiał ideę budowania muru otaczającego wyspę. Zamiast podnieść wyspę, raczej podnieśli jej zarys, zamieniając całą śpiącą wyspę w basen otoczony grubą krawędzią. A ta krawędź, która otaczała wyspę, była tak zwaną ścianą, o której mówiła mol. Po wewnętrznej stronie muru znajdowało się wiele schodów prowadzących w dół, a poniżej nich leżała śpiąca wyspa. To jest niewiarygodny kapitan Jack cmoknął wargami. Zmieniłeś ty wyspę w miasto. Wyobraź sobie tylko, jakby to wyglądało podczas przypływu, mój Boże, mieszkałbyś poniżej poziomu morza. Rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, Molly nie mogła ukryć uśmiechu. Z tego powodu mamy również dwa doki, jeden na dnie oceanu, a drugi na poziomie morza. Oczywiście można też powiedzieć, że jedno znajduje się na poziomie morza, a drugie w powietrzu. Docierając do centrum wyspy, natknęli się na wszelkiego rodzaju domy. W przeciwieństwie do tradycyjnych domów z drewna lub cegły, budynki te sprawiały wrażenie ściany, jakby właśnie wyrosły z ziemi, spajając bryłę domu z gruntem. Nie ma wątpliwości, że razem ze ścianą zaliczają się do arcydzieł lotosu. Siostro Asches, dom na najbardziej północnym krańcu to pałac Lady Tilly, zabiorę ze sobą kapitana, aby dokończyć dostawę, nie musisz po to przychodzić, najlepiej będzie, jeśli najpierw udasz się dojść do pani dziewczynka pomachała w stronę ścieżki. Asches skinął głową i pożegnał się z tą dwójką, szybko podążając ścieżką na północ. Po drodze widziała wiele znajomych twarzy, wszystkie albo kłaniały się na powitanie, albo machały do niej z uśmiechem. Ojczyzna czarownic, to słowo stawało się coraz jaśniejsze w sercu Asches, napełniając całe jej ciało siłą. Założycielko ojczyzny była Till Wimbledon, królowa czarownic. I w przeciwieństwie do pałacu królewskiego, w jej przystronnym domu nie było żadnej straży, nie było też zamków w drzwiach, pozwalając Asches przejść przez przedsionek i bezpośrednio wejść do korytarza, tylko po to, by zobaczyć przed sobą znajome plecy. Cicho podeszła na palcach za swoją odpowiedniczkę i zakryła rękami oczy siwowłosej kobiety. Dostrzegłem cię, gdy tylko dotarłeś do drzwi zaśmiał się drugi. Nie zapomnij, jak na początku wybrałem cię z tłumu. Niezwykłość potrafiła wyczuwać magię innych, a pomiędzy dwójką niezwykłości to uczucie było jeszcze silniejsze. Stało się tak, ponieważ ich magia była ze sobą połączona niczym niewidzialne pęta, mocno łączące Tilly i ją. Wróciłem powiedział cicho Ashes. N odpowiedziała radośnie Tilly. Witaj w domu. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 204 Tilly w przez chwilę oboje cieszyli się ciepłą atmosferą, aż uwaga Ashes przyciągnęła stojąca przed nią grupa gadżetów przypominających klejnoty. Zapytała z zaciekawieniem, co to jest? Choć Tilly poklepała miejsce obok swojego ciała, pokaże ci coś ciekawego. Ascha posłuchała jej sugestii i usiadła po turecku obok Tilly, obserwując, jak nakłada na dłoń białą jedwabną rękawiczkę, w której na grzbiecie dłoni osadzony jest kryształowy rubin. To jest kamień tropiący, Tilly nie dała jej odpowiedzi. Zamiast tego po prostu się uśmiechnęła i wyciągnęła rękę w stronę otwartego powietrza, nagle błyskawica wyskoczyła z jej palców i uderzyła w ziemię, wydając trzaskający dźwięk, po czym z ziemi uniósł się dym, w końcu pozostawiając czarny ślad wielkości dłoni. Ashes nie mogła uwierzyć własnym oczom. Masz nową zdolność. Tyl Wimbledon była niezwykła, jej magię można było używać tylko na niej samej, co przejawiało się w jej niezrównanej inteligencji, uniemożliwiającej jej manifestację magii w typowy sposób umiejętności czarownic. Błyskawica, która właśnie się pojawiła, oznaczała, że posiada teraz zupełnie nową zdolność, coś, co powinno być niemożliwe. Czarownica nigdy nie mogła posiadać dwóch rodzajów podstawowych zdolności. Był to zdrowy rozsądek, którego wszystkie wiećmy były świadome. Till zdjęła rękawiczka i podała ją Ashesowi. To nie tak, że mam nową umiejętność, raczej jest to spowodowane tym kamieniem. Uśmiechnęła się. Mam od zmiany sposobu działania twojej magii i sprawienia, że twoja magia będzie nawet wykazywać efekt całkowicie odwrotny do obecnego. Kiedy Ashe spotarła klejnot na rękawicy, doznała szoku, od razu wiedziała, że tyle jej nie okłamała, co oznaczało, że odtąd czarownice nie walczące również będą miały zdolność do walki, co znacznie zwiększy zdolność czarownic do przeciwstawienia się wrogowi. Ile mamy tych kamieni? Jest tylko jeden. Wydawało się, że Tilly już zrozumiała proces myślowy. Ashes w dodatku nie jest też łatwy w użyciu. Musisz zaakceptować magię jako coś, co faktycznie istnieje. Wtedy musisz wypełnić kamień tą magią i dopiero wtedy będziesz mógł ją uwolnić. Ashes, zamyślony przez długi czas, pragnął tego, lecz nie było widać ani śladu światła. Czy teraz mi wierzysz? Tilly powiedziała złośliwie, nam nadzwyczajnym jest lepiej niż innym. Potrafimy wyczuć magię, dla innych czarownic jest to o wiele trudniejsze. Doprowadza naszą wyobraźnię i zrozumienie do granic możliwości. Prawdę mówiąc, przetestowałem już wiele czarownic, ale tylko dwie do trzech nas to było w stanie to zrozumieć i wyzwolić błyskawicę wystarczająco wcześnie. Naśmiewasz się ze mnie, że jestem tępy? Ashes zdjął rękawiczkę i rzucił ją na bok. W zasadzie Tilly uniosła brwi, w tamtym czasie po prostu użyłam. Aby ją powstrzymywać, Ashes ją pocałował, pozwalając jej tylko nucić przez chwilę. Kiedy w końcu się rozstali, ten ostatni przyjął to do wiadomości długi oddech. No cóż, wcale nie taki głupi. A co się dzieje z tymi innymi kamieniami? Jakby chcąc kontynuować, Ashes oblizała wargi Dopiero w obecności piątej księżniczki mogła się w pełni zrelaksować. Czy to możliwe, że każda z nich posiada inny rodzaj zdolności? Tak, dają inny wynik potwierdziła Tillę, a rumieniec wciąż nie zniknął z jej policzków. Jednak nadal nie pozwolą zwykłej osobie posiadać zdolności widmowych. tylko ludzie posiadający magiczną moc mogą je obudzić. Zrobiła pauzę. Co pozostawiło mnie z pytaniem? Jakie jest twoje pytanie? Czym właściwie jest magia? Tilly powiedziała powoli, słowo po słowie, przez długi czas zdolności czarownic były różnorodne i bardzo zróżnicowane, co wskazywało na wysoki stopień niepewności, a w postrzeganiu tego, co niezwykłe, czarownice również były inne. Ale dzięki tym dziwnym kamieniom magia staje się zupełnie taka sama, dzięki niemu każda wiedźma może uwolnić dokładnie tę samą zdolność. Dlatego mogłem wcześniej podążać złym tropem, magia sama w sobie jest być może jednym z rodzajów wszechpotężnej mocy, ale my, czarownice, możemy jedynie manifestować jedną z jej form. Więc te magiczne kamienie? Zapytała S.H. Mogą jedynie uwalniać, ale nie mogą zgromadzić magii. Nie jest jasne, czy zostały stworzone przez człowieka, czy przez naturę Tilly z żalem stwierdziła. Według legendy odkryto je wewnątrz reliktów. Obecnie większa ich część rozprzestrzeniła się już w społeczeństwie, udało mi się zebrać tylko tyle. Słyszałem, że we wschodniej części regionu Morskiego Wiatru leżą starożytne ruiny, bardzo chcę tam pojechać i zobaczyć, może znajdę tam więcej informacji o magii i trochę informacji na temat zapomnianej historii. Kilka słów, których użyła Tillę, sprawiło, że Ashes nie była w stanie zrozumieć tego, co usłyszała, a co więcej, Ashes niechętnie pomyślała: w końcu, dopóki możemy żyć, kogo obchodzi to, co się stało 400 lat temu lepiej, żebyś tego nie robił? W tej chwili region morskiego wiatru jest najniebezpieczniejszym regionem w całym królestwie Grejcastle. Dlaczego? Zanim wyruszyłem z portu portuclerwater, słyszałem, jak marynarze rozmawiali o wysłaniu floty czarnych żagli garci Wimbledonu, której celem jest region Sawint należący do Timotego. Bezpośrednio uderzenia w jego obozy z za linii frontu. Ashes wyjaśnił, kiedy w końcu zniesiono stan wojenny, skorzystałem z kolejnej okazji, aby opuścić port. Jeśli moje informacje są prawidłowe, obawiam się, że region Morskiego Wiatru zamienił się już w Morze płomieni. Nadal ze sobą walczą Tilly wyglądała na nieco zaniepokojoną. W ten sposób kościół to wykorzysta i rozpocznie inwazję. Jeśli nie potrafimy się zjednoczyć, Greycastle upadnie. Tak samo jak to się stało z Królestwem Wiecznej Zimy, zostaniemy pąknięci przez kościół. To zdanie zapoczątkowało Ashes i zostało natychmiast zauważone przez Piątą Księżniczkę. Co to jest? Nic posłała jej mrugnięcie okiem. Wyglądasz trochę podobnie do Rolanda Wimbledonu. Co więcej, powiedział mi to samo. Och, widziałeś go? Wybrano zainteresowanie Tilly. Swoją drogą, nic mi nie powiedziałeś o wycieczce na zachód. Słyszałam, że Stowarzyszenie Współpracy Czarownic znajduje się w Border Town, ale cień powinien był ci już o tym powiedzieć, a Sches objęła swoją odpowiedniczkę. Rezultaty, które odkryłam, były takie, że tak zwana Święta Góra, którą rzekomo znaleziono, było oszustwem stworzonym przez Rolanda. Przejął Stowarzyszenie Współpracy Czarownic i potajemnie werbował Czarownicę. Potem opowiedziała Tilly, co słyszała i widziała w ciągu tygodnia, kiedy przebywała w Town, a na koniec powiedział mi też, że musimy się zjednoczyć, jeśli chcemy przeciwstawić się kościołowi. Jeśli kiedykolwiek zaatakują nas tutaj, we Fiordach i nie będziemy mogli dłużej zostać, w Bordertown zawsze będziemy milen widziani. No cóż, Tilly pomyślała przez chwilę, a potem nagle powiedziała, ten człowiek nie jest Rolandem Wimbledonem. Został przez kogoś zastąpiony. Co? Mówiłaś, że zgromadził wokół siebie mnóstwo czarownic, prawda? Domyślam się, że wśród nich była wiedźma, która przejęła nad nim kontrolę lub po prostu zmieniła swój wygląd, aby dopasować go do jego. Tilly powiedziała bez ogródek, Dorastałem z Rolandem. Jasne jest, że i w porównaniu z moimi dwoma pozostałymi braćmi i trzecią siostrą, zawsze najgorzej mu wychodziło ukrywanie prawdy, nawet jeśli miał powiedzieć kłamstwo, kłamstwo nadal byłoby pełne stuluk prawnych. Niemożliwe jest dla niego przebrania się za inną osobę. Jeśli chodzi o broń, której, jak mówiłeś, mogłaby użyć w walce z armią Kary Bożej, oni tylko to udowadniają. Jednostka może ukrywać swój prawdziwy charakter, ale nie może udawać wiedzy naukowej, mentorzy dworcy nigdy go tego nie nauczyli, więc skąd on może to wiedzieć? Tille stwierdziła: Ludzie, którzy przychodzą na świat, nie rodzą się z wiedzą, więc z pewnością nie jest on moim głupim, irytującym bratem. Czy? Tak właśnie jest? A.S.H. zmarszczył brwi. Mimo to nadal muszę się z nimi skontaktować, westchnęła Tille. W końcu Roland Wimbledon to nadal mój brat. Nawet jeśli jest ignorantem i niekompetentnym człowiekiem, nie oznacza to, że jest beznadziejny. W porównaniu z innymi był najbardziej nieszkodliwy. Mam więc nadzieję, że czarownicę z Stowarzyszenia współpracy czarownicy jeszcze go nie zakopały w ziemi. Nie sądzę, żeby tak zrobili, z chlape pomyślała o Wendę. Zostawiłam też Magogę z nim, pod koniec miesiąca powinna wrócić i przynieść nam wieści z bordertown. W końcu to jedyny sposób, w jaki Nęsku skupiamy się teraz na tym miejscu. Mówiąc aż do tego momentu, piąty książę uwolnił się z objęć, poszedł do ogrodu i powiedział z otwartymi ramionami, teraz, kiedy jesteś z powrotem, można wreszcie wdrożyć program czyszczenia. Nie chcę, żeby we Fiordach pozostał żaden ślad kościoła, bo tylko wtedy Fiord stanie się naprawdę domem czarownic. Słońce świeciło z ciała Tilly, sprawiając wrażenie, jakby było pokryte warstwą złota. Długie, siwe włosy głęskały jej policzki jak złote nici, jej twarz była pełna pewności siebie, jakby nie istniała żadna trudność, która mogłaby ją powalić. Chcę poświęcić swoje życie tobie, moja czcigodna królowo. Popiół złożył ślub z uśmiechem. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 205 Mikroskopy po odparciu sił zbrojnych Timotego w Bordertowym ponownie zapanował spokój. Roland wybrał trzy osoby z Ministerstwa Edukacji i Urzędu Miejskiego i dodał kolejnych dwóch nauczycieli, tworząc zespół, który następnie wysłał wraz z niektórymi książkami Sorei do twierdzy Longsong. Nieważne jak duży efekt mogli osiągnąć, w końcu zrobił pierwszy krok w kierunku asymilacji i twierdzy. Pietrow, choć nie wyróżniał się w dowodzeniu w bitwie, jego osiągnięcia w administracji były znakomite. W ciągu zaledwie tygodnia do bordertown przybyło jeden po drugim dwa zwerbowanych robotników drogowych pod eskortą kawalerii. Gdyby nie druga partia dziesięciu wielkich pieców, które już wprowadził do produkcji, Roland nigdy nie odważyłby się podjąć zdecydowanego postanowienia o budowie twardej drogi pomiędzy obiema lokalizacjami. Ale teraz wreszcie miał okazję ekstrawagancko wydać dużo pieniędzy. Roland nazwał tę drogę Kingdom Main Street, a Karl, szef Ministerstwa Budownictwa, był w pełni odpowiedzialny za jej budowę. Jego struktura i ulicy w mieście były dokładnie takie same warstwa żwiru stabilizowana cementem. W czasach, gdy nie było jeszcze ciężkich pojazdów, tego rodzaju nie wystarczały już do realizacji wszelkich zadań transportowych. Co więcej, przy dobrych właściwościach odwadniających, jeśli okoliczności tego wymagają, zawsze można później dodać na nawierzchnię betonową lub nawet asfaltową. Aby zawsze mieć wystarczającą ilość materiału budowlanego, cztery frezarki parowe zastąpiły siłę roboczą niezbędną do kruszenia kamieni, wytwarzając dziesiątki ton żwiru i materiału każdego dnia. Dalszy wzrost wydobycia utrudniały zbyt małe możliwości transportu, dlatego w przypadku wielu kamieni potrzeba było kilkuset ludzi, którzy w ciągu dnia przewozili kamieniem wagonami na plac budowy. W przypadku dróg późniejszej generacji wystarczyłby jeden wagon do transportu całego ładunku. Z wyjątkiem czterech pieców, w których opalano cegły gliniane, pozostałe wielkie piece zostały przystosowane do produkcji proszku cementowego. Po przejściu wielokrotnych testów komponentów, a także upewnieniu się, że kopalnia dostarcza wystarczającą ilość sproszkowanego żelaza, produkcja cementów Border Town, niezależnie od tego, czy chodzi o jakość, czy ilość, obie okazały się znacznie lepsze niż oryginalne partie. Jednak masowy transport żwiru i mączki cementowej przyniósł także duże negatywne skutki dla miasta, którego najpoważniejszym problemem był pył. Aż do popołudnia wiosłaby wiatr, więc na niebie można było zobaczyć gęstą chmurę pyłu, która zabarwiła ulicę na jasnożółtą. Chociaż w większości mieszkańców miasta nie przeszkadzała taka sytuacja, dla Rolanda nie było nic gorszego niż konieczność zamknięcia wszystkich drzwi i okien podczas upalnego lata. Dlatego też wagony do transportu proszku cementowego już wielu zostały możliwie najszybciej wyposażone w pokrywę, aby zmniejszyć rozproszenie podczas transportu. Jednocześnie wykorzystał to jako szansę na promowanie zdolności liści. W ciągu kilku dni wnętrze miasta pokryły się drzewami dającymi cień, były to symetryczne drzewa parasolowe, z których liściem wyrosły jedna gałąź za drugą, sprawiając wrażenie, że sceneria wydawała się pełna zieleni aż do samego końca. Oko widział: Dzięki dodatkowemu apelowi Rolanda do wszystkich ludzi, aby przejęli inicjatywę i spryskali kurz wodą, sytuacja szybko uległa poprawie. Odległość między tymi dwoma miejscami w prostej linii wynosiła niecałe 70 km, ale biorąc pod uwagę, że droga miała omijać przedłużenia pasma górnie przejezdnych, całkowita długość drogi wyniosłaby około 100 km, a przewidywane czas jej budowy wyniósłby jeden rok. Przy drogach tak doskonałej jakości przydatne mogą być również niektóre nowoczesne rodzaje pojazdów, takie jak rowery i samochody parowe. W jego wizji przyszłości rozwój edukacji i modernizacja dróg były niezbędnymi krokami, aby połączyć oba miasta. Podobnie jak miasta późniejszych pokoleń, energicznie przeprowadzałyby integrację miejską. Gdy teren pomiędzy tymi dwoma miejscami został w pełni otwarty, miasto granicznej twierdzy Longsong powoli połączyło się w jedno ogromne miasto. A gdyby w ogóle udało mu się zintegrować południowe wzgórze z miastem, mógłby otworzyć ścieżkę przez skraj gór, a nawet zdobyć dla siebie wyjściowy port morski. Oczywiście możliwość zagospodarowania tak dużych obszarów wymagałaby jeszcze większej populacji. A w obliczu możliwości wybuchu wojen, miasto musiałoby być samowystarczalnym w zakresie produkcji i żywności, zapewniając jednocześnie znaczną liczbę pracowników do produkcji przemysłowej. Ze wstępnych obliczeń wynika, że potrzebowałoby około 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy największe miasto Greycastle, Astle, King's City, liczyło tylko około 20 000 do 30 tysięcy mieszkańców. Myśląc o tej kwestii, Roland przypomniał sobie, że północ i południe Królestwa Grey's Astle to miejsca, które niedawno doświadczyły wojny. Zatem gdy nadejdzie zima, prawdopodobne jest, że napłynie duża liczba uchodźców pozbawionych żywności i odzieży. Oferując im jedzenie i ciepłe schronienie, wszyscy mogą zostać wchłonięci przez bordertowne. Co więcej, muszę również wziąć pod uwagę, że w królestwie emblezwinte i królestwie Wilczego Serca powinno być również wielu uchodźców. Z tego powodu lepiej byłoby napisać do Małgorzaty list i poprosić ją, aby pomogła mi dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w tych dwóch krajach. Kiedy książę skończył spisywać najnowszy program rozwoju, złożył papier i włożył go do szuflady. Następnie przeciągnął swoje napięte ciało i postanowił udać się do pokoju Anny, aby zobaczyć, jakie postępy zrobiła w tworzeniu soczewki. Odkąd dowiedział się o przyczynach magicznej ewolucji Sorei, zapragnął zbudować mikroskop, który umożliwiłby wieźmom obserwację struktury komórek. Gdyby udało im się na własne oczy zbadać niezwykły mikroskopijny świat, mogłoby to skłonić jeszcze więcej czarownic do wyewoluowania nowej zdolności, a w najgorszym przypadku przynajmniej wzbudzili ich zainteresowanie poznaniem tej rzeczy. W przypadku produkcji mikroskopów stworzeniem wypukłej soczewki odpowiedzialnej za powiększenie obiektu nie było trudne, trudność polegała na tym, że ogniskowa była inna dla każdej ręcznie polerowanej soczewki, dlatego dopasowanie okularu do obiektywu było delikatnym zadaniem wymaga częstej regulacji i odległości pomiędzy dwoma obiektywami. Tylko raz opisał zasady działania soczewki wypukłej, a następnie dała na nie kilka kawałków kryształów doskonałej jej jakości, pozwalając jej przeciąć soczewki i zmierzyć ich ogniskową. Teraz, po trzech dniach, serce Rolanda było pełne ciekawości, w jakim stopniu Anna była w stanie to uświadomić. Kiedy podszedł do drzwi pokoju Anny, Nick ale posłał mu uśmiech, stojąc pod ścianą. Zdawała się mówić, że nie zamierza za nim podążać, ponieważ skróciła czas ukrywania się, Roland nie musiał już zgadywać, gdzie się znajduje. A kiedy on i Anna chcieli być sami, ona zawsze wolała stać w odległym miejscu. Kiedy otworzył drzwi, zobaczył Annę siedzącą przy stole i bawiącą się metalową rurką. Jak to jest? zapytał, robiąc krok do przodu. Chwilę po tym, jak pytanie opuściło jego usta, doznał szoku. Na stole leżało kilka instrumentów przypominających prawdziwy mikroskop, bardzo przypominających szkice, które dla niej narysował. Dzięki kilku produktom testowym, którym wykonałem według Twoich projektów, rzeczywiście widzę wiele szczegółów, które zwykle są bardzo trudne do odkrycia. Podniosła wzrok, pozwalając, by jej smukła grzywka zsunęła się z jednej strony twarzy. Użyłem go do przyjrzenia się papierowi, liściom i stojącej wodzie i odkryłem, że wyglądają zupełnie inaczej niż zwykle. Od czasu ich przeżycia podczas lotu balonem na ogrzane powietrze, kiedy oboje byli sami, Anna nie używała już żadnych tytułów, co także sprawiło, że poczuł się znacznie bardziej zrelaksowany. Jak to zrobiłeś? wykrzyknął Roland. Szkic był tylko przybliżonym zarysem. Zarys wystarczył, zaśmiała się Anna. Widzicie, jeśli okular i obiekty ustawione są w odpowiedniej odległości, to mogą pełnić rolę wzmacniacza. Następnie wystarczyło je jedynie przymocować do żelaznej rury i w ten sposób korpus mikroskopu był gotowy. Testując powiększenie obiektywu, odkryłem, że obiektyw i cel obserwacji muszą znajdować się w określonej odległości, w której mogę zobaczyć wyraźny obraz, za każdym razem, gdy trzęsły mi się ręce, obraz stawał się zamazany. Z twojego diagramu wynika, że potrzebna jest ramka, do której można przymocować obiektyw, oraz platforma, którą można przesuwać w górę i w dół, aby uzyskać najlepszą odległość od obiektu. Zatrzymała się. Ale trudniej jest ustalić, do czego służy dolny element. Czy możesz powiedzieć, do czego służy? Roland przebiegł wzrokiem po rysunku i odkrył, że ten problem był jego własnym błędem. Było to lustro, które służyło do zwiększenia światła padającego na obiekt, ale w tamtych czasach nie wynaleziono jeszcze lustra tęciowego. Typowy arystokrata nadal używał lustra z brązu lub lustra żelaznego, aby zaaranżować swój wygląd. Chociaż mieli szklaną ramę, która została pokryta cienką srebrną warstwą w pałacu cesarskim, aby uzyskać lepszy efekt odbicia. Nawet bez tego lustra, o ile światło słoneczne było wystarczająco mocne, mikroskop mógł być nadal używany. Po szczegółowym wyjaśnieniu lustra nie mógł powstrzymać się od zdumienia z rozumieniem Anny. Nawet opierając się wyłącznie na wstępnym rysunku konturu, stworzyła produkt zbliżony do gotowego produktu, co byłoby dla niego absolutnie niemożliwe. Widząc, że gdy Anna pochyliła głowę, żeby przyjrzeć się nowemu obiektywowi, odsłaniając swoją jasną szyję, Roland nie mógł powstrzymać się od kroku do przodu i chęci pocałowania. Ona jednak po prostu położyła mu dłoń na twarzy i delikatnie odetchnęła go. Później, Wasza Królewska Wysokość, jestem teraz zajęty. Ach, dobrze. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 206 Ryowadów ostatecznie problem lustra rozwiązała Soreja. Według niej poszła po trochę rtęci z laboratorium i rozprowadziła ją bezpośrednio na szkle, a następnie nałożyła na nią błyszczącą warstwę. W ten sposób uzyskała efekt podobny do lustra rtęciowego, ale jednocześnie wyeliminowała ryzyko związane z zatruciem oparami rtęci. W porównaniu do wklejanego srebrnego lustra, ogólnie powlekane lustro zapewniało znacznie lepsze odbicie. Następnie Roland po prostu odłożył pewną liczbę kryształowych naczyń, aby każda czarownica mogła dostać małe ręczne lusterko. Mały prezent, który pozwolił czarownicom wyraźnie zobaczyć ich wygląd, bardzo ją szczęśliwił, nawet scroll, który zwykle miał neutralny wyraz twarzy, pokazał rzadki uśmiech. Widząc to wszystko, Roland westchnął z żalem, choć czarownice nie były płodne, to jednak z natury były kobietami. Niestety, ten przydatny towar nie mógł być tymczasowo sprzedawany społeczeństwu po niskiej cenie. W końcu jego podstawa została wykonana z bardzo drogiego szkła kryształowego. Co więcej, laboratorium zużyło dużo szkła kryształowego do stworzenia tego bezbarwnego, przezroczystego pojemnika. Koleśniki, wbrew temu, czego można było się spodziewać, wiedział, jak wytworzyć szkło kryształowe, ale laboratorium było obciążone innymi zadaniami, więc rzadko zdarzały się puste ręce. Większość uczniów była zajęta rafinacją dwóch kwasów, nasiąkając ogniem bewełnę. Podczas gdy główny alchemik wybrał dwie lub trzy dyscypliny i całkowicie skoncentrował się na usunięciu bariery uniemożliwiającej powstanie piorunia nurtańci, Dopóki nie zbadano dokładnie przemysłowej metody kwasowej, na razie nie chcieli robić nic innego. Oprócz odbijającego lusterka Roland zasugerował również, że zamiast ręcznie przesuwać scenę w celu kontrolowania odległości od obiektu, można to zrobić również przekręcając małe pokrętło z boku. Wystarczyło, że opisał te dwie zmiany w kilku słowach, zanim Anna zrozumiała, co miał na myśli. Przywołując swój czarny płomień, szybko zbudowano nową konstrukcję stabilizującą. Następnie wybrała dwa zestawy soczewek o największym powiększeniu, tworząc w ten sposób pierwszy mikroskop optyczny. Korzystając z wystarczającej ilości popołudniowego słońca, Roland zwołał wszystkich członków Związku Czarownic na podwórko, rozpoczynając w ten sposób pierwszym w historii zajęcia z biologii podstawowej. Kiedy Lily przyszła na podwórko, odkryła, że rośliny stały się bardziej bujne i kwitły. Winogrona na drewnianej ramie przybrał jasny, czerwono odcień. Mgliste wspomnienie podpowiadało jej, że do osiągnięcia dojrzałości pozostał niecały tydzień. Od czasu do czasu Lig Thing przylatywał i zrywał dla każdego kiść dojrzałych winogron. A ten duży i głupi ptak, który niedawno dołączył do Border Town, bez ogródek usiadł na szczycie półki, podnosząc głowę, by dziobać winogrona i połykać je. Na podwórku, w cieniu, siedzieli jego królewska wysokość Janna. Rozmawiali ze sobą szczęśliwie, wyglądając jak intymna para. Ale Lil wiedziała, że na pewno nie mówili sobie słów uczuć. Gdyby miała do nich podejść, żeby ich posłuchać, z pewnością usłyszałaby mnóstwo niezgłębionych, tajemniczych rzeczowników wchodzących w skład debaty, której nie była w stanie zrozumieć. Na przykład o tym, jak wyglądają małe kulki, jak kot mógł być jednocześnie żywy i martwy, materia zamieniła się w fale i tak dalej. Pewnie z tego też powodnik Htingale zawsze trzymał od nich dystans pięciu metrów. Przecież słuchając ich przez dłuższy czas, każdemu z pewnością zrobiłoby się sennie, a i... Wendy zawsze czekała ze zwojem, ilekroć ją spotykała, Wendy pokazywała delikatny i miękki uśmiech. Czasem nawet miała wrażenie, że z punktu widzenia drugiej osoby postrzegana jest jako dziecko. Lil wystchnęła bezradnie, najpierw patrząc na pierś Wendy, a potem pochyliła głowę, żeby spojrzeć na swoją. Rzeczywiście dzieliły ich światy. Kiedy mogą się w to zmienić, może wtedy nie będę już uważana za dziecko. Gdy wszystkie czarownice przybyły, Lord Roland położył na stole dwa szaro-czarne metalowe przybory, twierdząc, że to dzięki nim będzie można zobaczyć maleńki świat mikroskopii. Lily pomyślała, może po powiększeniu obiekt nie będzie już taki sam, ale wszystko na świecie składa się z małych kuleczek. Zawsze trudno jej było w to uwierzyć, w końcu jak toczące się kule mogły uformować solidną skałę. Jego królewska wysokość wysłał strażnika po wiadro wody, następnie wziął kilka kropli i umieścił je pod mikroskopem, co było czymś innym niż spodziewała się Lile. Woda w wiadrze nie była ani mętna, ani brudna. Zamiast tego było tak jasne, że widziała odbicie słońca na dnie, jakby w ogóle nic tam nie było. Czy to naprawdę możliwe, że z pod mikroskopu widać płynące kule? Coś się porusza w wodzie. Ku jej zaskoczeniu jedna z sióstr krzyknęła, a gdy jej głos obniżył się, wrzesnęła ponownie: Ach, uciekło! Więcej niż jeden wydaje się, że jest ich o wiele więcej. Dobryłe skawy to są rybaki. Żadne z nich nie wygląda tak samo. To bardziej przypomina przezroczysty krab. W serce Lil nagle się zatrzymał, Nie małe kulki, ale rybaki. Jego królewska wysokość rzeczywiście skłamał. Jednak to, że są tam owady, też jest bardzo dziwne. Ach, spójrz tylko na wodę. Najwyraźniej nic w niej nie ma. Kiedy przyszła jej kolej, dziewczynka nie mogła już udawać obojętności. Ruszyła w stronę mikroskopu i niecierpliwie zmrużyła oczy, żeby przyjrzeć się sobie. I wtedy zobaczyła niesamowitą scenerię. Właśnie w wąskim, oświetlonym obszarze widziała wiele dziwacznych, lekkomyślnie poruszających się obiektów, niektóre miały kwadratowe kształty, inne całe ciała były pokryte głoskami, niektórym wyglądały jak mieszanka gatunków rybaków i krabów, a jeszcze innym wyglądały nieco podobnie do podstawy ziarna pszenicy. Bez względu na to, jaki dziwny kształt miały, wszystkie były w większości przezroczyste, jakby nie miały wokół siebie skóry ani skorupy, co pozwalało wyraźnie zobaczyć wewnętrzną strukturę ciała. Oczywiście żołądek tych owadów był prawie tak samo pusty, jak ich otoczenie. Wasza królewska wysokość, czy to naprawdę są owady? Zapytał Skroll. To, co widzisz, powinno być jakimś prymitywnym organizmem lub jednokomórkowymi glonami. Nazywanie ich owadami nie jest do końca właściwe, należy je zaliczyć do klasy mikroorganizmów. Książę wyjaśnił. Mikroorganizm? Tak, są także niezależną formą życia, ale ich kształt jest znacznie mniejszy, poza tymi dwoma, które widzisz, są też jeszcze mniejsze bakterie i wirusy. W chwili obecnej powiększenie mikroskopu nie jest wystarczające, aby móc zobaczyć te dwa mikroorganizmy. Są także przyczyną wsucia się żywności i wielu innych chorób. Im więcej jego wysokość Roland wyjaśniał, tym bardziej stawał się porywający. Te nieskończenie małe formy życia są wszędzie i jest ich wiele różnych rodzajów. Na szczęście większość z nich jest wrażliwa na wysoką temperaturę, dlatego wody gotujemy przed wypiciem, gotujemy rybę przed zjedzeniem i nie wykorzystujemy ponownie wody do kąpieli. Choć trudno jej było sobie wyobrazić, że istnieją jeszcze mniejsze stworzenia, gdy pomyślała o tym, że pijąc, połknie też do brzucha mnóstwo owadów, Lila poczuła gęsią skórkę na całym ciele. Czy jego królewska wysokość nie powiedziała, że te skromne drobiazgi są przyczyną wsucia się żywności? Jeśli uda mi się zachować świeżość owsianki chlebowo-mięsnej, to woda też powinna być możliwa. Myśląc aż do tego momentu, nie mogła się powstrzymować, gdy uwolniła swoją magię, zakrywając kropelki pod mikroskopem. Powodując narodziny nieoczekiwanych zmian. Widziała, jak owady zaczęły drżeć, a potem zaczęły szybko zmieniać swój wygląd. Ich skóra nie była już przezroczysta, ale sprawiała wrażenie, jakby założyli fioletową zbroję. Potem na całym ich ciele zaczęły wyrastać długie macki, a wkrótce potem zaczęły połykać owady znajdujące się w ich otoczeniu, które nie uległy zmianie. Nie, to nie było w porządku. Zamiast przełknąć, Lily zobaczyła, że asymilowali się w zastraszającym tempie. Niczym ostry miecz, macki wbijały się w ciała innych mikroorganizmów, które następnie przybierały taki sam wygląd jak one. Nie wiedząc, czy to złudzenie, czy nie, wciąż czuła, że te przekształcone organizmy wciąż zmieniają niewidzialne stworzenia i nie minęło dużo czasu, zanim w wodzie pojawiła się mała fioletowa plamka. Po kilku oddechach pojawiało się coraz więcej tych fioletowych plamek, stopniowo łącząc się w jedną całość, jakby jej pole widzenia powoli zakrywało dywan w kolorze lawendy. Macki owadów ustawiały się jeden po drugim w rzędy, niczym starannie zorganizowana armia. Jakby wyczuli jej uwagę, wszyscy unieśli macki w górę, jakby w salucie. To był pierwszy raz, że zobaczyła prawdziwe oblicze swoich umiejętności. Uwolnij tę wiedźmy. Rozdział 207 Matki i repliki w swoim świecie mgłonik Htingale czekała, aż magiczna moc czarownicy ulegnie zmianie. W tym czarno-białym świecie rzadko miała okazję zobaczyć tak wiele jaskrawych kolorów. W porównaniu ze wspomnieniem czasu, kiedy poszukiwali Świętej Góry, magiczna moc w nich znacznie wzrosła. Nieustanna praktyka każdego dnia nie tylko pozwoliła im lepiej kontrolować swoje zdolności, ale także zwiększyła ich magiczne zasoby. Jednak Nikhtingale był głęboko poruszony wyrazem ich twarzy. Ze stowarzyszeniem współpracy czarownic, chociaż Wendy zawsze delikatnie je zachęcała, a cara zawsze pozostawała niezachwiana, ale nawet wtedy, gdy się ukrywali, nikt nie mógł spać spokojnie. Wystarczył wiatr, który poruszał trawę, aby obudzić siostry ze snów. Pod ciągłą pogonią kościoła i podejrzliwością mas nigdy nie mogli odetchnąć spokojnie. Nawet po wejściu w pasmo górnie przyjezdnych stres ten nie uległ znacznej redukcji. Nikt z nich nie wiedział, czy rzeczywiście uda im się dotrzeć na świętą górę i zdobyć upragnione miejsce, które będzie mógł nazwać domem. W tamtych czasach atmosfera w obozie była często bardzo ponura, a wyraz twarzy w większości sióstr był pusty i apatyczny. Ale teraz, gdy nie musieli już głodować i nie musieli się już martwić polowaniem na czarownicę kościoła, wszystkie ich twarze wypełnił niespotykany dotąd duch. Widząc, że wszyscy byli zrelaksowani i naturalnie uśmiechnięci, serce słowika również poczuło radość na myśl o ich pocieszeniu. W końcu święta góra nie znajdowała się na pustyni, ale w tym małym przygranicznym miasteczku. W tym momencie poczuła drżenie nici magii. Chmura z fioletowej mgły zaczęła się obracać, nieustannie otaczając i przyciągając do magicznego źródła, niczym miniaturowa burza. Tę szokującą scenę mogła zobaczyć tylko Nick gdy otrząsnęła się z początkowego szoku, patrzyła szeroko otwartymi oczami i wstrzymywała oddech, nie chcąc przegapić żadnego szczegółu, jak czar mną i soreją Dziś po raz pierwszy będzie mogła na własne oczy zobaczyć kondensację magii. W centrum tej burzy stała Lile. Była całkowicie zanurzona w mikroskopijnym świecie pod mikroskopem, nie zauważając, że magia w jej ciele uległa drastycznej zmianie. Chmura mgły stawała się coraz bardziej energiczna, stale zwiększając swoją prędkość obrotową, zdając się stać samotną istotą, ale w tym samym czasie sylwetka ta również zaczęła się zmieniać, nie pojawiając się już w swoim pierwotnym wirowym kształcie. W końcu magia została wciągnięta do środka, skondensowana w kulę, a następnie stopniowo ustała. Jej nowonarodzona magiczna moc nie przypominała ani solidnego i gładkiego sześcianu Anny, ani miękkiego jedwabiu Sorei. Miał tylko wielkość pięści, jego główny korpus był okrągły, ale na górze znajdowało się osiem par wijących się macek: cztery pary na dole i cztery na górze. Na pierwszy rzut oka przypominał, owada. Roland nigdy nie spodziewał się, że uzyska tak natychmiastowe rezultaty po pierwszej lekcji biologii podstawowej, a tym bardziej, że pierwszą tarownicą, która wyewoluowała swoją magię, będzie Lile. Ponieważ jej zdolnością było zachowanie i świeżości jedzenia, poza codzienną praktyką, Roland nie zlecił jej żadnych innych zadań, jej zrozumienie tych zdolności również nie było głębokie. Po wysłuchaniu pełnego raportu słowika, Roland zachował spokój i opanowanie, po prostu skinął głową, poczekał do końca lekcji, żeby móc poprosić Lilę, żeby została. Co powiedziałeś, że moje umiejętności ewoluowały? Lila również była całkowicie zdumiona. Nie widziałam tych piłek, o których wspomniałeś. Oczywiście, że nie Roland ze śmiechem potrząsnął głową. Te kulki są tysiące razy mniejsze od drobnoustrojów, nawet zakładając, że maksymalnie wykorzystamy mikroskop optyczny, nadal nie będziemy w stanie zobaczyć kulek, z których składa się cała materia. Czy tak jest? Pomyślałam, że dzięki zrozumieniu teorii piłki możliwe stanie się rozwinięcie naszych umiejętności, mknęła Lila. Nie wierzę, że wszystko na świecie składa się z małych kulek, czegoś tak twardego jak skała i stal. Gdyby naprawdę był zbudowany z wielu ułożonych w stos kulek, rozpadłyby się w kałurze piasku. A więc to jest powód, pomyślał. Wydaje się, że zrozumienie teorii mikrocząstek nie jest jedynym sposobem na promowanie ewolucji ich zdolności. W takim razie, co widziałeś? Eee, pomyślała Lile. Wydaje mi się, że to tylko kilka fioletowych owadów, które zostały wezwane przez moją magię i mogą zamienić wszystkie organizmy, o których mówiłeś w coś o tym samym wyglądzie. Owady? Przez chwilę był lekko oszołomiony, i był tak duży jak mikroorganizm? Prawie powiedziała, kiwając głową. W każdym razie potem znowu tylko okiem patrzyłem na krople wody, a ona nadal była tak samo przezroczysta i bezbarwna jak wcześniej. Więc, następnie powinniśmy przystąpić do prawdziwego testu. Ponieważ zdolności Lil' nie były bezpośrednio widoczne gołym okiem, w przeciwieństwie do Anny i Sorei, testowanie ich było również znacznie trudniejsze. Kiedy po raz pierwszy zobaczył pod mikroskopem starannie ułożone mikroby, Roland wzdrygnął się. Wydawało się, że wszyscy mieli zbiorową świadomość, wykazując niesamowitą ilość synergii i konsekwencji. Następnie przeprowadzono pod eksperymenty, w tym ich wpływ na czas trwania magii i wpływ, jaki miał boski kamień odwetu. Testy trwały trzy dni i choć dziewczynka w normalnych okolicznościach lubiła się sprzeczać, to mimo swoich skarg nadal skrupulatnie wykonywała polecenia Rolanda. Dzięki dużej liczbie porównań, próbek i dyskusji z mną z grubsza zorientował się, jak działa nowa umiejętność Lili. Jej fioletowa odmiana została wyraźnie podzielona na dwie główne kategorie: matka i replikę. Po uwolnieniu swojej magii mikroorganizmem, który sam się zmienił, były matki. Charakterystyka organizmu matki była podobna do czarnego płomienia Anny, dopóki zasilano je magią, istniały nadal. Co więcej, rzucającemu nie wolno było również oddalić się na odległość większą niż 5 metrów. W przeciwnym razie same zniknęłyby. Podobnie jak inne wezwania, matki również zostały dotknięte boskim kamieniem odwetu. W tłumiącym obszarze kamienia matki natychmiast się rozproszyły. Kiedy matka istniała, otaczające ją mikroorganizmy w krótkim czasie zasymilowałyby się w repliki. To, Co sprawiło, że Roland poczuł się niewiarygodnie? To fakt, że repliki, które były wynikiem zdolności Lilę, były dokładnie takie same jak powłoka Sorei, nie były już podatne na tłumienie boskiego kamienia odwetu. Krótko mówiąc, stworzenia przekształcone przez organizmy Matki Lilę stały się zupełnie nową formą życia i ta forma życia istniała w rzeczywistości. Replikowany organizm został zasymilowany przez matki i sam podejmował inicjatywę transformacji innego organizmu. Jednak niektóre wyniki sprawiły Rolandę w zakłopotanie. Wydawało się, że proces asymilacji nie trwał w nieskończoność. W niektórych próbkach, do wszystkich dodano taką samą liczbę replik, wszystkie mikroorganizmy uległy transformacji, podczas gdy w innych próbkach można było zobaczyć repliki i niezmienność mikroorganizmów żyjących w pokojowym współistnieniu. Ze względu na brak bardziej wyrafinowanych instrumentów obserwacyjnych tej części najwyraźniej można było się jedynie domyśleć. Po omówieniu tego za Anną Roland doszedł do wstępnego wniosku, że liczba asymilacji, jakie może wykonać replika, jest powiązana z jej rozmiarem. Zdolność jej wyraźnie nie rozróżniała różnych typów mikroorganizmów. W ten sposób powstała duża liczba replik wytwarzanych przez matki ze zbyt małych, aby zobaczyć wirusy i bakterie, a także z widocznych pod mikroskopem protistów i jednokomórkowych glonów. Dawny korpus tych replik determinował jego zdolność asymilacyjną. Im większy był poprzedni organizm, tym większą asymilację mogła przeprowadzić replika. Jednak replika repliki nie była w stanie dalej żyć poprzez dalszą asymilację innych. Po wyczerpaniu się liczby asymilacji ostatnia partia replik była w stanie przetrwać zaledwie jeden dzień. Zagotowanie wody również zabiłoby większość replik, pod tym względem nie różniły się one od innego mikroorganizmu. Ale ciekawe było to, że ilekroć w pobliżu znajdowała się matka, repliki te gromadziły się niczym rywadów wokół swojej królowej i ustawiały się w zgrabną kolejkę, zupełnie jak żołnierze czekający na ich rozkazy. Ograniczone obserwacją, wiele aspektów zdolności Lili było wciąż nieznanych. Na przykład, czy matki i repliki przypominają bakterie i wirusy w tym sensie, że mają różnorodny wpływ na inne formy życia, czy też mogą zastąpić grzyby i zostać wykorzystane w przemyśle chemicznym i produkcji jej żywności. Szkoda, że obecnie dziewczynka nie była w stanie zrozumieć tych pomysłów, a tym bardziej wykonywać jego poleceń. Mimo to repliki wykazały ogromny potencjał rozwojowy w obszarze leczenia. Nawet jeśli nie były w stanie zrobić nic innego, o ile były w stanie przyswoić śmiercionośne bakterie lub wirusy, nadal mogły odgrywać znaczącą rolę w szybkim działaniu przeciwzapalnym i dezynfekcyjnym. Ten tak zwany lek może utorować drogę zupełnie nowej erze rozwoju medycyny. Uwolnij tę wiedzę. Rozdział 208 Naprawdę jestem głupia po zawinięciu mokrych włosów ręcznik, i wróciła do swojego pokoju. Choć już wcześniej zarzucała księciu nadmierne pogoń za przyjemnościami, musiała przyznać, że ta łazienka była rzeczywiście fantastyczna. Stanie pod prysznicami cieszenia się lodowatą wodą ze studni, która obmywała jej ciał, usuwając lepkie i gorące uczucie palącego słońca, dawała ciał poczucie odrodzenia się po pracowitym dniu. Jednak będąc tak beztroską po prysznicu, poczuła cień wyrzutów sumienia. Przez cały dzień ani razu się nie powstrzymywała, zamiast tego pozwoliła swojemu ostremu językowi swobodnie panować. Ale teraz musiała zadać sobie pytanie, czy powinna udać się do jego wysokości i przeprosić. Zdrajca. Co? Lily podniosła włosy przyklejone do przedniej części głowy. Najwyraźniej nie wierzysz w teorię piłki, ale teraz jesteś pierwszą osobą, która rozwinęła swoje umiejętności. Mystery Moon klęknęła na łóżku, z wyprostowaną górną częścią ciała i ręką skierowaną na Lilę. Jesteś wielką kłamczuchą. Lilę przewróciła oczami. Ech, nadal nie wierzę, że wszystko powstaje z małych kulek, jak to możliwe, ale siostra Nick Htingale powiedziała, że twoja magia się skondensowała. To nie ma nic wspólnego z tymi jajami. Wzruszyła ramionami i wspięła się na łóżko, chwytając dłoń tajemniczego księżyca. Jego królewska wysokość powiedziała, że aby ewoluować swoją magię, nie musisz akceptować teorii kul, cool, dopóki jesteś w stanie głęboko zrozumieć swoją własną magię, możliwe jest, że w twojej magii może nastąpić fundamentalna zmiana. Naprawdę? Tajemniczy księżyc wydał wargi. W każdym razie to właśnie powiedział. W stowarzyszeniu współpracy czarownic mystery, on nigdy nie była traktowana poważnie, co według Lili skutkowało jej ciągłym brakiem pewności siebie. Co było całkowitym przeciwieństwem tego, jak mnie traktowali, w końcu w czasach niedoboru żywności umiejętność konserwowania żywności jest bardzo ważna. Ale teraz w końcu rozumiem Twoje uczucia, bo odkąd weszliśmy do Border Town, moja umiejętność stała się jak żeberka z kurczaka, całkowicie bezużyteczna. Ciągle bała się, że nie zostanie im wyrzucona z miasta, ale rezultat był sprzeczny z jej obawami. Jego królewska wysokość książe, chociaż nigdy nie zlecił jej żadnych dodatkowych zadań, jego stosunek do niej i innych czarownic nie różnił się zbytnio. Być może był to również powód, dla którego mister Moon się zmienił z ostrożności wynikającej z poczucia niższości, stał się coraz bardziej odważny. Ponad połowa jej strachu wynikała z tego, że cara nigdy tak naprawdę nie zwracała na nią uwagi, posunęła się nawet do tego, że zabroniła jej używania jej zdolności w obozie. To, tajemniczy księżyc zmarszczył brwi. Jak kiedykolwiek będę w stanie zrozumieć moje zdolności? Ach. Jego wysokość powiedział, że pola magnetyczne są niewidzialne i nawet mikroskop nie pomaga? Ach. Nie pytaj mnie, ja też nie rozumiem swoich lilezie Właściwie wiem tylko, jak wygląda moja zdolność, ale co jego królewska wysokość powiedział o tych komórkach, bakteriach, grzybach? Nic z tego nie rozumiem. Powiedział też, że napisze dla mnie podręcznik Wyznała bezradnie oszczęść mi, nawet nie potrafię przeczytać słów Chcę też stać się potężniejszy Tajemniczy księżyc przetoczył się po łóżku Chcę też robić więcej rzeczy dla jego królewskiej wysokości Ach! Lil wystchnęła Najwyraźniej jesteś starszy, ale zachowujesz się Jakbyś był jeszcze młodszy ode mnie Naprawdę teraz Może powinieneś iść i zapytać siostrę Annę Zapytaj ją Nagle przestała się kręcić Tak, boisz się marnować nawet najmniejszą cząstkę czasu jego wysokości Więc najlepszą rzeczą byłoby zapytać siostrę Annę Powiedziała Lile w całym mieście, z wyjątkiem jego wysokości Rolanda, ona jest ten, który będzie wiedział najwięcej. Ale Anna też jest bardzo zajęta, słyszałem, że wszystkie maszyny w mieście są przez nią produkowane powiedział z wahaniem Mistery Moon. Trzeba więc ją znaleźć i zapytać w czasie wolnym, NP. Po obiedzie, albo poprosić o pomoc w podgrzaniu wody do kąpieli, albo nawet po prostu zaprosić ją do kąpieli, nie masz czasu, żeby zapytać. Dziewczynka przedstawiła kilka sugestii. To, co powiedziałeś, wydaje się całkiem rozsądne oczy Mistery Moon rozbłysłe. W takim razie prześpijmy się, jutro musimy wcześniej wstać. Lily w końcu rozwiązała ręcznik wokół włosów i wytarła włosy, które spadły jej na twarz. Wreszcie położyła głowę na poduszce. To ty zdmuchniesz świeczkę. No cóż. Tajemniczy księżyc wspiął się na koniec łóżka i zdmuchnął świecę. Dobranoc. Następnego dnia Lily nie poszła jak zwykle do kuchniczy magazynu pszenicy, aby ćwiczyć swoje umiejętności, ale zamiast tego usiadła przy stole i zaczęła uczyć się obsługi mikroskopu. Takie było nowe zadanie powierzone jej przez jego wysokość. Przed otrzymaniem podręcznika powinna w pełni zrozumieć rodzaje i kształty różnych rodzajów komórek i grzybów oraz zapisać różnice między nimi. Nie miało znaczenia, że nie umiała pisać, wystarczyło też malowanie obrazów. A według jego królewskiej mości Anna próbowała także zwiększyć powiększenie mikroskopu, gdyby udało jej się osiągnąć efekt powiększenia 400-krotnego, wówczas byłaby w stanie zobaczyć nawet mniejsze mikroorganizmy i bakterie. W przyszłości jej zadaniem nie było już utrzymywania świeżości żywności. Ale spróbuj urozmaicić ciała matek i ich replik. Jeśli chodzi o tę kwestie, Lily miała pewne problemy ze zrozumieniem jej. Na szczęście jego wysokość podsunął jej kilka pomysłów, co może ćwiczyć, na przykład nakazał im naśladować wygląd pojedynczej komórki lub używać swojej świadomości do niszczenia lub ulepszenia komórek. Oczywiście byłoby to możliwe tylko wtedy, gdyby miała pełnym zrozumieniem wszelkiego rodzaju mikroskopijnych form życia. Chociaż Lily nie wiedziała, czy uda jej się to osiągnąć, musiała przynajmniej spróbować. Co więcej, odkrywanie nieznanego świata było już samo w sobie interesujące. Pracowała nad tym aż do wieczora, kiedy to mystery moon wrócił z przygnębioną miną. Co się stało? Lily zapytała z zaciekawieniem, co powiedziała Anna. Dużo powiedziała mistery, on rzuciła się na łóżko, ale nie zrozumiałem ani słowa. Powiedziała, że pole magnetyczne jest wszędzie i że kompas może wskazywać kierunek, ponieważ znajdujemy się w ogromnym polu magnetycznym. Czy to oznacza, że moja umiejętność jest w ogóle bezużyteczna? Nie wspominając już o zasadzie pola magnetycznego i współzależności między poruszającymi się naładowanymi kulkami a siłami magnetycznymi, a także o tym, że pole magnetyczne może wytwarzać prąd. Czy to wszystko oznacza, że jeśli nie zrozumiem teorii kul, nie będę mógł się rozwijać? Wymamrotała cicho. Powiedz, czy jestem za głupi? W pewnym stopniu odpowiedziała bez ogródek Lile, zdrajca. Wendy była zachwycona, że kolejna siostra związku czarownic zyskała nową umiejętność. A ewolucja Lile wzrosła? Zwiększył się także entuzjazm innych czarownic. Tego wieczoru po zakończeniu kursu kilka osób pozostało w tyle i ciągle zadręczało scroll pytaniami. Nawet Maggie, gdy usłyszała, że może zwiększyć swoje zdolności poprzez naukę, po prostu przykucnęła na żyrandolu i słuchałem szczerze. Wyjątkiem była tylko jedna osoba. Kiedy poszła na tę sali, trzymając pod pachą książki podstawy teorii nauk przyrodniczych, zobaczyła Nick Htingala leżącego na stole i skupiającego się na czymś innym. Wendy wiedziała, że cokolwiek to było, nie miało nic wspólnego z nauką. Zapytała więc, co robisz? Rozdając ryby, chcesz, żeby ktoś je zjadł? Powiedział słowik, wypuszczając z ust rybę, właśnie przyniosła z kuchni. Tak wiele? Wendy była zaskoczona widokiem stołu zastawionego złocisto-brązową grillowaną rybą, skąd do jej nozdry dotarł pyszny zapach miodu. No cóż, szef kuchni widział, że przychodzę codziennie, więc po prostu upiekło całą resztę, w każdym razie to jedzenie może być przechowywane przez długi czas. Wyjęła małą torebkę i włożyła do niej rybę. Na stole leżało już pięć lub sześć podobnych toreb, każda wypchana do stanu wybrzuszenia. Wendy nagle zrozumiała, co robi Nick przygotowywała racje żywnościowe. Stowarzyszenie Współpracy Czarownic zawsze musiało być przygotowane do opuszczenia miasta w każdej chwili, więc zawsze musiało mieć pod dostatkiem racji żywnościowych i rozdawać je między sobą, a swoje racje nosiło w tych workach. Po drodze, bez względu na to, jak bardzo byli kłodni, mogli jeść jedynie przydzielone im racje żywnościowe, aby uniknąć sytuacji, w której ich ilość stałaby się niewystarczająca. Jednak od czasu ich przybycia do border town, gdzie zapewniono stałe dostawy regularnych posiłków i regularnego podwieczorku, żadna z sióstr nie kontynuowała tego. Oczywiście w przypadku słowika, zamiast przygotowywania jedzenia, bardziej właściwe byłoby nazwanie tego przygotowywaniem przekąsek. Nie czytasz książki? I tak bym tego nie zrozumiał, od samego słuchania tych teorii i twierdzeń już kręci mi się w głowie Nick Htingale przełknął suszoną rybę, po czym ze śmiechem powiedział Co więcej, moje zdolności już są wystarczające, nie ma to dla mnie znaczenia jeśli nie będę w stanie dalej go rozwijać Więc to było tak W porównaniu do dawnej siebie, obecnie oczy Nick Htingale błyszczą Nie ma w nich niechęci ani wahania, jest tylko jej niezrównana natura Zagubieni ludzie nie mogą mieć takiego wyrazu twarzy, pomyślała Wendy Słowik musiał znaleźć swój cel Ilekroć Nick Htingalen zdecydowała się na swój cel, pokazała się jej zdecydowana strona, wywodząca się ze szlacheckiego pochodzenia, to samo dotyczyło jej spotkania z carą. Ale Wendy nie pytała o to, bo naprawdę wierzyła, że pewnego dnia zobaczy odpowiedź na własne oczy. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 209 Rynek wielobranżowy Stop. Nakrzykmy i przerwała cięcie sztyletem w dół. Nie musisz wyglądać tak groźnie, chociaż to szumowina niego dziwa, której nie da się odkupić, ale nadal odgrywa rolę twojego przybranego ojca. Zatem musicie wspólnie okazać pewnym wahaniem w ramach swojej determinacji, a na koniec musicie okazać wyraz zarówno ulgi, jak i spokoju. Chodź, zróbmy to jeszcze raz. Tak, Irena odpowiedziała poważnie. Od pierwszego przedstawienia na rynku minęło już pół miesiąca, ona sama nie wiedziała, dlaczego nadal nie wyjechała, a zamiast tego wzięła udział nawet w drugim dramacie. Dziś obsada i jaki ćwiczyli swój trzeci spektakl, Dziennik Czarownicy. Już patrząc na scenariusz spektaklu, ten dramat sceniczny miał stać się czymś nieporównywalnym. Nawet gdy czytałam ją drugi raz, nadal była to cudowna i wciągająca historia. Była to opowieść całkowicie rezygnująca z romansu księcia i księżniczki, posiadająca fabułę dotyczącą intryg dworskich, a jednocześnie pełna pochwały dla odwagi, przyjaźni i wiary zwykłych ludzi i czarownic. Mimo że przeczytała tylko scenariusz, nie mogła pomóc, ale chce pochwalić tę historię. Ta sztuka była także powodem, dla którego mej stwierdziła, że zdecydowała się zostać na jakiś czas w mieście. Ale prawdziwego powodu nawet ona nie znała. Irena chwyciła sztylet i zaciekleć gnęła w dół, sam, który odgrywał rolę jej przybranego ojca, wydał żałosny okrzyk, ty naprawdę. Następnie jego głowa upadła na bok pod krzywym kątem, udając, że łapie powietrze. Trochę ma i potrząsnęła głową. Pozycja, w której ci dźgnęła, to twoja klatka piersiowa. Jak możesz mieć czas na krzyk, a potem podniesienie ręki, by złapać Irenę, od razu osłabniesz. To najczęstsza forma śmierci, więc nie mów mi, że nigdy nie słyszałeś o tym na zajęciach teatralnych. Policzki sama zarumieniły się. Bardzo przepraszam, znowu stwierdziła mej bez wyrazu. Ale występ Ireny był nieco inny niż myj się spodziewała, o ile choć raz wspomniała o konkretnych problemach, Irena wkrótce je naprawiła. Niezależnie od tego, czy był to profesjonalny stosunek do teatru, czy talent aktorski, jedno i drugie można było uznać za należące do kategorii z najwyższej półki, wydawało się, że tytułowy kwiat teatru nie do końca opierał się na wzajemnych pochlebstwach aktorów najniższego szczebla. Tym razem było wspaniale, na tym zakończy się dzisiejszy trening. Kiedy treść tej sceny wreszcie została wyrażona gładko i wyraźnie, May klasnęła w dłonie. Fairy tak powinien wkrótce zakończyć swój wykład, prawda? Powinnaś też wrócić do domu i przygotować kolację, przecież to coś z wodą. Woda z kranu dodała z uśmiechem Irena. No cóż, ta woda z kranu będzie zainstalowana przed zmrokiem, więc jeśli zjesz za późno, nie będzie już wody do kąpieli. May zakaszlał dwa razy. Pani Mej czy głównym powodem zakończenia próby nie jest to, że Sir Knight chce się z panią spotkać? Rosia zakryła usta, żeby ukryć śmiech. Obecnie do wieczora pozostała jeszcze co najmniej godzina. Słyszałam, że Sir Carter jest zaufanym podwładnym księcia, często przebywa na zamku, a także często towarzyszy księciu krzyknęła również Tina. Ach, ach, ale jako najbardziej olśniewająca gwiazda zachodniej granicy nie tracisz gdziekolwiek jesteś, przyciąga wzrok wszystkich. Wy, to wystarczy, Irena skinęła ręką, żeby przestali. Panna mnie nie przyjęła jeszcze Cartera. Mej uniosła brwi, czy to możliwe, że nie byłem wystarczająco surowy w ostatnich występach. Na początku te dwie osoby nie odważyły się nawet głośno oddychać prze mnie, ale teraz niespodziewanie odważyły się zrobić mi żart. Wygląda na to, że w ciągu najbliższych dni na kolejnej próbie będę musiał dostarczyć im trochę goryczy do przełknięcia. Inaczej, jeśli tak dalej pójdzie, to naprawdę nie dorównają mojej grze na scenie. Ja pójdę pierwszy. Wielkie dzięki za instrukcje. Irena i reszta grupy opuściły głowy w pozdrowieniu. Pierwotnie z takiej uprzejmości mógł korzystać jedynie instruktor teatralny, ale May nie dbała o to. W odpowiedzi tylko skinęła głową, po czym opuściła salę prób, nagle czując otaczające ją parzące, gorące powietrze na zewnątrz. Podeszła do drzewa w domu kultury, usiadła w jego cieniu i czekała. Nie trwało długo, zanim mężczyzna szybko podszedł do niej. Był to Carter Lannis, główny rycerz Lorda Miasta Granicznego. Mam nadzieję, że nie czekałaś długo. Carter siadł, dotykając tyłu głowy. To nie trwało długo. May uśmiechnęła się lekko. Chodźmy. Kiedy za pierwszym razem zaprosił mnie na randkę, a ja go odrzuciłam, nie tylko się nie poddał, ale zamiast tego w zamyśleniu składał mi wizyty, co zupełnie nie zgadzało się z jego arogancją i obojętnością. W końcu tak mnie zmylił, że nie zostałam. Moi doskonale wiedziała w głębi serca, czym interesuje się ta druga osoba, jednak myśl o osiedleniu się w tej dziwnej krainie dezorientowała ją i przerażała jednocześnie. Nawet kiedy po raz pierwszy przyjechała do Border Town na morning Light, nigdy nie miała zamiaru mieszkać tu z nim przez dłuższy czas. W była księżycem, które otaczały wszystkie inne gwiazdy Dramatu, tutaj jednak nie było żadnej różnicy między nią a pozostałymi członkami załogi, wręcz przeciwnie, gdyż Irena, także nauczycielka, była jeszcze bardziej sławna od niej był. Podążając szeroką, zacienioną ulicą, obaj poszli w stronę sklepu spożywczego w centrum miasta. To miasteczko w ciągu tygodnia całkowicie zmieniło swój wygląd. W zeszłym tygodniu obrzeże dzielnicy były jeszcze puste, ale obecnie jest tu zielono i bujnie. Dopóki nie pada deszcz, budują prawie codziennie. Jeśli nie naprawiają dróg, budują te domy, zwykle nawet budują oba jednocześnie. Nawet w King's City trudno byłoby spotkać tak tętniącą życiem scenę. Targ wielobranżowy znajdował się w północnej części placu, który sam w sobie również był podzielony na dwie części. Po środku przedzielony był szpalerem drzew parasolowych. Po prawej stronie znajdował się niedrogi teren, o układzie podobnym do innych rynków, z drewnianymi szopami otwartymi ze wszystkich stron, oferującymi jedynie drewniany dach. Sprzedawali niedrogie narzędzia żelazne i produkty rolne. Pierwsze dotyczyły narzędzi rolniczych, młotków, wierteł i gwoździ, drugie zaś jajek, wąwiny, winogron i innej żywności, której nie potrafiła nazwać. Zamawiano je w różnych kategoriach, towar ustawiano przed stoiskami i przy każdym stoisku wyznaczono osobę do jego opiekowania. Po lewej stronie znajdowała się część butikowa, której boki otoczone były ceglanymi ścianami, bardziej przypominającymi parterowy dom. Sprzedawano tam wszelkiego rodzaju towary, ale ceny były znacznie wyższe, przez co mniej osób odwiedzało te okolice. Drugiego dnia pobytu w bordertowni Rena Raz ją ciągnęła. Gdyby rycerz nie powiedział, że dzisiaj odbędzie się wyprzedaż nowych rzadkich produktów, wolałaby pójść do pubu napić się dwóch kieliszków mrożonego wina. Po zakończeniu rejestracji tożsamości oboje weszli do strefy butiku. Tutaj sposób sprzedaży też był bardzo dziwny, cały rynek miał tylko jedno wejście, a cały towar ułożony był na półkach, skąd można było go dowolnie wybierać. Nie godzili się na negocjacje i nikt nie próbował przechwalać się produktami. Zamiast tego ceny i informacje o towarach spisano na pergaminie przyklejonym do ich boku, a po wybraniu ulubionych przedmiotów musieli zapłacić przy drzwiach. May zauważyła, że i w pierwszym rzędzie po lewej stronie znajdowało się kilkadziesiąt kolorowych kubków, które miały ten sam wzór, co widziała ostatnim razem, co wskazuje, że jej w ciągu miesiąca kubki tań w ogóle nie zostały sprzedane. Gdyby byli zwykłymi biznesmenami, ponieśliby stratę. Zapytała więc, czy jego królewska wysokość rzeczywiście otworzył ten rynek? Tak Carter skinął głową. Dzięki temu możesz zobaczyć niesamowite towary. Mówiąc, podszedł do trzeciego rzędu półek, takie jak to. To był ten nowy, rzadki towar, o którym mówiłeś. Mej podążyła za rycerzem i zatrzymała się u jego boku, ale na górze półki zobaczyła pięć lub sześć jasnożółtych pudełek, każdem wielkości dłoni i nie wiedziała, do czego w tym momencie miały zastosowanie. To jednak coś, co jego wysokość sam stworzył i teraz używają tego wszystkie zamkowe wiećmy kaszlące. Mam na myśli opiekunki i osobista straż. Używając go podczas kąpieli, z łatwością usuniesz trudne do czyszczenia tłuszcz. Po umyciu się nim poczujesz nowy rodzaj świeżości. Co więcej, nada twojemu ciału zapach róż. Śmiem przysiąc, że biorąc prysznic, nie ma nic bardziej magicznego niż to. Rycerz uroczystie ślubował My odwróciła wzrok, żeby spojrzeć na pergamin i zobaczyła, że na górze metki widniały dwa słowa, perfumowane mydło. Uwolnij tę wiedźmę rozdział 210, czy zostań perfumowane mydło. Podniosła jedną kostkę i przyłożyła ją do nosa, żeby powąchać i rzeczywiście poczuła zapach. Róż. Tak, trudno sobie wyobrazić, że jego wytwarzanie zaczyna się od gęstej pasty, do której jego królewska wysokość dodała także perfum, aby była pełna zapachu. Ma jeszcze raz podświadomie zerknął na cenę zapisaną na pergaminie. Przy cenie sprzedaży 25 srebrnych królewskich za jedną kostkę można go było uznać za produkt luksusowy, jednak w porównaniu z jeszcze droższymi perfumami cena została wyraźnie ustalona na zbyt niskim poziomie. Jesteś pewien, że to perfumy? Kiedy występowałem w King City, pewnego razu wpływowy szlachcic dał mi trzy butelki perfum. Każda z tych butelek perfum była wielkości kciuka, a ich cena i tak przekraczała 5 złotych królewskich. Na tak duży kawałek mydła trzeba dodać przynajmniej pół butelki, prawda? Czy to prawda? Starter był zaskoczony, perfumy rzeczywiście są tak drogie? Oczywiście May spojrzała na niego. To jeden z produktów, z których Kings i Tielhemes Sociation jest najbardziej dumny, z wyjątkiem szkła kryształowego, a perfumy są ich najlepiej sprzedającym się produktem. Słyszałam od innych osób, że oprócz Daniny, jaką opłacili rodzinie królewskiej, udało im się wpuścić na rynek prawie tysiąc butelek rocznie. Osoby, które mogą sobie pozwolić na taki luksus, należą do wyższej szlachty lub są zamożnymi kupcami. Gdybym nie dostał go w prezencie, byłoby absolutnie mało prawdopodobne, że kiedykolwiek kupię butelkę perfum, która kosztuje tyle, ile moja pensja z kilku przedstawień. Ale widziałem, jak jego królewska wysokość używał tych perfum i nie wydawał się to rzadki materiał. Ach, słuchając go, wydawało się, że jest wykonany z trzciny cukrowej. Widząc zdziwienie na twarzy mej, Carter dodał, trzcina cukrowa jest jak słodki patyk, to typowa uprawa fiordów, która wygląda jak patyk. Kiedy go ugryziesz, otrzymasz łyk słodkiej wody. Obecnie rośnie tylko na zamkowym podwórku, ale następnym razem, gdy zobaczę jego królewską wysokość, zapytam, czy mogę ją wysadzić. Po raz kolejny był to jego wysokość książę. Odkąd May przyjechała do tego miasta, najczęściej słyszała nazwisko Ronald Wimbledon. Niezależnie od tego, czy była to Irena, czy Cater, ilekroć rozmawiali o zmianach zachodzących w Border Town, zawsze o nim wspominali. Wydawało się, że jego wysokość jest wszechwiedzący i nie ma niczego, czego by nie wiedział. Co więcej, wszystkie te nowe rzeczy zostały stworzone przez niego. Czy naprawdę istnieje na świecie taka uczona osoba? W końcu nie mogła w to uwierzyć, nawet gdyby byli mądrzy, nauczenia się całej tej wiedzy i tak wymagałoby czasu. Niezależnie od tego, czy było to w królewskim mieście, czy w twierdzy Longsong, zauczonych uznawano wszystkich starców o siwych włosach. Mieszkańcy terytorium zachodniego mieli nawet takie powiedzenie, im dłuższa broda, tym szersza wiedza. Ale książę miał zaledwie 20 lat, więc jak to możliwe, że wiedział to wszystko? Nawet gdy myślała w ten sposób, na twarzy mej nadal widać było zwykły wyraz, nie? Jeśli można go użyć do produkcji perfum, musi to być bardzo rzadka roślina uprawna. Zwłaszcza formuła perfum, którą można było sprzedać w dowolnym warsztacie alchemicznym za niewiarygodnie wysoką cenę. Nigdy nie wolno ci dyskretnie pytać w tej sprawie jego wysokości, nawet jeśli to zobaczysz, nie powinieneś o tym rozmawiać. W porządku, powiedział carter, wziął chusteczkę i włożył do niej cztery kawałki mydła. Czy naprawdę kupisz ich tak dużo? Najwyżej można kupić dwa takie. Więc będziemy udawać, że kupujemy je osobno, a kiedy wyjdziemy, oddam ci je wszystkie. Najpierw wyjdźmy, zanim zaczniesz się sprzeciwiać. Rycerz podniósł rękę, aby przerwać May, która chciała coś powiedzieć, kiedy moje się wyczerpią, mogę jeszcze udać się do jego wysokości i poprosić o nowe, ale kiedy u nas się wyprzedają, nigdy nie wiadomo, kiedy dostaną nowe dobra. Tak więc, biorąc te cztery, możesz ich używać przez bardzo długi czas. Kiedy May zobaczyła poważną minę swojej odpowiedniczki, wydawało się, że jej serce nagle zaczęło płonąć. I przez dłuższą chwilę po prostu zacisnęła usta, nie mówiąc już ani słowa, po prostu w milczeniu przyglądała się, jak rycerz pakuje perfumowaną zupę. Skoro już tu jesteśmy, przyjrzyjmy się innym towarom, powiedział ze śmiechem, trzymając paczkę. Kiedy wróciła do swojego domu w Border Town, niebo na zewnątrz było już przyćmione. Ostatnie światło dnia wpadające przez zasłonę ozdobiło pokój nutą pomarańczę. Ponieważ May została, aby wystawić drugi dramowat, otrzymała ten sam zestaw pokoju co Irene. Choć nie był zbyt duży, był w pełni umeblowany. Położeniu na stole nowości, które kupiła na targu kongresowym, oprócz czterech mydeł perfumowanych i butelka wina. Ta butelka wina i pospolite wino spotykane w pubach były inne. Nie miała prawie żadnego koloru, a zamiast tego była czysta i przezroczysta, niczym nie różniąca się od wody. Przypomniała sobie, że zgodnie z opisem produktu nazywał się on White miał wyższą zawartość alkoholu i nie nadawał się do spożycia w większych ilościach. Biały likier uśmiechnęła się, patrząc na niego z zewnątrz, naprawdę pasował do swojej nazwy. Wyciągając drewniany korek, May nalała sobie jej filiżankę. Podnosząc filiżankę, wybuch smaku uderzył w jej twarz i trafił bezpośrednio do nosa, powodując jej zmarszczenie brwi. Jednak już po pierwszym mocnym zapachu do jej nozdrze trafił bukiet pysznych smaków, były one słodkie i łagodne, w przeciwieństwie do gorszego, rozwodnionego wina z tavern. Ze względu na poświęcenie się aktorstwu i duże zainteresowanie, jakie gromadziło, mej rzadko chodziła do pubów. Kiedy sztuka odniosła wielki sukces, a kolektyw teatralny szedł świętować, dopiero wtedy poszła za nimi na dwa kieliszki wina. Dbała o to, aby nigdy nie osiągnęła stanu pijaństwa, w którym nie byłaby w stanie mówić, ponieważ była świadkiem wielu aktorów, którzy upili się tak, że się zapomnieli o samokontroli. Zamiast tego zawsze kontrolowała swoje picie, tak aby nigdy nie miało to wpływu na jej umysł. Jednak dzisiaj May miała silny impuls, żeby chcieć się upić. W przeciwnym razie nigdy nie kupiłaby tak drogiego alkoholu wbrew Radom Cartera. Chciała wypróbować historię, którą usłyszała od innych aktorów, że kiedy się upiją, będą w stanie ukryć się przed wszelkimi rozproszeniami i zmartwieniami, widząc prawdziwą odpowiedź, która leży nad niej ich serca. May zamknął oczy, podniósł kubek do jej głowy i wlał jej napój do ust. Natychmiast w jej gardle eksplodowało gorące, pikantne uczucie, powodując, że ponownie wypuściła trunek i kaszlała, aż popłynęły łzy. Do diabła, czy to naprawdę jest wino? Czekając, aż pieczenie całkowicie zniknie, przygryzła warga i spróbowała jeszcze raz w tej rundzie, odważyła się jedynie wypić łyk alkoholu. Po raz kolejny pojawił się pikantny smak, ale tym razem nastąpiło intensywne bogactwo i łagodność, gdy te dwa smaki się zmieszały. Właściwie nie mogła powiedzieć, czy to był dobry napój, ale przyniósł ze sobą jakieś dziwne uczucie. Około kwadrans później Maj poczuła zawroty głowy, które opanowały jej umysł. Wyjęła z kieszeni pudełko wielkości pięści, otworzyła wieczko i zobaczyła siebie w jasnym lustrze To lustro różniło się od jej poprzednich lusterek z brązu lub cienkich srebrnych lusterek Jego powierzchnia była gładka bez zadrapań, a jej odbicie było bardzo wyraźne, co prawdopodobnie czyniło je bardzo cennym W tym lustrze May widziała jej zarumienione policzki i zdezorientowane oczy Był to prezent podarowany przez rycerza na pożegnanie, chciała odmówić, ale druga strona odwróciła się tak szybko, że nie dał jej możliwości oddania go Odchodząc, jeszcze raz się odwrócił i pomachał jej na pożegnanie Mówiąc poważnie, kiedy Carter Lannis zamknął usta, jego wygląd można absolutnie uznać za nienaganny. Ale gdyby nie był takim gadłą, może nie zostałbym z tyłu. Czy więc naprawdę powinna się tutaj zakorzenić? Z dala od tętniącego życiem miasta, zaczynając od nowa w tym odległym miasteczku, gdzie poza kilkoma osobami z załogi nikt inny nie znał jej tożsamości. Strach przed nieznanym tylko utrudniał jej podjęcie decyzji. May położyła list na stole, który otrzymała kilka dni temu, i rozłożyła go, przysłali jej książę Irena, a autorem był menadżer Longsong Petrov. Z listu dowiedziała się, że teatr twierdzowy ogłosił, że miejsce jej obecnego pobytu jest nieznane i że Pietrow ma nadzieję, że wkrótce wróci do twierdzy Longsong, aby kontynuować swój występ. Jego wysokość książę nie ukrywał tej wiadomości i zamiast tego dał jej prawo wyboru. Po opróżnieniu reszty kubka wzrok mej stopniowo zaczął się kręcić w głowie. Podeszła do biurka, rozłożyła kartkę papieru i zaczęła pisać odpowiedź. W nachodzącym na siebie pędzie myśli widziała teatr twierdzy, Irena, Ferlina Eltka, grzmiący wiwaty tłumu na rynku i tych drugorzędnych aktorów, którzy po wspólnym z nią występie stracili panowanie nad sobą. W końcu wszystkie te obrazy powoli blakły, pozostawiając jedynie wspomnienie Cartera Lannisa, gdy zaprosił ją z uśmiechem. Witam, pani May, czy mogę się z panią napić? Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 211 Przemysłu Lekki Roland siedział przy swoim biurku i z wielkim zainteresowaniem czytał niedawny raport 1. Armii sporządzony przez jego naczelnego rycerza. W porównaniu z jego skrupulatnym wyglądem sprzed kilku miesięcy, obecnie przypominająca górę lodową twarz Cartera często niosła ze sobą inne emocje, sprawiając, że wydawał się mniej spokojny, a zamiast tego otaczała go aura oczekiwania i zapału. Najprawdopodobniej ma to coś wspólnego z Gwiazdą Zachodu, pomyślał Roland. Roland również słyszał o wydarzeniu, które miało miejsce podczas niedawnego spaceru Carterejmej. Przecież, jako jeden z czołowych członków pierwszej armii, reprezentował także armię, więc każdy ruch byłby naturalnie zauważany. Nie mówiąc już o mej, która szła u jego boku, należała do tych, które przyciągały do siebie uwagę wszystkich mężczyzn. Kiedy po raz pierwszy pojawili się obok siebie na ulicach Border Town, jego strażnicy natychmiast przekazali mu tę wiadomość. Jeśli chodzi o tego rodzaju sprawy, Rolandowi tak naprawdę nie przeszkadzało to. Carter był mniej więcej 2-3 lat starszy od niego. Rozsądnie więc można było stwierdzić, że to dziwne, że nadal nie jest żonaty. A jeśli rzeczywiście udało mu się znaleźć swoją drugą połówkę na terytorium zachodnim, to nie było tak źle, pod warunkiem, że nie kolidowało to z jego pracą. Według raportu rycerza 1, armia była wyposażona w około 200 karabinów obrotowych, dodając ich z każdym dniem prawie tuzin tak naprawdę. Gdyby surowców było wystarczająco dużo, moce produkcyjne Anny można by zwiększyć kilkukrotnie, ale jednocześnie zajmowała się także rafinacją surowki na stali, produkcją silnika parowego, co ją spowalniało. Jednak prędkość ta była nadal akceptowalna. W końcu jeden. Armia liczyła zaledwie 600 ludzi, więc kolejne półtora miesiąca wystarczyłoby na całkowitą wymianę całej broni. Co więcej, przed kolejną ekspansją populacji liczebność armii i tak nie mogła być dalej zwiększana. Kolejnym punktem raportu było utworzenie dwa Armii. Aby szkolenie było wygodne i aby zachować jego tajemnicę, Roland kazał wszystkim rekrutom stwierdzonym, Longsong chcieli ich do drugiej armii. Obecnie wszyscy przechodzą szkolenie dyscyplinarne, które przebiega według tego samego schematu, co szkolenie wojskowe. Następnie przyszedł czas na wieczorną edukację ideologiczną, mającą na celu umożliwienie tym ludziom jak najszybszego myślenia o sobie jako obrońcy ziem zachodnich, wszczepiając im przekonanie, że bezpieczeństwo ich bliskich należy chronić poprzez ich. Obecnie szkolenie 2. Armii przebiega dobrze, obecnie szacuje się, że za tydzień powinni być gotowi do rozpoczęcia ćwiczeń strzeleckich. Do tego czasu należało wymienić wystarczającą ilość broni, aby można było mieć zamek skałkowy pasujący do każdej dłoni. Carter podsumował. Na tym polegała zaleta broni, aby wyszkolić żołnierza z bronią białą, potrzebny był co najmniej rok. Aby uczyć rycerza, trzeba było poświęcić pięć lub sześć lat na szkolenie. Podczas gdy żołnierze wyposażeni w broń mogli być wysyłani na misje wojskowe już po miesiącu szkolenia. Co więcej, im dłużej trwała walka, tym większa była przewaga broni palnej. W końcu pociągnięcie za spust było znacznie bezpieczniejsze niż walka mieczem. Podczas ćwiczeń strzeleckich nadzorujący muszą zwracać uwagę na liczbę broni, ile jej rozdano i ile im wróciło. to samo tyczyło się prochu, gdy był on rozdawany na szkolenie. Za jego nadzór odpowiadali weterani 1 armii. Tak skinął głową. Bardzo dobrze Roland odprawił go machnięciem ręki. To było wszystko, teraz też musisz być zajęty. Ech, wasza wysokość. Carter zawahał się. Ostatnim razem, gdy mówiłeś, że perfumy zmieszane z mydłem zostały wykonane z trzciny cukrowej, czy to prawda? Tak powiedział książę, siadając na krześle. O co chodzi? Czy ta trzcina cukrowa jest droga? Nie. To tylko niektóre pospolite rośliny uprawne. Słyszałem, jak ludzie mówili, że butelki perfum wielkości kciuka można sprzedać w King's City za 5 złotych członków rodziny królewskiej. Carter podlapał się po głowie. W takim przypadku produkcja perfum z trzciny cukrowej nie powinna przynosić ogromnych dochodów do miasta. Pięć złotych członków rodziny królewskiej, Roland był zaskoczony, nigdy nie zastanawiał się nad tą kwestią. Wspominając poprzednie życie w pałacu, czwarty książę nigdy nie przejmował się ceną towarów, a jeszcze bardziej dotyczyło to perfum, z którymi miał rzadszy kontakt, tylko kobiety wolałyby bibeloty, którym wydzielały jedynie przyjemny zapach. Jego początkową motywacją do stworzenia perfum było pragnienie posiadania dobrego, perfumowanego mydła. W przeciwnym razie mając tylko bieżącą wodę i brak mydła w łazience, wydawało się, że czegoś brakuje. Ach, to uczucie, że całe jego ciało jest pokryte bąbelkami. Gdyby małą butelkę perfum można było sprzedać za kilka złotych członków rodziny królewskiej, byłby to rzeczywiście całkiem dobry pomysł na biznes. W przeciwieństwie do luster powlekanych, surowiec trzciny cukrowej i kwiatów był znacznie tańszy niż szkło kryształowe. Myśląc o tym, Roland roześmiał się. Ten pomysł nie jest zły, rozważę go. Jego królewska wysokość, ta trzcina cukrowa, czy mogę zabrać ze sobą jedną z zamku? Zapytał rycerz z wyrazem pełnym oczekiwania. To nie będzie bolało, słysząc jego słowa w ten sposób, Roland od razu domyślił się, co chce z tym zrobić. W końcu była to zachodnia granica, w przeciwieństwie do portu Clerwater, gdzie uprawy fiordu są tu stosunkowo rzadkie. Był to więc dobry wybór na prezent, gdy zaprosiłam panią z zachodu na randkę, rosnął na ścianie za domem, po prostu zerwij trochę dla siebie. Dziękuję, wasza wysokość. Carter zasalutował. Potem Roland wezwał Barowa dalsze nazywanie go zastępcą ministra nie było już w porządku. Jako osoba numer jeden w ratuszu był już uważany za premiera bordertown. Po tym, jak Barów zajął jego miejsce, Roland z grubsza opisał biznesplan dotyczący perfum. Czy myślisz, że na tym możemy zarobić duże sumy złota? Nie odpowiedział od razu, ale później z szeroko otwartymi oczami zapytał: Wasza wysokość, czy jest pan pewien, że perfumy produkowane są ze słodkich roślin? Czy ty też nie używasz perfumowanego mydła? Powodem tego zapachu jest to, że zmieszałem perfumy w środku, Roland rozłożył ręce. To prawda, że te surowce mają niewielką wartość, ale nie wiedziałam, że perfumy w King's City są tak drogie, dopóki Carter o tym nie wspomniał. O wiele więcej, wasza wysokość Barow powiedział podekscytowany Perfumy to ściśle tajny produkt King's City Alchemist Workshop Każdego roku produkowanych jest około tysiąca butelek A tylko niewielka ich część jest sprzedawana w King's City Resztę sprzedają innym miastom w Greycastle Tam mogą podnieść cenę o 20-30% Ale w przypadku sprzedaży do fjordów lub innych królestw Cena zostanie prawie podwojona Aby uniemożliwić kupcom czerpanie zysków z różnicy cen Stowarzyszenie nie tylko ściśle kontroluje ceny perfum w innych miejscach Nawet sami przydzielają wszystkich kupców Zatem jeśli potrafisz produkować perfumy, nawet jeśli sprzedasz je tylko Redwater City lub Fallen Dragon Ridge, z pewnością otrzymasz hojny zwrot pieniędzy. A więc tak właśnie było. Twoje 20 lat pełnienia funkcji asystenta ministra finansów nie poszło na marne, pomyślał Roland, biorąc pod uwagę cenę towarów i obecną sytuację na rynku, barów jest rzeczywiście wspaniały. Mając te informacje, Roland ułożył w głowie wstępny plan. Istniało wiele sposobów wytwarzania perfum, najprostszą metodą było zmiarzanie płatków lub o unikalnych aromatach i pozostawienie ich w alkoholu, pozwalając, aby alkohol rozpuścił rośliny i pozostawił aromatyczny olejek. Na koniec pozostałe pozostałości zostaną odfiltrowane i rozcieńczone wodą. Alkohol pochodził z soku z trzciny cukrowej, natomiast jako olejek aromatyczny można było użyć róży lub, częściej, rozmarynu i wanilii. Jednakże, ponieważ konieczne było osiągnięcie masowej produkcji, najlepszym wyborem byłoby pozwolić liściu użyć swojej magii, aby przekształciła rośliny w bezpośrednie wydzielanie tego pachnącego olejku. Oprócz perfum przemysłu mógł produkować także biały cukier i alkohol. Ponadto potrzebnych byłoby wiele materiałów eksploatacyjnych, a zysk z nich byłby mniejszy niż ten, który można uzyskać z perfum, ale sprzedany mieszkańcom miasta po niskiej cenie wzbogaciłby ich dietę, co można uznać za znaczący krok naprzód dla dobra ludzi. Główną przyczyną powolnego rozwoju przemysłu lekkiego firmy Roland był brak siły roboczej i trudność w uzyskaniu wysokich zysków przy produkcji artykułów codziennego użytku na małą skalę. Z tego powodu najbardziej opłacalnym podejściem byłoby inwestowanie w produkcję przemysłu ciężkiego przez ograniczoną populację. Ponieważ produkcja perfum była niezwykle opłacalna, może mógłby skorzystać z tej okazji, aby nadrobić braki w środowisku. Uwolnij tę wiedźmy. Rozdział 212 karawana i nowe informacje były już drugi miesiąc lat i zgodnie z planem Margaret przybyła w dzień przesilenia letniego. Tym razem liczba statków przywiezionych przez grupę biznesową była znacznie większa, niż było w stanie pomieścić molo, dlatego wiele łodzi musiało teraz zacumować przy rzece i poczekać, aż inne statki, które znajdowały się przed nimi, zakończą rozładunek i pozwolą im aby samodzielnie dostać się na molo. To sprawiło, że Roland zdał sobie sprawę, że miejskie molo będzie musiało zostać rozbudowane. W tym miesiącu firma Greycastle Industrial Company w końcu wykonała swoje zadanie, zmniejszając wskaźnik złamowania do 40%. Udało jej się wyprodukować trzy silniki parowe na dzień dostawy. Chociaż w porównaniu z obecną trzecią generacją używaną w Border Town, te, które fabryka produkowała na handel zagraniczny, miały brak mocy, wyciekały powietrze, były hałaśliwe, grzechotały i miały inne cechy, które czyniły je znacznie gorszą jakością. Jednak w porównaniu z poprzednią liczbą wyprodukowanych maszyn był to i tak ogromny postęp. Zgodnie z ustaleniami, karawana Crescent Moon Bay Bay przywiozła osobową grupę rzemieślników. Roland umieścił ich wszystkich w parku przemysłowym na południowym brzegu rzeki Redwater. Oprócz budowy nowej drewnianej fabryki, oprócz pierwotnego zakładu, nakazał Karlowi wybudowanie akademika pracowniczego w pobliżu rzeki. Aby móc ukończyć te obiekty w ciągu miesiąca, wszystkie potrzebne ogromne kłody zostały przetransportowane na miejsce zdarzenia, a następnie pocięte przez Annę podokiem technicznym Karla. W ten sposób pierwotnie najbardziej czasochłonnym zadanie obróbki drewna zostało ukończone w ciągu zaledwie dwóch dni kiedy nauczyciel Karl zobaczył nową zdolność Anny, był oszołomiony. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy ta słaba i cicha dziewczyna stała się tak pewna siebie i zdawała się zawsze być w świetnym humorze. Na zamku Roland wydał wystawną kolację, witając przybycie grupy biznesowej. W tym samym czasie po raz pierwszy w ich polu widzenia pojawił się i Za każdym razem, gdy tu przychodzimy, opracowujecie nowe rzeczy, Margaret naprawdę mnie nie okłamała krzyknął hok. Nawet wino jest tak niezwykłe, to biały trunek przypomniała Margaret. Tak, biały trunek. W porównaniu z tym piwem i winem są zupełnie do i pozbawione smaku i z uśmiechem odrzucił kubek z alkoholem. Wasza wysokość, te rzeczy, musisz mi sprzedać kilka pudełek. Myślę, że jego smak jest zbyt ostry, lub inaczej mówiąc, wino owocowe jest dla mnie bardziej odpowiednie bizneswoman uśmiechnęła się i pokręciła głową. Roland uśmiechnął się. To ma związek z osobistymi preferencjami, wysokie stężenie destylowanego alkoholu nie każdemu odpowiada. Nie mam też zamiaru go rozpowszechniać, ale skoro tak się złożyło, że trochę zrobiłem, pomyślałem, że mogę dać każdemu skosztować. W tej podróży i picie wina było nadal głównym nurtem, ale destylacja alkoholu wyraźnie oferowała ogromny potencjał otwarcia nowego rynku. Podobnie jak likier biały, rum, whisky i wódka były alkoholami destylowanymi o wyższej zawartości alkoholu. Wraz z tymi destylowanymi alkoholami pojawił się także odpowiedni sznurek związany z kulturą barmańską. Jednak na razie było jeszcze za wcześnie, aby otworzyć tę branżę w bordatownym. Wasza wysokość, przywiozłem ze sobą pewne wieści w związku ze sprawą, o której wspomniałaś w swoim poprzednim liście zaczęła Margaret. Teraz, gdy Kościół przejął królestwo Endless Winter, nie wprowadzono zbyt wielu zmian. Obecnie borykają się z bardzo silnym oporem królestwa Wilczego Serca. Z tego powodu zgromadzili wszystkie swoje wojska w Zamku Złamanych Zębów, ale nawet przy nich nie byli w stanie zrobić kroku naprzód przez ostatnie dwa miesiące. Ponadto Królestwo Świtu wysłało wiadomość do Grey że celem Kościoła powinno być wyeliminowanie czarownic, zamiast tego chcą oni przejąć cztery królestwa. Sugerowali, że oba kraje powinny zawrzeć sojusz, wypędzając siły Kościoła z królestwa i wspólnie walczyć przeciwko świętemu mieście Hermesa. Jak zareagowało królewskie miasto? Roland zapytał, premier królestwa, marki Zwyka, natychmiast odrzucił tę propozycję, a nawet potępił drugą stronę zamówienie bzdur. Margaret wzruszyła ramionami. Ta sprawa wywołała duże zamieszanie w King's City, nawet szlachta nie jest w stanie osiągnąć spójnego poglądu. O ile wiem, wiele osób popiera ideę sojuszu. Przecież na razie Kościół nie dał znaku, że zwróci suwerenność następcy królestwa wiecznej zimy. Czy Tymoteusz nie wystąpił naprzód? Odpowiedzią było z pewnością podburzenie Tymoteusza, w chwili gdy on sam pędzi ze swoją armią na wschód. Margaret przybrała nieco dostojną minę. Słyszałem, że na wschód od regionu morskiego wiatru znajdowała się ogromna flota, która zaatakowała i splądrowała wschodnie wybrzeże. Nie cofnęli się przed niczym, nie oszczędzono nawet kościołów, a także wielu kupców z fiordów, których spotkała tragedia. Wiele osób uciekło z regionu wschodniego. Hokija i udzieliliśmy już schronienia wielu z nich. Następnie Margaret dodała powiedzieli, że rabusie nie kradną już tylko pieniędzy. Dziś zabierają ze sobą nawet ludzi, a gdy zabiorą wszystko, co da się przenieść, wszystko, co zostanie, spalą, wygląda na to, że chcą zamienić całe wschodnie terytorium w białą krainę. Jest to absolutnie dotkliwy cios dla wschodniej arystokracji, która niedawno została podbita przez Tymoteusza. Zwykle wiadomość o tym, że Tymoteusz cierpi z powodu zmasowanego ataku, powinna być radosną wiadomością, ale kiedy usłyszał, że druga strona nawet pojmała ludność, serce Rolanda przeszyły fale bólu, ci, którym udało się uciec. Czy jesteś nimi zainteresowany? Margaret lekko się uśmiechnęła, po przeczytaniu listu domyśliłam się, że być może zechcesz kupić dużą liczbę niewolników, aby wzbogacić siłę roboczą na swoim terytorium. Jednakże i w porównaniu z obcymi uchodźcami z Królestwa dla zwinta i królestwa Wielczego Serca, uchodźcy z Grejcastle mogą nie chcieć sprzedać się niewolę. Nie potrzebuje ich jako niewolników. Dopóki ci ludzie będą chcieli przyjechać do Border Town i osiedlić się, będzie dla nich żywność i mieszkanie, a także otrzymają zapłatę za swoją pracę. Roland sprostował, zdał sobie także sprawę, że to dobra okazja na powiększenie swojej grupy ludzi, mimo że wiadomość dotarła nieco późno. Ile tam jest osób? Większość krzepkich i wpływowych uchodźców została już przyjęta przez szlachtę i karawany, ale poza King's City powinno nadal zgromadzić się prawie 10 tysięcy ludzi, jednak większość z nich to młodzież i kobiety. Cóż, nadal wyślę kogoś po drodze, żeby ich sprawdził, powiedział książę. Jeśli chcę je zebrać, czy muszę kontaktować się z urzędnikami King's City? Nie, nie musisz, Margaret machnęła ręką, aby podkreślić swoje słowa. Będą zawsze wdzięczni, że ktoś zabrał tych ludzi. W przeciwnym razie żywność, którą mają, nie wystarczy. Jeżeli liczba ta będzie nadal rosła, może się nawet zdarzyć, że niedobory żywności doprowadzą do zamieszek. Po obiedzie Roland wrócił do swojego biura i wezwał do swojego osobistego strażnika. Ten incydent uświadomił mu, jak zacofany jest obecnie jego system wywiadowczy. Gdyby od razu dowiedział się o problemie uchodźców, mógłby przygotować się wcześniej. W końcu pozwolił mu przyciągnąć jeszcze więcej ludzi do Bordertown. Obecnie jego wiedza o świecie zewnętrznym opierała się wyłącznie na informacjach, które otrzymywał od Karawem przyjeżdżających raz w miesiącu, a taka ilość po prostu nie była w stanie sprostać jego wymaganiom. Nawet ze swoją armią stacjonującą w twierdzy Song, która została utworzona jako placówka sztafetowa, mógł jedynie monitorować region zachodni. Jeśli naprawdę chciał rywalizować o tron Grey Castle, musiałby rozszerzyć swoją sieć wywiadowczą na całe królestwo, a nawet lepiej, cały kontynent. W tej chwili Roland nie miał wystarczającej liczby lojalnych i oddanych podwładnych, których mógłby użyć do stworzenia kompletnej siatki wywiadowczej, nie mówiąc już o wysyłaniu szpiegów do wszystkich części kraju, aby pracowali jako jego tajni agenci. Dlatego też zaczął od założenia fundamentów, wysyłając kilku ludzi do King City i pozwalając im zebrać informacje z miasta i okolic. Nie było konieczne, aby zaczynali od szczegółowego monitorowania, ale w ten sposób mogło przynajmniej uzyskać ogólne zrozumienie ogólnej sytuacji i nie musiałbym już dłużej pozostawać bierny, jak ma to miejsce obecnie. Mając świadomość wpływu Teo na czarne szczury uliczne w King City, książę wiedział, że jest najlepszym kandydatem na to stanowisko. Chcesz, żebym pojechał za karawaną do King City? Teo patrzył z niedowierzaniem. Zgadza się, będziesz miał dwa obowiązki. Twoja pierwsza misja to spotkanie z uchodźcami z regionu wschodniego. Wyślę z tobą grupę około 100 żołnierzy, którzy będą odpowiedzialni za eskortowanie ich z powrotem do Bordertown. O szczegółowych warunkach seansu poinformuję później, ale to jeszcze przed wyjazdem karawany. Tak. Po drugie, kiedy powódź uchodźców ucichnie, zostaniesz w King City i zaczniesz zbierać dla mnie informacje ze wszystkich części miasta. Ponieważ jesteś już przyzwyczajony do radzenia sobie ze szczurami pod ziemią, powinieneś wiedzieć, jak musisz sobie z tym poradzić. Co więcej, karawana Margaret będzie cię w pełni wspierać, jeśli jakieś zadanie będzie wymagało wydania pieniędzy, możesz się do niej udać. W porównaniu z twoim zadaniem udania się do Redwaters E.T. i rozpowszechniania wieści o czarownicach, tym razem twoje fundusze nie będą miały górnego limitu. Następnie położył rewolwer na stole, uważaj i chroni się, mam nadzieję, że wkrótce usłyszę od ciebie dobre wieści. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 213 Plan Wioślarza Cztery dni później flota handlowa wypłynęła z doków. To jest członków pierwszej armii poszli ze statkiem, udając się do King's E.T. W tych dniach Roland i Margareta doszli do porozumienia. Teo mógł przyjść do ich sklepu i poprosić o dowolną ilość złota królewskiego. Kwota ta byłaby następnie odliczana od ceny parowozów, a ponadto Roland musiał zapłacić dodatkowo 1% odsetek. Tym razem ilość seletry i rudy była dwukrotnie większa niż w poprzednim transporcie, ale dzięki depozytowi na przebudowę parowców Roland i tak otrzymał ponad 2200 sztuk złota królewskiego. Był to miesięczny dochód ze sprzedaży, o którym Ronald prawie nie odważyłby się marzyć podczas miesięcy demonów nawet sprzedając jeden miesiąc rudy. Uzyskałby dochód jedynie w wysokości 300 złotych królewskich. Kiedy karawana odjechała, nadszedł także dzień, w którym Magogie mogła tymczasowo opuścić Bordertown. Zgodnie z umową zawartą za miała podróżować na wyspy na Fjordach, przynosząc im wieści z zachodu. Roland napisał wyjątkowo długi list, który Magogie musiała zabrać ze sobą. Oprócz wyrażenia chęci współpracy, miał nadzieję, że piąta księżniczka wyśle kilka pomocniczych czarownic, które mogłyby przyjść i mu pomóc. W liście nie nazywał siebie jej bratem, ale lordem Bordertown. A teraz, po zabiciu księcia Rana, lordem terytorium zachodniego. Choć prawdopodobieństwo, że druga strona spełni jego prośby, było znikome, nadal chciał spróbować w każdym razie spędzenie czasu na napisaniu kilku dodatkowych słów nie stanowiło żadnego wysiłku. Pożegnanie odbyło się na zamkowym podwórzu, obecne były wszystkie czarownice. Nikt ale dał jej małą torebkę suszonych ryb, podczas gdy Lichtning dał jej paczkę mielonego pieprzu. Pozostałe czarownice również nie chciały się rozstawać, wszystkie podeszły do przodu, aby pogłaskać ją po piórach i przytulić na pożegnanie, zachowując się tak, jakby nadszedł czas bitwy i mogły zostać rozłączone na zawsze. Bądź spokojny, go opowiedziała Maggie, podnosząc głowę. Wkrótce wrócę, go. A co jeśli tyle nie pozwoli ci wrócić? Zapytał zmartwiony Lichtnik. Go. Gąb skrzywił się i zastanowił przez chwilę, po czym potrząsnął piórami. W takim razie po prostu się przemknę, go, więc doszliśmy do porozumienia, obiecała szczerze dziewczynka. Jeśli wrócisz, osobiście złapię kilka ptaków i upiekę je, aby się zjadł. Jest też plaster miodu, który odkryliśmy ostatnim razem, poczekam, aż wrócisz, abyśmy mogli wspólnie to rozwiązać. Breja. Res poreskiwała głową, osiągnęła porozumienie, Go. Jakie dobre słowa mógłbym powiedzieć? Roland stojący z boku również był ogarnięty wzruszeniem. Minął dopiero miesiąc, a Magogie już stała się jedną z nas. Dobra robota, oświetlenie. No cóż, do widzenia wszystkim go. Magogie zatrzepotała swoimi dużymi skrzydłami, po przebiegnięciu kilku kroków powoli wstała, okrążyła je dwa razy i stopniowo zniknęła za południowo wschodnim horyzontem. Bezproblemowo na wyspę. Kiedy Roland zobaczył, że ten mały punkt powoli znika, nie mógł przestać się o nią martwić. Tak, nie będzie żadnych problemów! Zgodziła się Lichtening bez wahania, po czym przekrzywiła głowę. Nie powinno być, prawda? Po odesłaniu magu Roland szybko wrócił do środka, zajmując się codzienną pracą. Tym razem chciał sporządzić kompletny zestaw planów przebudowy obu statków na Crescent Mountain Byłyby to pierwsze na świecie wiosła o napędzie parowym. Dzięki zastosowaniu jednego źródła zasilania nie było konieczności wymiany bagażnika, łącząc bezpośrednio wiosło napędzane parą z skołem, używanie niektórych korzeni do kontrolowania wlotu rurociągu powietrza, a co za tym idzie? Kontrolowania statku. Aby spowolnić lub zatrzymać łódź, wystarczyłoby zamknąć rurę wlotową, a nadmiar pary wyciekłby z otworu wylotowego. Podczas procedury zatrzymywania ogień nadal się palił, co znacznie ułatwiało ponowną jazdę do przodu. Zasada leżąca u podstaw planu nie była skomplikowana, więc Roland był w stanie dość szybko narysować przybliżony model. Gdyby chciał uzyskać dokładny rysunek produkcyjny, musiałby udać się do doku, aby dokładnie zmierzyć wymiary łodzi. W tym momencie do biura weszła Anna, niosąc książkę. Co się dzieje? Roland odłożył pędzel do gęsiego pisania, nie mogąc powstrzymać uśmiechu. Skończyłam tę książkę tymi słowami odłożyła na jego biurko książkę zatytułowaną Teoretyczne podstawy nauk przyrodniczych. Widząc to, uśmiech Rolanda nagle stał się nieco sztywny, to było po prostu przesadzone. W ciągu kilku miesięcy udało jej się przeczytać całą wiedzę matematyczną i fizyczną na poziomie szkoły średniej. Nie musiał nawet pytać, czy jego rozmówca wszystko zrozumiał, bo gdy Anna mówiła o czytaniu, miała na myśli pełne zrozumienie. W przeciwnym razie na pewno jeszcze raz spojrzy lub po prostu przyjdzie go zapytać: Czy rysujesz plany zastąpienia żagla silnikiem parowym jako źródłem zasilania? Uwaga, Anny, szybko przykuł leżący na stole szkic, ale, ale co? Czy te dwa koła przypominają kałuże do wiosłowania? Kiedy się obracają, mogą wytworzyć siłę pchającą, ale połowa z nich jest odsłonięta, co stanowi ogromne marnotrawstwo mocy Dlaczego więc nie zanurzyć ich całkowicie w wodzie? Roland patrzył na nią z szeroko otwartymi ustami, nie wiedząc, jak odpowiedzieć Skoro nie istnieją ludzie urodzeni z wiedzą, czy to znaczy, że po prostu patrząc na zadrapania, była w stanie w ciągu tych kilku chwil dokonać oceny? Myśląc o tej możliwości, jego zainteresowanie nagle wzrosło Więc czy możesz mi powiedzieć, jak mógłbyś to ulepszyć? Anna zastanawiała się przez chwilę, po czym podniosła pędzel i zaczęła rysować na papierze Roland podparł dłonią pod bródek, z zainteresowaniem podziwiając jej staranną próbę rysowania jej grzywka z spinką kołsała się w przód i w tył przy każdym jej ruchu. Jej długie, smukłe rzęsy zatrzepotały dwukrotnie, a białe policzki nabrały naturalnego różowego odcienia. Chociaż pod tym kątem widział tylko bok jej twarzy, ale w przeciwieństwie do jasnego tła, jej profil od grzbietu nosa, przez brodę, aż do szyi, tworzył idealną i delikatną krzywiznę. Chcesz zjeść rybę? Nick Htingale podeszła i położyła ręce między nimi. Enanna skinęła głową i przyjęła zaoferowaną przekąskę. Dziękuję. Kiedy jego pole widzenia zostało zasłonięte, Roland zakaszlał dwa razy, a potem jeszcze raz musiał spojrzeć na obrazy na biurku. Początkowo Anna próbowała całkowicie zanurzyć koło w wodzie. Jednakże oznaczało to, że trudno byłoby obserwować położenie koła, gdy zbliżało się ono do brzegu, co ułatwiało uderzenia lub dok. Następnie umieściła koło na tylnej części statku, co było standardową praktyką, ale w związku z tym ustawienie przekładni stało się znacznie bardziej skomplikowane. W końcu nieporęczny silnik parowy nie nadawał się do umieszczenia na końcu kadłuba. W ten sposób wełna napędowy i skrzynia biegów zajmowałyby dość dużą część kadłuba. Kiedy Roland zobaczył rysunki jej najnowszej koncepcji, po raz kolejny nie mógł powstrzymać się od krzyku z podziwu dla bystrego myślenia swoich odpowiedników. Szkic, nad którym obecnie zastanawiała się Anna, był nieskończenie bliski układowi śmigła jednoosiowego, silnik parowy umieszczono na dnie kadłuba, a wełn napędowy wystawał z kadłuba poniżej linii wodnej. Na jego końcu połączyła cztery kwadratowe ostrza, co nadało mu wygląd przypominający wiatrak. Nie wiem, czy można to zrobić w ten sposób, zawahała się. Ale rozsądnie jest powiedzieć, że utrzymując wiosło w pochyleniu, można wytworzyć poziomą siłę pchania. Jednakże, redukując koło do naszych łopatek, nie wiem, czy uda się wygenerować wystarczającą moc, aby poruszyć statkiem. Oczywiście, że byłoby to możliwe, wymaga to jedynie niewielkiej modyfikacji. Roland wyjął piór z dłoni Anny i narysował oryginalny projekt śmigła, w porównaniu z kształtem wiatraka, ten kształt ostrza bardziej nadaje się do obracania się w wodzie. Twój tok myślenia jest całkowicie słuszny, ale wymogiem umownym jest przekształcenie statków w wioślarz, dlatego nadal pozostaniemy przy pierwszej metodzie, nie ma to nic wspólnego z technologią, to po prostu strategia biznesowa. Zrobił pauzę i zapytał: Zmierzy kadłub, chcesz iść ze mną? Anna zamrugała swoimi niebieskimi oczami. Aha. Najlepszym sposobem na naukę jest opanowanie teorii, a następnie zastosowanie jej w praktyce. Słowik. Kiedy Anna poszła za księciem do drzwi, zobaczyła, że słowik wciąż wpatruje się w te plany na stole, przez co nie może nie otworzyć ust. Ach, możesz iść pierwszy? Ja zaraz przyjdę. Trzymając szkicę w dłoni, Nick wielokrotnie je porównywał. Dochodząc do wniosku: czy nie zmieniły się po prostu położenie koła? Dnia uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 214 Podróż do King's City Flota handlowa podążała od nogą rzeki Redwater w drodze na północ i po minięciu Silver City wpłynęła do Wielkiego Kanału do King's City. Teo przypomniał sobie, jak kiedyś przeczytał w kronikach Grey Castle, że 200 lat temu wszystko wokół było pustkowiem. Aby przetransportować srebro wydobyte w pobliskich kopalniach z powrotem do King's City na Wimbledonie wezwałem kamieniarzy i prawie 10 tysięcy majsterkowiczów. Po 20 czasochłonnych latach kopania w końcu otwarto bezpośrednie połączenie między kopalniami srebra a King's City. Jednak podczas procesu budowy wokół kopalni srebra stopniowo utworzyło się nowe miasto, które później zostało nazwane przez zmarłego króla srebrnym miastem. Ale scena, która się przed nim rozegrała, była zupełnie inna od tej sprzed 200 lat, to już nie było pustkowie. Zamiast tego obie strony były teraz pokryte bujnymi polami uprawnymi, które powoli przekształciły się w wioskę. Widząc tę scenę, Theo pomyślał o i Królestwa, które łączyło miasto granicznej twierdzy Long Song. Wierzył, że po ukończeniu tej drogi również okoliczne wskórze staną się gęściej zaludnione. Słyszałem, że mieszkała się w King City. Nagle za jego plecami rozległ się kobiecy głos. Kiedy to odwrócił głowę, zobaczył, że głos należał do Margaret, właścicielki karawany, pokiwał głową, zanim zostałem strażnikiem pałacowym, mieszkałem w centrum miasta. Jak się czujesz, wracając do swojego starego domu? Szczerze mówiąc, nieźle powiedział, gdyby nie rozkaz jego królewskiej mości, wolałbym zostać w Bordertown. Chociaż King's City wydaje się być miejscem tętniącym życiem, ludzie, którzy tam mieszkają, czują się duszni. Dzieje się tak szczególnie w przypadku niższej szlachty, pomyślał Tę: Czy to prawda? Margaret uśmiechnęła się. Ile wiesz o jego wysokości, Rolandzie? Co się dzieje? Słysząc to pytanie, jego serce lekko zadrżało z zimna. Myślę, że to naprawdę niesamowita osoba. Oczywiście po King's City krąży wiele złych plotek i ty też powinieneś je usłyszeć. Jednak w Bordertown nie jest tak, jak głosiły te plotki, jego zachowanie i pomysły są nieprzewidywalne przerwała. Jeśli dzięki jego wiedzy i umiejętnościom powstał silnik parowy, to dlaczego w takim razie nawet żołnierze są przez niego szkoleni? Tak niezwykłe? Skoro już mowa o jeden. Armii, TEO spojrzał w stronę żołnierzy siedzących na pokładzie biorąc pod uwagę, że ich działania w King's City musiały być jak najbardziej ukryte, nie byli wyposażeni w broń ani nie nosili jednolitych mundurów wojskowych. Zamiast tego ich zbroje zostały zastąpione najróżniejszymi skórzanymi zbrojami, a jedyną bronią, jaką nosili, były drewniane włócznie na plecach. Wyglądali jak inni strażnicy karawany. Dla większości z nich była to pierwsza wizyta z dala od terytorium zachodniego, dlatego wszyscy z ciekawością rozglądali się i rozmawiali o tym, co widzieli, ale nikt jeszcze nie zdjął butów ani położyli się na ramionach. Z drugiej strony, najemnicy z karawany, aby uniknąć słońca, wielu z nich opuściło pokład i weszło do kabiny, pozostawiając na pokładzie tylko trzy lub cztery osoby, które z kolei zdjęły buty i położyły się płasko na ziemi. Cień z rękami wyciągniętymi wzdłuż ciała. Nie jestem całkiem jasny, odpowiedział niechętnie tę. Nie chodziło o to, że próbował coś ukryć, po prostu nie znał odpowiedzi po przybyciu do bordertown 4. Książę bardzo się zmienił w porównaniu do swojego dawnego siebie. Prawdopodobnie jego królewska wysokość sprzed to było tylko przebranie. Czy to? Margaret nic więcej nie powiedziała, milczała przez chwilę, a potem nagle wyciągnęła rękę i wskazała w dal. Patrz, to mury miejskie. Wkrótce przybędziemy. Na skraju pola widzenia widział rozmytą, naturalną szarość, gdy tekstał i patrzył, mógł już poczuć wspaniałość murów miejskich. Mury miejskie były najwybitniejszym dziełem cechu kamieniarzy, zanim zostały rozpuszczone. Zarówno jego wysokość, jak i grubość nie miały sobie równych w Królestwie grejcastle. Słyszał nawet, że w ścianach znajdowały się pokoje i kanały, w których mogło odpocząć prawie tysiąc żołnierzy. Dzięki temu możemy zagwarantować nieprzerwany patrol i szybkie wsparcie. Kiedy ściany stały się jasne dla Teo, w jego polu widzenia pojawiły się także postacie uciekinierów. Na obrzeżach King's City zebrała się duża liczba cywilów. Wzdłuż ścian zbudowali proste szopy. Przed tymi szopami paliło się wiele ognisk, wzbijając w powietrze biały dym. Wszystko wydawało się, że to gotująca się owsianka ryżowa. Na razie tym ludziom nie skończyło się jeszcze jedzenie, a ich mimika też była nadal dobra. Ale Kings City z pewnością nie będzie ich wiecznie wspierać darmową żywnością, gdy tylko arystokraci wybiorą dla nich siłę roboczą, wyślą swoje wojska, aby wypędzili tych ludzi. Jak masz zamiar wykonać swoje zadanie? Margaret zapytała z zaciekawieniem: ty wyślesz że danych ci przez jego wysokość, aby przyciągnęli ludzi za pomocą propagandy? Nie, taki plan miałby niską skuteczność. Co więcej, bardzo łatwo byłoby zwrócić na siebie niechcianą uwagę innych. Teo potrząsnął głową: jeśli chcesz coś zrobić w Kings City, albo przekupujesz urzędnika, albo wynajmujesz szczury, powinieneś już o tym dogłębnie wiedzieć. Jasne roześmiała się chciałam ci pomóc jednym lub dwoma słowami, ale wydaje się, że nie jest to konieczne. Jeśli więc będziesz potrzebować pieniędzy, po prostu przyjdź do mnie. Margaret wręczyła mu znak, jeśli to ujawnisz, jeden z kierowników mojego sklepu natychmiast się ze mną skontaktuje. Oczywiście wszystko poniżej 100 złotych królewskich można odebrać bezpośrednio. Dziękuję. Teo wziął że to był to kamień w kolorze głębokiej czerwieni, na którym wygrawerowano linie, których nigdy wcześniej nie widział. Nie musisz być taki uprzejmy, zachichotała. Pieniądze zostaną mi zwrócone przez jego wysokość wraz z odsetkami. Po dotarciu na molo nad kanałem Teo rozkazał żołnierzom 1 armii pozostać na obrzeżach i czekać na wieści od niego. Ich jedynym bieżącym zadaniem było jak najdokładniejsze unikanie widoku patroli King City, podczas gdy sam Teo wkraczał do miasta wraz z karawaną. Przy bramie zauważył, że kontrola strażników stała się znacznie bardziej rygorystyczna niż wcześniej. Najwyraźniej nie chcieli, aby do miasta dostał się żaden z uciekinierów, którym udało się uciec ze wschodu. Po wejściu do miasta pierwszą rzeczą, która przyszła mu do głowy, był rząd potężnych szubienic. Na nich wisiły cztery kobiety z rękami związanymi na plecach, wydzielające straszny smród z powodu wystawienia na działanie palącego słońca. Widząc taką scenę, teo natychmiast się skrzywił. Tymoteusz organizuje w mieście polowanie na czarownicę i to właśnie ci nieszczęśnicy zostają złe. pani westchnęła Margaret, ale to nieprawda? Niektórym czarownicom szlachta po prostu się znudziła, po prostu skorzystała z okazji. Trudno powiedzieć, co jest lepsze, dalsze przebywanie w ciemnym pokoju bez światła, czy jak najszybsze uwolnienie się od bólu. Niezależnie od wszystkiego, życzę im spokoju. Przez ostatnie pół roku w Border Town Teo zdał sobie sprawę, że czarownicom nie można wybaczyć tak, jak głosił kościół, i że poza ich dziwnymi zdolnościami nie różniły się niczym od zwykłych ludzi. Patrząc na ciała kobiet wiszących na szubienicach, stwierdził, że najmniejsze miały około 14 do 15 lat. Kiedy sobie to uświadomił, nagle poczuł się tak, jakby jego serce zostało ściśnięte, co natychmiast przywróciło uczucie duszenia. Oprócz uchodźców poza King's City niewiele więcej zmieniło się w ciągu pół roku. Oprócz głównej drogi prowadzącej do bramy miejskiej, która była wyłożona niebieskimi kamieniami, wszystkie pozostałe boczne drogi i zaułki były z błota. Teraz, pod gorącym letnim słońcem, ziemia była pokryta pęknięciami i za każdym razem, gdy obok przejeżdżał powóz, unosił się z niego kłębek żółtego pyłu. Trudno było sobie wyobrazić, że stolica Królestwa niespodziewanie została wyprzedzona przez zabudowę miejską opuszczonego małego miasteczka tuż za zachodnią granicą. Po przekroczeniu dwóch ulic karawana wjechała w jedną linię na teren rynku. Zamiast pójść za nimi, teo pomachał margaret na pożegnanie i samotnie skręcił walejkę. Dotarłszy do znajomego wejścia do podziemnej tawerny trębacza, natychmiast pchnął drzwi i wszedł do środka. Hej, tawerna będzie otwarta tylko w nocy. Ktoś krzyknął. Teo zignorował ich i od razu podszedł do baru, twarzą w twarz z silnym mężczyzną, który zajęty był żarliwym wycieraniem kieliszka z winem. nadal mnie pamiętasz. Spod jakiego kamienia wskoczyłaś konik polny, nie słyszałeś, że pół otwiera się tylko w nocy? Niecierpliwie odstawił szklankę, podniósł ponurą twarz, podczas gdy dwóch kilnerów również podeszło, aby go otoczyć, przerywając ustawianie stołu i krzeseł. Teraz policzę do trzech teha Sirteo. To ja te splunął w bok. Mam dobrą ofertę biznesową, którą chcę Ci zaoferować. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 215 palcę szkieletu teo został zabrany na drugie piętro małego domu. Muskularny mężczyzna kazał kelnerom kontynuować sprzątanie, po czym zamknął drzwi. Pokoje te były zwykle wykorzystywane do przyjmowania klientów o specjalnych potrzebach, ale dla zaledwie 25 miedzianych członków rodziny królewskiej na noc otoczenie nie było zbyt eleganckie. W pokoju unosił się nieprzyjemny zapach pleśni i wąskie łóżko z pościelą na wierzchu tak pogniecioną, jakby nie była prana lub wynoszona na słońce do wyschnięcia przez bardzo długi czas. W pękniętym stole brakowało narożnika, a pęknięcia wypełniły czarne kłaczki, co nadało mu brudny i tłusty wygląd. Jednak ten był zbyt leniwy, żeby się tym wszystkim przejmować, usiadł na łóżku i spokojnie czekał, aż druga strona zacznie mówić. Zniknąłeś na dłuższy czas, powiedział muskularny mężczyzna z uśmiechem. Skoro i zajął twoje miejsce, dlaczego nie przyszedłaś do tawerny? Nawet jeśli nie jesteś już odpowiedzialny za tę sprawę, nadal mogłeś przyjść do nas na kielich wina, prawda? Jego pseudonim brzmiał czarny młot, był stróżem ukrytego trębacza i członkiem palców szkieletu. Jego imię brzmiało dość przerażająco, ale był tylko jednym z wielu ulicznych szczurów King's City. Aby sobie pomagać, szczury utworzyły grupy, podzieliły kontrolowane przez siebie terytorium i zgodnie ze swoim biznesem tworzyły albo ogromną i zwartą grupę, albo luźną organizację. Za tymi mniej więcej wszystkimi podziemnymi organizacjami stał szlachetny lub bogaty kupiec, a palcem szkieletów nie był tu wyjątkiem. Ale w przeciwieństwie do psów domowych, większość szczurów nie zdecydowała się być lojalna tylko wobec jednej osoby, dopóki się nią zainteresują, będą pracować dla wszystkich. Nonsens stwierdził bez ogródek to. Tej nocy zawołasz do tawerny Hillway'a, świniopasa, srebrnego pierścienia i podsta. Mam coś, co muszę zrobić. Tych kilku to tylko ludzie tajnego trębacza, krzyknął szokowany czarny młot. Czy wystarczą? Powiedziałem, że to doskonała okazja biznesowa. Wzruszył ramionami. Przyszedłem cię szukać, ponieważ zrobiła się już dla mnie wiele rzeczy. Zgodnie ze zwykłą procedurą w przypadku szczurów ulicznych, pierwszym krokiem było znalezienie łącznika, a następnie druga strona decydowała, czy podejmie się zadania, czy nie. Kiedy oboje doszli do porozumienia, łącznik delegował zadanie właściwej osobie, a jednocześnie odpowiadał za pieniądze. Oczywiście w trakcie całego procesu nie wystawiali żadnej umowy ani certyfikatu, który mógłby posłużyć jako gwarancja, a ostatecznie to, czy uda im się osiągnąć pożądany efekt dla pracodawcy, także było zupełnie nieznane. Generalnie można powiedzieć, że bardziej prestiżowe organizacje dbałyby o swoją wiarygodność, więc koszty prowizji były również wysokie, natomiast nowa organizacja pobierałaby niższą cenę, ale zwiększała ryzyko utraty życia i imienia. Z czasem wytworzyła się delikatna równowaga pomiędzy szczurami ulicznymi a patrolem miejskim, które wspólnie utrzymywały obraz powierzchownego porządku w King's City. Zanim T.O. wszedł do pałacu, aby zostać strażnikiem pałacowym, pełnił funkcję patrolu, odpowiedzialnego za przydzielanie szczurom ulicznym pewnych zadań, którymi musiały się zająć, jeśli były one niewygodne dla publiczności. W efekcie jasno mu wyjaśniono, które grupy szczurów ulicznych są najpotężniejsze i jaki jest ich udział w King's City, co dało mu możliwość wyeliminowania czasu potrzebnego na zajęcie się złączem. A powodem, dla którego wybrał palce czaszki, było to, że nie był tak zły jak inne. Czy mogę zapytać, dla kogo teraz pracujesz? Zapytał czarny młot po chwili wahania. Teo nie dał mu odpowiedzi. Zamiast tego po prostu wskazał kciukiem w stronę pałacu za sobą. Po opuszczeniu patrolu i szczurów większość ludzi wiedziała tylko, że został strażnikiem, ale nie wiedzieli, że wkrótce został wybrany przez Wimbledon III na osobistą straż 4. Księcia, podążając za jego królewską mością do Bordartown. po sześciu miesiącach od jego zniknięcia powinni pomyśleć, że pracował w pałacu. Co więcej, wskazując jedynie kierunek pałacu, nie skłamał. Rodziną królewską był nie tylko Tymoteusz, członkiem rodziny królewskiej był także Roland Wimbledon. Rozumiem skinął głową, ale jej i Swineherd zniknęli. Czy mogę wybrać własne ręce? Co się im stało? Mark powiedział pełen nienawiści Czarny Młot. W czasie zeszłorocznej zimy doszło do konfliktu z mieszkańcami Dreamland Water, którzy przejęli kwiaty maku i więdnącą paproć, sprzedając jej w północnej dzielnicy miasta. Casasas doprowadził wszystkich do ich wypędzenia. Podczas walki chilwej przyłożył nóż do szyi. Krwi po prostu nie dało się zatamować, a świniopas również został wrzucony do kanału. Teo zmarszczył brwi, takimi myślami patrol by sobie zawracał głowę, od czasu do czasu nawet celowo prowokowali szczury do wzajemnego gryzienia, aby kontrolować ich siłę i ilość, więc gdy któryś z nich umrze, nie przejmowali się tym. Wszystko w porządku, ale pamiętaj, to muszą być ludzie z tawerny. Teo wziął głęboki oddech po wyjściu z stajnego trębacza. Wilgotny i spleśniały zapach panujący w pubie sprawił, że zachciało mu się wymiotować, ale dopiero gdy jego płuca ponownie napełniły się palącym, gorącym letnim powietrzem, udało mu się rozproszyć mroczne i duszące uczucie. Choć Hammer zaprosił go, aby poczekał w tawernie, twierdząc nawet, że im wymyśli dla niego dobre wino, aby go zabawić, Teonia nie miał ochoty zostawać zbyt długo w tym małym lokalu. Gdyby wydarzyło się coś nieprzewidzianego, nie byłby w stanie zareagować, zanim by się o tym dowiedział. Po wyjściu z tawerny postanowił udać się do centrum miasta, poszukać rozsądnej gospody i zarezerwować tam pokój na noc. Jeśli chodzi o żołnierzy pierwszej armii, byli już bardzo wprawni w rozbijaniu obozu na noc, więc nie musiał się o nich martwić. Gdy zapadła noc, to wrócił do nawróconego trębacza. W tym czasie pub zajmował się swoimi zwykłymi sprawami i od czasu do czasu wchodził lub wychodził klient. Przez chwilę po prostu obserwował z ciemności, czekając, aż do domu przyjdą stali klienci. Ponieważ była to tawerna niskiej jakości na obrzeżach miasta, większość gości stanowili zwykli ludzie, więc napoje były również tanim piwem. Zaledwie dziesięć miedzianych filiżanek wystarczyło, aby wypić kilka dużych filiżanek z rzędu. W hałaśliwym otoczeniu szybko odnalazł ludzi czarnego młota, siedzieli wokół stołu pod ścianą i na ich stole leżała biała falanga. Kiedy to ospokojnie i zebranie podszedł, natychmiast ktoś wstał, żeby zrobić mu miejsce. Dobry wieczór, proszę pana pod podprzywitali go skinieniem głowy. Pozwólcie, że przedstawię wam tę dwójkę. To jest mały palec. Blackhammer poklepał małą kobietę obok siebie, a następnie wskazał na młodego mężczyznę naprzeciwko niej, a to jest Hilwafkes. dopiero niedawno został członkiem Skeleton Fingers. Fafkesa? Wzrok ten zatrzymał się na przeciwnej stronie, która nieco oszczędnie skłoniła głowę na powitanie. W naszej branży jest tylko kilka osób, które mają nazwisko rodowe. Roześmiał się Black Hammer. Grał, dopóki nic nie zostało. Najpierw uciekła jego żona, potem musiał nawet sprzedać dom, a potem dołączył do szeregów ulicznych szczurów. Mieszkał w dystrykcie północnym i okazjonalnie był patronem tajnego trębacza. Silver Linksy pod byli starymi znajomymi, mały paluszek wyglądał jak każde inne dziecko z ulicy, ale Hilfawkes, Theo Teo rzeczywiście czuł, że jest w nim coś dziwnego, a jednak jego wygląd naprawdę przypominał osobę, która przeszła przez coś takiego drastyczne zmiana życia, cierpienie fizyczne i psychiczne. Jednak w jego oczach było coś, czego Theo nie był w stanie pojąć. Było jak w końcu, po namyśle, nadal nie był w stanie uzyskać odpowiedzi. Tak czy inaczej, skoro mieszkał w dystrykcie północnym i był klientem tawerny, nie powinno być problemu. Co więcej, moim pierwszym zadaniem jest po prostu dokończenie transportu uciekinierów, nie wiąże się to z żadnym ryzykiem. W porządku, teraz słuchaj, praca, którą musisz wykonać, nie jest skomplikowana. Wyższe szczeble nie chcą, aby liczba uciekinierów, którzy uciekli z regionu wschodniego, stale wzrastała. Zapasy zbóż z każdym dniem są coraz mniejsze, a jeśli tak dalej pójdzie, to tylko kwestią czasu, kiedy zaczną wybuchać zamieszki, przez co znacznie trudniej będzie sobie z nimi poradzić. Z tego powodu wymyślili sposób, jak odciągnąć ich od królewskiego miasta. Co mamy zrobić? zapytał Czarny Młot. To bardzo proste, wystarczy, że rozpowszechnisz wiadomość, że pustkowia na zachodzie są odzyskiwane i że lokalni lordowie są skłonni przyjąć uciekinierów. Co więcej, flota z najemnikami wyruszyła już, aby ich eskortować i za trzy dni dotrze do Molo nad kanałem. Zatem jedyne, co musisz zrobić, to rozpowszechnić tę wiadomość wśród tych głupców poza miastem. Możesz dodać konkretne szczegóły, im atrakcyjniej to sprawisz, tym lepiej. Ale, jeśli nadejdzie wyznaczony czas dla floty i najemników, a ich tam nie będzie, mówienie tego wszystkiego nie będzie miało sensu. Ach, powiedział srebrny pierścień. Oczywiście, eskorta przyjedzie to uśmiechnął się. Ach, zaskoczył go, czy to naprawdę prawda, że władcy regionu zachodniego chcą ich przyjąć. Ty głupcze czarny moc uderzył go w czubek głowy. Jeśli chcesz odegrać taką rolę, naturalnie musisz się z tym pogodzić. Czy Ty wierzysz, że po eskorcie do regionu zachodniego będą w stanie wrócić, opierając się wyłącznie na dwóch nogach. A jeśli chodzi o to, jak sobie z nimi później poradzić, niech miejscowi lordowie zaprzątną sobie tym głowę. Spojrzał na tę, to rzeczywiście nie jest trudnym zadanie, ale nagroda. Teo podniósł dwa palce dwa razy więcej. Mój nowy pracodawca ma pieniądze, w przeciwieństwie do patrolu. Chcę po prostu jak najszybciej zobaczyć rezultaty. Ile złota będzie go to kosztować, nie ma dla niego znaczenia. Uśmiechnął się, czy nie mówiłem ci już, że to bardzo dobry interes? Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 216 Demoniczne zaraza przez następne dwa dni te bez przerwy przemieszczał się między izbą handlową Margareta przed mieściami King's City. Margaret miała zapewnić flotę do transportu uchodźców, podczas gdy jeden armia przebrana za najemników miała przybyć na nabrzeże nad kanałem w wyznaczonym czasie, aby zorganizować kontrolę bezpieczeństwa i zaokrętowanie. Jeśli chodzi o rozpowszechnianie informacji, Teo nie martwił się, że Black Hammer spokojnie poradzi sobie z takim zadaniem po pompnięciu tak atrakcyjnej przynęty. Pozwalanie szczurom ulicznym na wykonywanie takiej pracy było znacznie wygodniejsze niż zlecanie jej osobom z zewnątrz. Choć zasięg ich działania ograniczał się do dystryktu północnego, uchodźcy z pewnością rozgłosiliby tę wiadomość między sobą. Co więcej, i tak nie byłby w stanie zająć się nimi wszystkimi na raz. Wcześniej jego królewska wysokość wyraźnie mu wyjaśnił, że jest to zadanie, które można wykonać w miarę upływu czasu, wysyłając jeden statek za drugim. W dniu przybycia floty na molo przybyło prawie tysiąc pozbawionych środków do życia i bezdomnych ludzi, znacznie więcej, niż Teo się spodziewał. Te uważał, że gdyby w promowaniu tej wyprawy liczył na jeden. Armię, gdyby przybyło sto osób, już byłby to uznany wynik za dobry. Zgodnie z wymogami Jego Królewskiej Mości w zakresie kontroli bezpieczeństwa, na statki w pierwszej kolejności wpuszczono dzieci, następnie rodziny dzieci, a na końcu pozostali dorośli. A jeśli chodzi o starszych obywateli, te odkrył, że w tłumie prawie nie było osób z siwymi włosami. Być może nie chcieli ryzykować udania się w odległe i nieznane miejsce, a może od początku nie mogli uciec z regionu wschodniego do King's City. Po tym jak pierwsza flota złożona z 10 jedno masztowców opuściła Molo z 500 osobami na pokładzie, resztę oczekujących uchodźców odwieziono z powrotem do obozu, ale wszyscy zabrali ze sobą wiadomość, że flota powróci. Myśląc, że z łatwością uda mu się wykonać pierwsze z zadań jego wysokości, nie spodziewał się, że wkrótce po tym, jak flota handlowa wywiozła drugą partię ludzi, czeka go poważny problem. W King's City nagle wybuchła dziwna choroba. Pierwszy znaleziony zmarły leżał na poboczu drogi, jego ciało było pokryte wieloma czarnymi plamami i wypadły mu zęby. Jego skóra również pękła w wielu miejscach, a krew wypływająca z tych miejsc zmieniła kolor, stała się czarna jak krew czarownic pochłoniętych strachem przed demonicznym ukąszeniem. Tym razem jednak zmarłą nie była kobieta, lecz mężczyzna, mieszkaniec z dystryktu północnego. Niedługo potem odkryto jedno po drugim kilka zwłok o tych samych objawach. Co więcej, u niektórych osób, które miały kontakt z zębami, zaczęły pojawiać się ciemne plamy. Niezależnie od tego, czy były to kuracje ziołowe czy zimne okłady, nic nie było w stanie stłumić choroby. Nawet podczas leczenia opuszczaniem krwi ich krew, która zwykle była czerwona, teraz stała się czarna, jakby została zmieszana z dużą ilością atramentu. Wkrótce strach ogarnął masy, co stale zwiększało liczbę osób udających się do kościoła na modlitwę, ale wszystko było na nic. Każdego dnia pojawiało się coraz więcej osób z tymi czarnymi plamami, a wśród ciekinierów poza miastem odnajdywano nawet osoby z tymi samymi objawami. W końcu przed modlącymi się mszami pojawił się najwyższy kapłan kościoła i oświadczył, że to wszystko jest spiskiem czarownic mających na celu szerzenie mocy diabła, zarażając w ten sposób innych niewinnych ludzi. Ponadto ksiądz powiedział, że obecnie żadne leczenie nie jest w stanie oprzeć się mocy diabła, a ludzie, którzy ulegną korozji, umrą w ogromnym bólu. Jednakże kościół nigdy nie pozostawał bezczynny, opracowali już święty eliksir, który był wystarczająco potężny, aby wypędzić diabła z powrotem do piekła. To stwierdzenie pozwoliło zarażonym osobom ponownie ujrzeć promek nadziei. Codziennie siedzieli przed drzwiami kościoła, czekając na wylanie świętego eliksiru. Chociaż peł miał poważne wątpliwości co do twierdzeń kościoła, tymczasowo wstrzymał wysyłkę uchodźców, aby uwzględnić każdą ewentualność. Dlaczego chcesz przestać? Blackhammer zapytał niezwykle zdziwiony: dlaczego nie spieszymy się z odesłaniem tych ludzi, zanim zostaną zniszczeni przez ducha diabła? Czy chcesz, żeby pozostały w mieście i stały się nasionami czarownic? Takie jest drżenie ludzi na górze odpowiedział niecierpliwie tę. To po prostu zwykli uciekinierze. Jeśli zachód również zostanie zarażony tą złą siłą, jak będzie wówczas wyglądało królestwo. Eee, e. Black Hammer lekko się zaniepokoił, ale to, co stanie się z regionem zachodnim, nie ma dla nas żadnego znaczenia. Sirte, co na to? Po prostu nie słyszymy opinii osób powyżej i po prostu ich odciągamy. Pomyśl o tym, to taka demoniczna choroba, jedno dotknięcie i zostaniesz zarażony. Po prostu nie mogę tu zostać i czekać, aż diabeł przyjdzie, nawet jeśli oddzielaj ich od nas mur. Jakbyśmy ich nie słyszeli? Zapytał chłodno Tak jak ja, ty też masz tylko jedną głowę. Po wyjściu z pubu udał się do kolejnego sklepu oznaczonego emblematem margaret Caravan i odsłonił swój żeton. Muszę się spotkać z twoim szefem. Im szybciej, tym lepiej. Nie trwało długo, zanim mógł spotkać się z handlarką w tajnym pomieszczeniu sklepu. Choroba zdecydowanie nie ma nic wspólnego z czarownicami, zaczęła Margaret. Gdyby udało im się wyzwolić tak demoniczną moc, Boży kamień odwetu byłby bezsilny i już zamieniliby Hermesa w martwą strefę. Ja też myślę to samo, ale jest to nadal pilna sprawa, którą należy zgłosić jego królewskiej mości. Chociaż u obu grup osób, którym wyruszyły do Border Town, nie zaobserwowano żadnych objawów czarnych plam, wydaje się, że choroba ta nie objawia się na miejscu. W przypadku, gdyby niektórzy ludzie na statkach zostali zarażeni tą złą siłą, border musi natychmiast się na to przygotować. Teo wyciągnął z kieszeni złożony list. Potrzebuje Twojej pomocy, aby jak najszybciej odesłać wiadomość do jego wysokości. Naturalnie skinęła głową. Transmisja informacji pomiędzy sprzedawcami zawsze była najszybsza. Po kilku dniach żeglugi Łucji zachciało się wymiotować. Wydawało się, że przez ostatni miesiąc nieustannie uciekała najpierw z regionu wschodniego do Kings City, potem z Kings City do regionu zachodniego. W przypadku pierwszego powodem było to, że została wypędzona z domu, w przypadku drugiego powodem było to, że jej w końcu znów ujrzała promek nadziei. Starsza siostro, wody, jestem spragniona. Bel wydał bolesny jęki wyciągnął rękę, chwytając Lucię za ramię. Dobrze, pójdę i przyniosę ci trochę wody. Lucia chwyciła torbę i wyszła z kabiny, leżąc płasko w najniższym punkcie statku i wyciągając rękę, aby zanurzyć torbę w wodzie rzecznej. Faz żołądkowy znów zaczął się w niej gromadzić, w końcu uniemożliwiając jej powstrzymanie go i z głośnym wow wyleciały wymioty. Wypluła także resztki żwiru, który pozostał jej w żołądku, nie tylko ustami, ale także nozdrzami. Mocno stłumiła chęć wybuchnięcia płaczem, zacisnęła zęby i potarła twarz wierzchem dłoni, po czym dalej moczyła torbę w rzece. Kiedy worek w końcu napełnił się wodą, ostrożnie trzymała go w ramionach i pobiegła z powrotem do kabiny. Woda jest tutaj, otwórz usta. Jednak twarz Benle znów wyglądała nieco gorzej niż wcześniej. Jej policzki nie były pokryte normalnym rumieńcem, a czoło też było strasznie gorące. Mocno zacisnęła usta, wydając z siebie jedynie sporadyczne jęki. Nie mając innego wyjścia, jak tylko otworzyć usta na siłę, Lucia przekręciła worek z wodą tak, aby kropelki wody wpadły bezpośrednio do ust jej siostry. Jesteś zbyt blisko niej. Ciemne plamy dotarły już do szyi, dłużej nie może im wytrzymać. Słaby mężczyzna w średnim wieku, który również był w domku, powiedział: My tu umrzemy, musisz myśleć o sobie. Wkrótce po opuszczeniu King's City na statku niektórzy ludzie zaczęli cierpieć na przerażającą chorobę. Po pierwsze, całe ich ciało stało się niezwykle gorące, po czym na skórze pojawiły się ciemne plamy. W ciągu do czterech dni choroba zaczyna się nasilać. Zarażeni nie tylko zapadli w śpiączkę, ale także osoby, które miały z nimi kontakt, również zaraziły się tą chorobą. Dlatego piątego dnia flota wyczyściła żaglówkę specjalnie do transportu pacjentów. Łucja domyśliła się, że druga strona nie wrzuciła po prostu chorych uchodźców do rzeki, ponieważ po jej stronie było też kilku zarażonych. Gdy na ciele Bella odkryto pierwsze ciemne plamy, Łucja nie słuchając żadnych zniechęcających słów ze strony innych, zdecydowała, że pójdzie za młodszą siostrą na statek chorobowy. Aby zaopiekować się młodym Bellem, prawie nie spała przez całe dwa dni. Jednak łucja nadal się nie poddawała. Wierzyła, że dopóki uda im się dotrzeć do regionu zachodniego, wszystko zmieni się na lepsze. Jeśli pogłoski były słuszne. Jej ostatnią nadzieją byłoby stowarzyszenie współpracy czarownic. Uwolnij tę wiedźmy. Rozdział 217 przyczyna choroby Roland i czarownicę stały, ale akurat gdy zdecydował się wrócić do swojego pokoju i zrobić sobie popołudniową drzemkę, Carter wpadł do jadalni. Wasza królewska wysokość, statki przewożące uchodźców z regionu wschodniego z King's City właśnie przybył na Molo. Tak szybko? Wygląda na to, że wydajność pracy ta jest dość wysoka, pomyślał Roland zadowolony, że jako człowiek mający powiązania z czarno-białą stroną społeczeństwa, jego czas spędzony w petrolu nie był stracony. Kiedy jednak spojrzał na swojego spoconego naczelnego rycerza i zauważył jego ściągnięte brwi, Roland od razu poczuł, że coś jest nie tak. Co się stało? Ludzie na pokładzie zarazili się dziwną chorobą. arter. szybko opisał cechy pacjenta. Początkowo było to tylko kilka osób, ale obecnie choroba rozprzestrzeniła się na dwa do trzech statków, zarażeni zostali nawet żołnierze jeden. Armii. Choroba powodująca czarne plamy na całym ciele, która rozprzestrzenia się także przy kontakcie? Brzmi to bardzo podobnie do zarazy, podobnej do słynnej czarnej śmierci. Jednakże prąd tegrzumy nie zmienił koloru krwi zakażonego, nie mówiąc już o pękaniu jego skóry. Roland zmarszczył brwi. Jego pierwszą myślą była Lila, ale nie pojęli jeszcze w pełni zakresu jej nowych zdolności, a zmuszanie jej do radzenia sobie z chorobami zakaźnymi, o których nigdy wcześniej nie słyszano, byłoby bardzo niebezpieczne. Gdyby nie udało jej się ich wyleczyć, byłoby całkiem prawdopodobne, że ona również zostanie zarażona. Musiał więc podjąć decyzję bardzo ostrożnie, ale z opisu Cartera wynikało, że ci ludzie nie wytrzymają zbyt długo. W każdym razie muszę najpierw zablokować teren. Myśląc aż do tego momentu, Roland rozkazał Carterowi, i ci wyszli pierwszą armię, powinni wyznaczyć obszar zastrzeżony na zewnątrz molu, zabraniając komukolwiek wchodzenia na niego i wychodzenia z niego. Dodatkowo powiedz im, pan Nana i ja też już jesteśmy w drodze. Tak. Czy to będzie bardzo trudne? Zapytał Nick Htingale. To wciąż nie jest jasne, wszystko zależy od zdolności Lily powiedział. Zadzwońcie do wszystkich członków Związku Czarownic, dzisiaj nie będzie popołudniowych drzemek. Przez całą podróż na Mall Roland zastanawiał się, jak sprawdzić skuteczność zdolności Lille, jednocześnie odizolowując ją od pacjentów. Na szczęście jej zdolność do ochrony świeżości należała do kategorii przywołania z zasięgiem pięciu metrów, takim jak wiele innych czarownic, co pozwoliło jej używać i skutecznie kontrolować swoją zdolność na odległość bez konieczności dotykania celu. Przyprowadził więc ze sobą dwóch stolarzy i przy pomocy Anny szybko zbudowali prostokątną skrzynię. Pokój był podzielony pośrodku i przez okno wbudowane w barierę można było zobaczyć przeciwną stronę. W dolnej połowie ściany wycięto dwa symetryczne otwory, na których Soryja namalowała elastyczną zasłonę, dzięki czemu gdy Lilie przeciągała ręce przez otwór, powłoka szczelnie owinęła się wokół jej dłoni. Co więcej, miękka zasłona w kolorze nieba odcięłaby również cyrkulację powietrza między dwoma pokojami. Dzięki temu, o ile później umyje ręce alkoholem, należy wyeliminować wszelką możliwość zakażenia. Przez cały ten czas porządek na statkach utrzymywało nadal sto żołnierzy jeden. Armii. To, że nadal potrafiły utrzymać dyscyplinę, nie wynikało z ich silnej woli, ale z tego, że większość z nich wierzyła, że anielska panna na nas z pewnością pozwoli im wyzdrowieć, tak jak zawsze to robiła. Gdy tylko przygotowano skrzynię, wybrano jednego z żołnierzy, który miał czarne plamy, ale nadal mógł chodzić. Zgodnie z instrukcją wszedł do pokoju i stanął nieruchomo, a następnie Lily wyciągnęła ręce przez barierę i w pełni wykorzystała swoje zdolności. W tym samym czasie Roland stał obok niej i przez okno obserwował sytuację żołnierza. Magiczna moc zadziałała po cichu, a kiedy dziewczynka skinęła głową, dając Rolandowi sygnał, że skończyła, ten otworzył usta i zapytał, jak się teraz czujesz? Wasza wysokość? Kiedy żołnierz usłyszał głos Rolanda, podekscytowany podniósł rękę, aby zasalutować, po czym zamarł w miejscu: hej, czuję, że odzyskałem siłę. O mój Boże! Wasza wysokość już czuję się znacznie lepiej. Roland zauważył także, że ciemne plamy na dłoni żołnierza szybko blakną, to na pewno nie jest objaw dżumy. Jeśli dobrze pamiętam, czarne plamy u żołnierza powinny wynikać z skomplikowanej sepsy i wysokiego stopnia ślinicy. Nawet po zabiciu prądka dżumy, plamy te powinny minąć dużo czasu, zanim znikną. W końcu Uli nie posiada zdolności uzdrawiania. Jednak jej nowa umiejętność miała wpływ na nieznaną infekcję, co sprawiło, że Roland poczuł lekką ulgę. Kiedy już w pełni wyzdrowiejesz, idź i zawołaj pozostałych żołnierzy, aby przyszli. Niech wejdzie kolejnych dziesięć osób, niezależnie od tego, czy wykazują objawy, czy nie. Wszystkie muszą tu przyjść na leczenie. Tak. Wasza wysokość krzyknął żołnierz, zrobił pauzę na chwilę, po czym ponownie zasalutował. Dziękuję, panno nana. To nie była panna nana, tym razem że cię ratowała panu Lile poprawił go ze śmiechem Roland. Tylko w przypadku, gdy choroba jest już tak zaawansowana, że skórę pęka, panna nana będzie potrzebna, aby cię zdrowić. Tak? Cóż, dotknął swojej głowy. Dziękuję, panno Lile. Zanim żołnierz odszedł, Lile zerknęła na księcia. Nie przeszkadzało mi, że pomyślał, że to nana nie trzeba mi dziękować. Cóż, jeśli tak jest, dlaczego nagle miałbyś stanąć tak prosto? Kiedy Roland na nią spojrzał i zobaczył, jak zaczesuje dwa kucyki, nie mógł powstrzymać się od pogłaskania jej po głowie, na co druga strona niespodziewanie nie okazała żadnych oznak protestu, tylko stłumiła mruczenie. Skoro to w końcu nie była plaga, to jaka jest przyczyna tej choroby? W chwili, gdy opuścił pudło, Nick Htingale pojawił się u jego boku i pochylił się. Wasza królewska wysokość, właśnie widziałem dziwne zjawisko, krew wypływającą z ich ran. Zawiera ona oznaki magii. Co? Roland zatrzymał się zszokowany. Węgle mam wrażenie, że w nocy patrzy na gwiazd wyjaśnił Nick Htingale do tej pory nigdy nie widziałem tak maleńkiego magicznego blasku. To przyszło nieoczekiwanie. Ale jeśli coś wiąże się z magią, należy to uważnie śledzić, nie ze względu na czarownicę, ale dlatego, że oznacza to, że prawdopodobnie kościół może być w to zamieszany. Teraz jestem przynajmniej pewien jednej rzeczy: choroba ta nie została spowodowana przez naturalną bakterię lub wirusa. Mam to. Po chwili namysłu książę kontynuował. Skoro tak jest, muszę pobrać kilka kropel krwi, żeby to zaobserwować. Nie, możesz zostać zarażony. Nikt przerwał nerwowo. Bądź pewna Roland uśmiechnął się do niej nowa umiejętność, ile całkowicie powstrzymała chorobę. Od pacjenta w śpiączce pobrano próbki krwi, następnie pokrył krwią ukoju i umieścił je na scenie, po czym dostosował odległość. Kiedy scena widziana przez obiektyw stopniowo stawała się coraz wyraźniejsza, pomyślał, że jeśli objawy były spowodowane przez coś wielkości bakterii, to możliwe, że nic nie widział. Kiedy jednak obiekt stał się ostry, Roland nie mógł wierzyć własnym oczom. W wąskim polu widzenia dostrzegł kilka grubych robali z mackami, które powoli poruszały się po krwi i od czasu do czasu pryskały z tyłu jakimś śluzem, który przypominał cienkie włosy. Ich wielkość była prawie takich samych wymiarów jak blony jednokomórkowe, ale podobnie jak u Matek Lile, ich ciało nie było przezroczyste, co utrudniało rozróżnienie, czy należą do organizmu jednokomórkowego, czy nie. Na szczęście magiczny blask robaków nie wpłynął na zdolności dziewczynki, pozwalając jej matce odegrać swoją rolę. Kiedy kopia została zmieszana z próbką krwi, dawała nawet pierwszeństwo atakowaniu tych dziwnych owadów i zamieniała je w jedyny w swoim rodzaju. Kiedy wszyscy żołnierze jeden. Armii zostali uzdrowieni. Aby uniknąć wypadków, Roland nakazał, aby wszyscy uciekinierzy wchodzący do loży nosili kaptury i byli prowadzeni przez żołnierzy, aby pomogli im wejść. W tym samym czasie ustawiono także kolejną lożę, w której głównie Nana zajmowała się leczeniem ciężko chorych pacjentów z otwartymi ranami. Leczenie trwało od południa do wieczora, a kiedy ponad pięćset osób z dziesięciu statków w pełni wyzdrowiał, tłum wybuchł wiwatami. Wiele osób klęczało na ziemi, wykrzykując jedną falę niech żyje jego wysokość za drugą, długo nie mogąc się uspokoić. Nie wyglądasz na szczęśliwego? Słowik mrugnął do niego. Tym, który wyleczył tę chorobę, nie byłem ja, ale Lili i Nana, które są czarownicami Roland potrząsnął głową. To oni powinni być tymi, którym kibicują. Powiedziawszy to, wiedział oczywiście, że nierozsądnie byłoby mówić to tym, którzy nie w pełni zaakceptowali czarownicę. Więc tylko wystchnął cicho si i miał nadzieję, że pewnego dnia czarownice również staną na scenie. Wydawało się, że Nick Htingale rozumie tę myśl tkwiącą w sercu Rolanda, Hojnie poklepała go po ramieniu i powiedziała, jest mało prawdopodobne, żeby kogokolwiek to obchodziło, już wystarczająco dużo zrobiłeś. Poza tym prędzej czy później nadejdzie ten dzień, prawda? Przerwała na chwilę. Cóż, jest tu dobra wiadomość, o której zapomniałam ci powiedzieć. Który? Może wkrótce do Związku Czarownic dołączy kolejny członek ujawnił Nick Htingalen z uśmiechem. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 218 Stan Lucibel ustabilizował się. Podobnie jak wtedy, gdy po raz pierwszy weszli na statek, znów byli dziwnie ułożeni. Najemnicy uzbrojeni w drewniane włócznie dzielili lud na mniejsze grupy. Do dziwnego pomieszczenia w pierwszej kolejności wnoszono tych, których życie było w niebezpieczeństwie. Potem zabrali małe dzieci, potem rodziny dzieci, a na koniec przyszła kolejna dorosłych. je wraz z Belem umieszczono na przedzie, cały proces leczenia przebiegł bardzo szybko, zawiązano jej siostrze oczy, a dwóch najemników chwyciło ją pod pachę i zaniosło do kabiny. Nie musiała długo czekać, zanim ktoś włożył jej pigułkę do ręki. Pigułka była bardzo mała i miała lekko-słodki smak, jednocześnie najemnicy również przekazali jej, że przekazali lek również jej siostrze, aby nie musiała się martwić. Kiedy wyszła z pokoju i mogła zdjąć kaptur, była milę zaskoczona, widząc, że kolory Bells poprawiają się w widocznym tempie. Choć nadal była w śpiączce, jej czoło nie paliło już gorąco, rumieńce na twarzy również zniknęły, a ciemne plamy zniknęły bez śladu. Kiedy wszyscy ludzie zostali uwolnieni od strachu przed zbliżającą się śmiercią, poczuli, że zyskali nowe życie i byli tak podekscytowani, że nie mogli się już powstrzymać, widząc w oddali stojącego siwego mężczyznę. Uklękli i wiwatowali, oddając mu najwyższy szacunek. Z ust najemników słyszeli, że to on jest panem tej krainy, odpowiedzialnym za region zachodni, jego królewską wysokość Rolandem Wimbledonem. Następnie, zgodnie z tym, co obiecywano w plotkach, pan nie tylko rozpalił ogniska na skraju Molo, ale także rozdał wszystkim owsiankę mięsną i powiedział, że otrzymają zapłatę, a także żywność i schronienie, o ile będą byli gotowi pracować na rzecz miasta. Podczas gdy wszyscy delektowali się pachnącą owsianką mięsną, rozmawiali także o tym, jakie to szczęście, że weszli na statki i uciekli do tego zachodniego regionu, a potem jeszcze raz chwalili jego wysokość za jego dobroć. Tylko Łucja poczuła się trochę zaniepokojona. Jak mogę skontaktować się ze stowarzyszeniem współpracy czarownic? Tajna wiadomość mówiła tylko, że w Bordertown mieszka grupa czarownic. Nie wspomniano, jak mogę je znaleźć. Najprawdopodobniej ta ważna część zaginęła podczas procesu transmisji, jedynie słabo słyszała, że wieść została rozesłana po dużych miastach regionu Centralnego Królestwa. W chwili, gdy ludzie napełnili żołądki, a najemnicy zaczęli ich prowadzić do drewnianych szop w pobliżu rzeki, nagle z i rozległ się kobiecy głos. Szukałeś nas? Była tak przerażona, że w tym samym momencie odwróciła głowę, skoczyła też dwa kroki do przodu, gotowa do ucieczki, ale kiedy w jej oczach pojawił się wygląd mówiącego, Lucia nie mogła się powstrzymować, żeby nie brać się w miejsce. Boże, co za piękna kobieta. Jej długie kręcone włosy, rozświetlone delikatnym pomarańczowym blaskiem migoczących płomieni, jej oczy, błyszczące jasno jak gwiazdy, słodki uśmiech. Ale najbardziej uderzającą częścią była jej aura, która nie była gorsza od aury żebnej szlachcianki, jakby sama była ważną osobą. Nazywam się Słowik, jestem wiedźmą, witaj w mieście granicznym. Uświadomiwszy sobie to uczucie, Lucia nie mogła się powstrzymać przed opuszczeniem głowy. Ja, nazywam się Lucia Wite. Chcę do ciebie dołączyć. W takim razie chodź ze mną, powiedział Nikhtingale z uśmiechem. Zabiorę cię do domu. O tej porze słońce już schowało się za górami, pozostawiając po sobie jedynie słabe światło, niosąc śpiący dzwon. Lucia powoli podążała za nią. Kiedy był czas twojego przebudzenia? zapytał nagle Nikhtingale. Budzenie? Lucia zaczęła. To jest moment, w którym zmieniasz się w czarownicę i wyjaśnił niktingale. Od tego momentu twoje ciało będzie nadal gromadzić magię i dlatego nazywamy tę transformację przebudzeniem. Myślę, może dwa lata temu wspomina Lucia. Czy magia jest mocą demonów? To tylko wymówka kościoła, nic więcej pokręciła głową. Magia jest zdolnością daną przez Boga i nie ma ona nic wspólnego z dobrym i złem. Tak zwane ukąszenie demoniczne to po prostu ból odczuwany, gdy magia w twoim ciele staje się zbyt obfita, można tego łatwo uniknąć dzięki praktyce. Nie muszę znosić tego bólu. Oczy ludzi rozszerzyły się. Tak, dopóki nie będzie ucisku kościoła, my, czarownice, nie musimy znosić bólu ukąszenia. Nikt Htingalen wyjaśnił, ale tutaj, w naszym domu, możemy swobodnie używać naszej magii. Potem wskazała za siebie, czy ten uroczy facet to twoja młodsza siostra? A co z twoją drugą rodziną? Wszyscy zginęli, tylko Belia mogliśmy uciec. Lucia milczała przez chwilę. Grupa ludzi zaatakowała Walencję, paląc, plądrując i zabijając wszędzie. Aby stawić im opór, ojciec. Jego pierś przebito kilkoma mieczami, a matka kazała nam szybko uciekać, w końcu ona też. Smutek, który tak długo trzymał w jej sercu, sprawił, że niemożliwe jest dla niej kontynuowanie kary. Całe cierpienie, głód, pragnienie, strach i żale, krótko mówiąc, cała niesprawiedliwość, którą musiała znosić po drodze, nagle uwolnił się. W przypadku siostry zacisnęła zęby i trzymała się, ale teraz wydawało się, że linie obronne, które zbudowała wokół swojego serca, nie są już w stanie blokować emocjonalnych wzlotów i upadków przed jej myślami, co szybko zmieniło jej szloch w bardzo głośny płacz. Wiedziała, że to nie jest dobry moment na to, że przy pierwszym spotkaniu powinna zachować się kulturalnie, ale łzy płynęły jak burza, nie dało się ich powstrzymać. Znaidzimy mnie za to, prawda? Poczuła, jak jej łzy i smarki zmieszały się ze sobą, a jej usta zaczęły mieć słony smak. Jednakże, ku zaskoczeniu ludzi, para ramion nagle owinęła się wokół niej, obejmując ją w ciepłym uścisku i delikatnie klepiąc ją po głowie. Nie obrażając się, z powodu brudu i na jej twarzy. Zamiast tego powiedziała cicho, płacz, płacz teraz, możesz to wszystko wyrzucić z siebie. Kiedy wybuch w końcu ucichł, podniosła głowę i zobaczyła, że ramiona słowika przysiąkły jej łzami. Przepraszam. Zarumieniła się. To nie ma znaczenia, czy teraz jest lepiej. Następnie Nick Htingale wyjął chusteczkę i pomógł jej wytrzyć twarz, jedną ręką chwycił Belle, a drugą ją trzymał. Chodźmy, jest jeszcze wiele sióstr, które czekają, aby cię powitać. Łucja myślała, że rezydencja czarownic będzie zlokalizowana gdzieś w małym opuszczonym magazynie lub piwnicy, nigdy nie spodziewała się, że Słowik zaprowadzi ją na teren zamku, czyż nie było to prywatne terytorium pana? Co jeszcze bardziej zaskakujące, strażnicy nie tylko jej nie zatrzymali, ale wręcz ją przywitali. Czy to możliwe, że całe miasto jest pod kontrolą Stowarzyszenia Współpracy Czarownic? Dotarła na trzecie piętro zamku, weszła do jasno oświetlonego pokoju i szokująco odkryła, że mężczyzna siedzący po przeciwnej stronie to pan, który niedawno otrzymał wiwaty mas. To jest przywódca Związku Czarownic, jego wysokość, Lord Roland Wimbledon. Przyjął ocalałych ze Stowarzyszenia Współpracy Czarownic, a także pozwolił rozpowszechnić to przesłanie w innych miastach, mając nadzieję przyciągnąć więcej bezdomnych sióstr. Nick Tingale przedstawił mężczyznę. Uczynił Bordertown domem dla nas, Czarownic. Nie musisz w to wątpić, w końcu osobami, które leczyły twoją siostrę i wszystkich innych chorych na statkach, byliśmy my, czarownice. jej zakręciło się w głowie, zupełnie nie spodziewała się, że znajdzie się szlachta chcąca zapewnić dom czarownicom, zamiast widzieć w nich narzędzia lub niewolników. Kiedy jej dusza w końcu wróciła do ciała, zaczęła panikować i skłoniła się zdenerwowana. Jej dziwaczna postawa była tak zdeformowana, że nikt Htingale nie mógł powstrzymać śmiechu. Nie przejmuj się tym, jego królewska wysokość nie dbała etykieta. Przybyłeś z terytorium wschodniego? Głos pana był spokojny i zrelaksowany, nie sprawiał wrażenia przysłuchania, ale raczej przyjaznej pogawędki. Łucja ukradkiem zerknęła na niego, widząc, że siedzi spokojnie na swoim krześle, i spojrzała na nią z wyrazem pełnego zainteresowania. Tak. W miarę jak rozmowa stawała się głębsza, a słowik uzupełniał wyjaśnienia, jej nastrój stopniowo się rozluźniał. Choć jej odpowiednik był szlachcicem, to jednak nie wykazywał się agresywną postawą, a raczej troską starszego. Więc kiedy przebudziłeś się dwa lata temu, nie powinieneś być jeszcze dorosły, przemówił pełen zainteresowania, więc jakie są twoje zdolności Przywracanie towarów do ich pierwotnej postaci powiedziała z wahaniem Łucja, ale nie we wszystkich przypadkach jest to skuteczne. Ich oryginalna forma? Jego królewska wysokość w zamyśleniu dotknął swojej brody, po czym podsunął jej nad stołem piękną filiżankę. Czy możesz mi to zademonstrować? To go zniszczy. To nie będzie bolało. Lucia skinęła głową, podeszła do stołu i położyła rękę na filiżance. Po krótkiej chwili kubek zaczął się kurczyć i odkształcać, ostatecznie formując się w trzy różne substancje, ta po lewej stronie wyglądała jak kałuża oleju, ciemna i lepka. Ta po środku wyglądała jak mała gromadka drobnego czarnego proszku. Wreszcie ta po prawej stronie wydawała się czystą wodą, która powoli kapała z krawędzi stołu. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 219. Starsza siostra, młodsza siostra, witajcie w Związku Czarownic. W sali grupa czarownic w różnym wieku i kolorze wesoło uniosła kieliszki. Dziękuję, dziękuję. Łucja poczuła, że jej oczy znów stają się łzawiące, pociągnęła nosem i impulsywnie próbowała powstrzymać łzy. Uniosła filiżankę i wypiła gwina, które nie smakowało tak gorzko, jak zapamiętała, ale było lekko słodkie. Po wizycie u pana i przy pomocy Słowika Łucja była w stanie sama umyć bynle i wykąpać się. Następnie zakładamy komplet czystych ubrań. Kiedy jej siostra już się osiedliła, Łucja ponownie poszła za Słowikiem do sali zamkowej. Tutaj czarownice przygotowały dla niej przyjęcie powitalne. To był pierwszy raz, kiedy Lucia widziała tak wielu przedstawicieli swego rodzaju, co później rozwiało ostatnie ślady wątpliwości w głębi jej serca. Gdyby czarownice zostały tu uwięzione lub zmuszone do służenia panu, nigdy nie byłyby w stanie pokazać tak beztroskiego i jasnego uśmiechu. Przypominając sobie zdanie, które Nikhtingale powiedział wcześniej, to jest dom czarownic, nagle zrozumiała swoje uczucia. W przeciwieństwie do czarownic, których tożsamość została ujawniona i w związku z tym były ścigane i zabijane przez kościół, znalezienie bezpiecznego miejsca do życia nie było łatwe. Odkąd bandyci zaatakowali Walencję, nastąpił miesiąc cierpień i ciągłych ucieczek. Ale teraz, dzięki ciepłemu przyjęciu związku czarownic, mogła w końcu pozwolić swojemu nieustannie zaniepokojonemu umysłowi trochę odpocząć. Jednocześnie zdała sobie sprawę, jak magiczny może być bankiet z udziałem wielu czarownic. Dzięki czarnym płomieniom surowe mięso kozie pieczę się doskonale w mgnieniu oka, a miska, w której się znajduje, pozostaje całkowicie nienaruszona. Mała dziewczynka z krótkimi blond włosami wzleciała w powietrze, trzymając dzbanek, żeby napełnić wszystkim kubki. Podczas gdy czarownica o egzotycznym wyglądzie symulowała szeroką gamę instrumentów muzycznych, które ostatecznie połączyły się w piękną muzykę. Kiedy Nick Htingale przedstawiał ich jednego po drugim, szybko była w stanie zapamiętać każde z ich imion. Stając się w ten sposób jedną z nich, jeszcze bardziej osłabiając smutek w jej sercu. W związku czarownic był dojrzałe i stabilne czarownice, takie jak Wędy, a także Leawes i Echo, które przypominały starsze siostry, a także Anna, Soria i inne osoby w podobnym wieku do niej. Ale bez względu na to, kim byli, żaden z nich nie traktował jej jak obcej. Za to serce łucji przepełniła wdzięczność. Po bankiecie ona i czarownice życzyły sobie dobrej nocy, po czym wróciła do nowego domu. Chociaż Bel nie była czarownicą, książę nie nakazał jej i jej siostrze rozstania. Zamiast tego oddał im ostatni umeblowany pokój gościnny na drugim piętrze zamku. Starsza siostra, słysząc jej ruchy, Bel otworzyła oczy. Obudziłaś się? Łucja od razu poczuła się w sercu zachwycona, szybko podbiegła do łóżka i zapytała, jak się czujesz? Bel wyglądała, jakby spała od dłuższego czasu, nie pozostawiając na ciele żadnych śladów zarazy ani bólu, jaki ona spowodowała. Z oczami wciąż lekko zamglonymi, otworzyła usta i wymamrotała, Czuję się taka głodna. Czekaj. Łucja pospiesznie wyjęła z kieszeni torebkę i otworzyła ją, uwalniając zapach grillowanej ryby. Ta torba z kawałkami ryby została jej wcześniej podarowana przez Nick Htingalea, jest do dla ciebie trochę jedzenia. Siedząc na łóżku i patrząc, jak Bel zjada rybę, była tak zadowolona, że zaczęła głaskać chłopczyka po główce. W tym roku jej siostra skończyła dopiero dziesięć lat i teraz, bez rodziców, była jedyną osobą, na której Bel mógł polegać. Po zjedzeniu dwóch ryb stała się bardziej trzeźwa, rozglądając się z ciekawością zapytała: gdzie jesteśmy? Nie wyglądało na to, żeby Statek miał tak duże łóżko. Miasto graniczne regionu zachodniego, dotarliśmy do celu. Przybyłaś już? Dotknęła policzka. Ale czy nie jestem? Chory? Czy zgodzą się na wpuszczenie ludzi dotkniętych zarazą do miasta? Masz rację, to rzeczywiście byłoby mało prawdopodobne, odpowiedziała Łucja. Widząc pusty wyraz twarzy siostry, zaczęła się śmiać, jednak czarownice pańskie już cię wyleczyły. Następnie opowiedziała jej streszczenie tego, co wydarzyło się w dokach i odtąd powinniśmy zostać tutaj, w zamku. Czarownice? Bel zapytała, przechylając głowę, czy są tacy sami jak ty, siostru? Zgadza się. Poza tym wszyscy są dla mnie bardzo mili, zwłaszcza wiedźma o imieniu Słowik. Ucja delikatnie szturchnęła głową. Pomogła ci też przekąpieli. Och, ale zawsze mówiłeś, że szlachta będzie nienawidzić czarownic. Dlaczego pan miałby chcieć udzielać schronienia czarownicom? Zeskoczona pytaniem Łucja dwukrotnie zakaszlała: Ten, czasami wśród szlachty jest też jeden lub dwóch dobrych ludzi. Wyciągając ostatni kawałek suszonej ryby z torby, Bel zapytał: Czy to oznacza, że musisz dla niego pracować? Jak ten służący w domu, które zamiatają podłogę, gotują i opiekują się panem? Co za bzdury wygadujesz, powiedziała Łucja, chwytając młodszą siostrę za twarz: Jestem czarownicą. To naturalne, że muszę pomagać panu moimi zdolnościami. A jeśli chodzi o pokojówki, które muszą to robić kto ci o tym powiedział? Mamusiu. Szepnęła ze smutkiem, powiedziała, że z tego też powodu nigdy nie pozwoliła tatusiowi zrekrutować pięknej służącej. Słysząc, jak wspomniała o ich rodzinie, twarz łucji nagle bardzo pociemniała. Zamiast obwiniać Bęlę za poruszenie tego tematu, przytuliła młodszą siostrę i cicho westchnęła. Nie przejmowała się teorią siostry, podczas rozmowy z panem widziała, że poza prostymi pytaniami o jej doświadczenia życiowe, jedyną inną rzeczą, która go interesowała, były jej zdolności, dające im wyraźnie do zrozumienia, że bardziej zależy mu na czy zdolności wiećmy mogą mu się przydać, czy nie. Jednak myśląc o swoich zdolnościach, Łucja poczuła się głęboko zaniepokojona i zrobiło jej się niedobrze. Nigdy nie była ignorantką z kwestii świata czarownic, wiedziała, że sześć miesięcy temu przez Walencję przybyło wiele czarownic, a potem inne, jedna po drugiej, opuściły miasto. Słyszała, że wyjeżdżają na Twiord, chcąc znaleźć nowy dom. Ale Łucja nie chciała opuszczać rodziców i dlatego nie zgodziła się z nimi podróżować. Jednak dzięki wielokrotnemu kontaktowi z nimi Lucia przynajmniej uświadomiła sobie, że czarownice są przyzwyczajone do dzielenia się na walczące i niewalczące. Można powiedzieć, że jej zdolność przywracania przedmiotu do pierwotnego stanu jest bezużyteczna. Nie mówiąc już o używaniu go podczas walki, nawet używanie go w spokojnych czasach było już dla niej trudne do opanowania. Jej ojciec był kupcem i prowadził rodzinny warsztat papierniczy, dlatego często salon wypełniał przygotowany papier ze słomy. Ale w dniu, w którym została czarownicą, nieświadomie wykorzystała swoją zdolność i zamieniła papier z powrotem w kubkę trawy i drobnego proszku. Po zdarzeniu, choć rodzice surowo ją skarcili, nie oddali jej kościołowi. Zamiast tego wielokrotnie ostrzegali ją, aby starannie się ukrywała, a jeśli to konieczne, posunęła się nawet do założenia Bożego kamienia odwetu, udając oddaną wierzącą osobę. Na początku Lucia była pełna ciekawości tej zdolności, często chowając się w tajemnicy w swojej sypialni, aby przywracać wszelkiego rodzaju przedmioty testowe. Szybko jednak odkryła, że tę zdolność niezwykle trudno kontrolować. Na przykład, odnawiając ponownie papier słomiany, czasami dostawała te same kawałki trawy, co za pierwszym razem, ale innym razem pozostawała tylko czarna granulka. W przypadku, gdyby nadal rzucała magię na obiekt, będzie jej coraz mniej, a końcowym produktem nie był drobny proszek, ale raczej piasek, co oznaczało, że jej zdolności przywracania nie można było użyć do przywrócenia silnie uszkodzony obiekt. Była w stanie zniszczyć jedynie to, co inni starannie stworzyli. Inne czarownice również uważały, że jej zdolność jest bezużyteczna. Gdyby chciała użyć go w walce, musiałaby podejść zbyt blisko. Co więcej, jej zdolność była również nieskuteczna na żywym ciele, więc, nie wspominając o użyciu jej do walki z wyszkolonym rycerzem, nawet przeciętny rolnik byłby już strasznie trudny. I tak, rozważanie zostania wiedźmą bojową nie wchodziło w rachubę dla niej, ale także jako wiedźmy walczącej, nie przychodziło jej do głowy żadne zastosowanie, było prawie tak, jakby jej umiejętności były na najniższym poziomie. Dochodząc do tego wniosku, przez długi czas cierpiała na depresję. Ale teraz. Łucja była teraz bardziej zaniepokojona tym, czy jego królewska wysokość również uważa ją za bezużyteczną, czy wyrzuci ją z zamku? Z niepokojem zdmuchnęła świeczki, wzięła w ramiona siostrę, która była w pełni usatysfakcjonowana ogryzając gotowe ości rybne, powoli zamknęła oczy i czekała na nadejście nowego dnia. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 220 Rozkład i przywracanie wczesnym rankiem Następnego ranka Roland wypełnił piętro biura różnymi przedmiotami testowymi. Od substancji stałych popłynne, od minerałów powlewki, od materii nieorganicznej po organiczną po prostu wszystko, co powinno się tu znaleźć, było tutaj. Wygląda na to, że jesteś w euforii. Nick Htingale przykucnęła, wzięła stalerze małą, gotowaną na parze kluskę i wrzuciła jej do ust. Oczywiście w mieście jest nowa wiedźma, a co więcej, jej zdolności są tak niesamowite. Roland uniósł brwi. I nie myśl, że tego nie widziałem, po prostu przebiegle zjadłaś jeden z obiektów testowych. Zostało jeszcze kilka, powiedziała Nick wycierając usta. Czy umiejętność łódzki jest naprawdę aż tak przydatna? Ma największą użyteczność? Niezależnie od tego, czy rozkłada się, czy odnawia, oba przyniosłyby znaczną poprawę w przemyśle hutniczym i wytwórczym. Roland powiedział podekscytowany: Gdyby połączyła siły za mną, mogliby z łatwością kilkakrotnie zwiększyć siłę maszyny. Nawet gdyby nie można było ich produkować masowo, pod warunkiem, że wyprodukowano kilka maszyn ręcznie, poziom produkcji w mieście zdecydowanie wzrósłby jakościowo. W tej chwili maszyny wyprodukowane przez Annę dla Greycastle Industry przez Annę nadal pracują niezwykle dokładnie, ale były one ograniczone przez własne wady materiałów. W procesie produkcyjnym problemy związane z ścieraniem i deformacją stawały się coraz bardziej widoczne. Często obserwowanym zjawiskiem jest to na przykład pękanie narzędzia tnącego na wiele kawałków. Gdyby nie Anna uzupełniała części eksploatacyjne, maszyny te mogłyby służyć najwyżej rok, maksymalnie dwa lata. Jeśli jednak ludzie wykorzysta swoją zdolność do kontrolowania części, w które materiały zamieniają się z wystarczającą precyzją, możliwe będzie wykorzystanie do produkcji obrabiarek żelaza, stali, a nawet stopów o wysokiej wytrzymałości. Nie tylko wydłużyłoby to żywotność narzędzia, ale także wydajność i standard przetwarzania, które mogłyby pójść o krok dalej. Do tego czasu przedmioty takie jak karabin rewolwerowy, który w tej chwili mogła produkować tylko Anna, mogłyby wejść w stan produkcji masowej. Czy tak jest? Nikt wrócił do stołu, ale ona chyba tak nie uważa. Ponieważ tak naprawdę nie doceniła wartości swoich umiejętności, to samo dotyczy Mr. Mon. Roland dalej beztrosko wyjaśnił, kiedy Lucia skończy studiować teoretyczne podstawy nauk przyrodniczych, z pewnością nie będzie już tak myśleć. Nick Htingale milczał, nie wiedząc, jak odpowiedzieć, zamiast tego włożyła do ust dwie suszone ryby. Kiedy Lucia skończyła śniadanie i przyszła do biura, oficjalnie rozpoczął się jej test umiejętności. Z sercem pełnym oczekiwań Roland uważnie śledził, jak zmieniają się poszczególne elementy testu i czy są między nimi jakieś różnice. Na przykład substancje takie jak sztabki żelaza i ruda żelaza zamieniły się w srebrzysto-białą granulkę, ale kiedy przyjrzał się bliżej, odkrył również, że na ich krawędziach znajdowały się różne rodzaje proszku. Winogrona i mięso nie zmieniły się wcale, natomiast kluski zamieniły się w wodę, mąkę i resztki mięsa. Kiedy była w połowie obiektów testowych, nagle zatrzymała się i powiedziała z pewnym zawstydzeniem: wygląda na to, że wyczerpałam swoją magię. Roland spojrzał na nich i zobaczył, że ten kiwnął głową. Ilość magii, jaką przechowuje jej ciało, jest bardzo mała, wygląda jak chmura unoszącego się dymu, ale po raz pierwszy widzę kolor podobny do jej. Jaki kolor? Szary powiedział Nick Htingale. Roland wrócił do swojego biurka i pomachał do Łucji, przywołując ją, magicznie zdolności wiedźmy rosną wraz z wiekiem i wyszkoleniem. Nie jesteś jeszcze dorosły, więc możliwość zrobienia tak wiele jest już całkiem niezła. Czekając, aż młoda kobieta podeszła do stołu, podsunął jej już przygotowany pergamin, skoro decydujesz się pozostać w Border Town, proszę podpisz tę umowę. Kiedy Lucia dobiegła końca umowa, nie mogła powstrzymać się od wciągnięcia powietrza w usta, całe złoto królewskie miesięcznie, Wasza Wysokość może. Ale moje umiejętności nie zostały dokładnie sprawdzone? To nie ma nic wspólnego z Twoimi zdolnościami, Roland uśmiechnął się i potrząsnął głową. Tak długo, jak jesteś członkiem Związku Czarownic, ta umowa będzie zawsze obowiązywać. Nawet w przypadku, gdyby zdolność dziećmy była bezużyteczna, zapytała z niedowierzaniem. Można to też interpretować w ten sposób, książę rozłożył ręce. Ale naprawdę wierzę, że moc każdej wiedźmy ma swoje unikalne zastosowanie, wystarczy tylko uwolnić tę moc, więc naprawdę nie musisz się martwić, że będziesz bezużyteczny. Zrobił pauzę. Poza tym powinieneś już usłyszeć o prawdziwym powodzie demonicznego ukąszenia od innych czarownic. Aby więc móc spokojnie przejść przez dzień przebudzenia, musisz codziennie ćwiczyć swoje umiejętności. Po kolacji i kracher Scroll poprowadzi lekcję w salonie, trzeba też przyjść na wykład. Chociaż opanowałaś już umiejętność czytania i pisania, nadal musisz uczyć się matematyki na poziomie podstawowym i podstaw przyrody. Tak, wasza wysokość Lucia energicznie pokiwała głową? Masz młodszą siostrę, prawda? Zapytał Roland z uśmiechem. Kiedy będziesz uczęszczać na zajęcia, zabierz ją ze sobą. Powinna być w odpowiednim wieku, aby mogła otrzymać wykształcenie. Lucia była lekko oszołomiona, po czym podniosła głowę, aby potwierdzić, że jego wysokość nie naśmiewa się z niej i radośnie ukłoniła się, jak mówisz. Gdy Lucia poprosiła o zwolnienie, Roland włożył podpisany kontrakt do szuflady, a następnie w zamyśleniu przyjrzał się szerokiej gamie testowanych produktów na ziemi. Jaki jest wynik? Zapytał zaciekawiony Nick Htingale. Inspirujące powiedział, podnosząc talerz z mnie na parze, na którym teraz znajdowały się kawałki mięsa i mąka. Na przykład to. Podczas ugniatania mąki gluten utworzył rozgałęzioną strukturę, dzięki czemu ciasto mączne stanie się mocne, ale elastyczne. Po ugotowaniu, ze względu na wysoką temperaturę, białko glutenowe ulegnie denaturacji, nawet po ponownym zmieleniu na proszek, niemożliwe jest przywrócenie mu wcześniej gładkiego i wyśmienitego wyglądu. Ta przemiana jest uważana za nieodwracalną, ale Roland uszczypnył w małą kulkę proszku w dłoni i poczuł jedwabistość, zupełnie jak świeżo zmielona mąka. Udało jej się przywrócić pierwotny wygląd posiłku. No cóż, nie mogę powiedzieć, że cię rozumiem, Niktingal wykrzywiła usta. Ale ujmując to w ten sposób, czy jej zdolność można postrzegać jako przywracanie materiału z powrotem do pierwotnego stanu? To nie zupełnie tak Roland wskazał na sztabkę żelaza. W przypadku, gdyby była to zwykła renowacja, sztabka żelaza powinna była zostać ponownie przetworzona na rudę żelaza, ale w rzeczywistości została rozbita na proszek żelaza i inne zanieczyszczenia. Więc ostatecznie, jakie są jej umiejętności? Zapytał zdezorientowany Niktingala. Na razie jeszcze tego w pełni nie rozumiem, ale gdybym miał spekulować, powiedziałbym, że jej zdolność ma dwojakie skutki. Jeśli chodzi o jej wygląd, manifestuje się zgodnie z jej wiedzą i doświadczeniem. Wiedza i doświadczenie? Zasadniczo nie ma znaczącej różnicy między mięsem a rudą żelaza. Oba składają się z różnych cząstek, ale Lucia może rozbić tylko rudę żelaza za pomocą swoich umiejętności, ale nie mięso. Myślę, że powodem tego jest to, że nie jest ona w stanie zrozumieć materii organicznej. Lub, że tak powiem, budowy życia w ogóle nie wyjaśni jej Roland, choć nie był pewien, czy to prawda. Wciąż nie miał pewności. Wątpliwości, że w tej chwili ucji najbardziej potrzebne było zdobywanie nowej wiedzy. Trzy dni później, kiedy do Bordertown przybył drugi konwój z uchodźcami z regionu wschodniego, na statku wybuchła ta sama choroba. Tym razem jednak przebieg był znacznie poważniejszy: prawie połowa osób została zarażona. Po przesłuchaniu niektórych pacjentów, Roland dowiedział się, że czarne plamy pojawiły się pierwszego dnia po wejściu na pokład. Oznaczało to, że zostały zarażone pasożytem już wcześniej, przez co okres inkubacji uległ znacznemu skróceniu. W tym samym czasie Roland otrzymał także list wysłany z King City, opatrzony pieczęcią izby handlowej Margaret's. Czytając treść listu zmarszczył brwi. Kiedy demoniczna choroba rozprzestrzeniła się po King's City, kościół oświadczył, że to wszystko było spiskiem wiedźmy. Ponadto powiedzieli ludziom, że mają święty eliksir, który może odstraszyć złe duchy. Co więcej, nawet poza King's City zaczęło pojawiać się wielu chorych i z tego powodu Teo zdecydował się tymczasowo wstrzymać dostarczanie uciekinierów. Jeśli się nie mylił, pierwsza flota powróci do King's City za cztery dni, przywożąc ze sobą wiadomość, że Bordertown jest w stanie wyleczyć demoniczną zarazę. Jednak biorąc pod uwagę prawie tydzień spędzony w podróży, dla osób, które już zostały zarażone tą chorobą, nadal byłoby za późno. Co więcej, publiczne głoszenie kościoła również miało zapach spisku. Po przemyśleniu tego, RespoRes zdecydował się wysłać mały zespół, aby eskortował ile do King's City. W przeciwnym razie ponad połowa mieszkańców King's City i uchodźców z regionów wschodnich umrze, a ci, którzy w końcu przeżyją, staną się oddanymi wyznawcami kościoła. Roland musiał zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec takiej sytuacji. Uwolnij tę wiedźmy. Rozdział 221 Plan ratunkowy skoro już podjął decyzję o sposobie działania. Pierwszym pytaniem, przed jakim stanął, było, czy on sam również powinien udać się do Kings City? Byłaby to pierwsza operacja wojskowa Border poza regionem zachodnim i różniłaby się także od dwóch poprzedzających ją wojen obronnych. Z pewnością zetknęliby się z nieznanymi okolicznościami środowiskowymi, które mogłyby spowodować komplikacje. Wciąż nie było wiadomo, czy będą w stanie wykazać się zdolnościami bojowymi bez przygotowanego pola bitwy. To wszystko sprawiało, że trudno mu było odczuć ulgę w przypadku, gdyby nie pojechał do Kings City. Z jednej strony wiedział, że jego własne doświadczenie wojskowe jest niezwykle ograniczone, z drugiej zaś jego rozumienie wojny nadal można było uznać za najwyższy jak na tę epokę poziom. Ale w chwili, gdy opuścił miasto graniczne, region zachodni stał się nieodebraną ziemią. Jeśli wiadomość o tym dotrze do twierdzy Longsong, głupotą byłoby wierzyć, że Pietrow zdoła powstrzymać wszystkie inne rodziny szlacheckie przed przeprowadzką w celu wykorzystania. Dopóki ludzie byliby skłonni ujawnić tę informację Tymoteuszowi, być może nie przejmowałby się tym, gdyby musiał doświadczyć nieszczęścia na linii frontu lub na swoim podwórku, spowodowanego przez czarownicę. Ale gdyby wiedział, że Roland jest w pobliżu królewskiego miasta, byłoby dziwne, gdyby nie zebrał swojej armii, aby go otoczyć Nawet gdyby do tego nie doszło, nawet gdyby Timothy go wypuścił, dopóki rozkazał swoim żołnierzom przenieść się z regionu północnego do regionu zachodniego, Roland byłby w równie trudnej sytuacji Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z porażką na froncie, pożar na własnym podwórku był kilkukrotnie bardziej dotkliwy Ostatecznie Roland zdecydował się pozostać w Bordartown W końcu głównym zadaniem jeden. Armii miałaby być ochrona czarownic, a jej drugim zadaniem byłoby podzielenie uciekinierów na małe grupy i wpuszczenie ich na pokłady statków. Zamiast więc obawiać się spotkania z Tymoteuszem w King's City, bardziej prawdopodobne byłoby, że musieliby stawić czoła armii sędziów Kościoła. Ale dopóki akcja ratownicza zostanie przeprowadzona prawidłowo i nie wydarzy się nic niespodziewanego, nie będą musieli oddać ani jednego strzału. Oznaczało to oczywiście, że będzie musiał zadbać o to, aby plan ratunkowy był jak najbardziej doskonały. W południe tego dnia Roland wezwał Cartera, żelaznego topora, Brana i członków Związku Czarownic. Czwarty książę miał jedynie mgliste wrażenia z dzieciństwa na temat krainy otaczającej Królewskie Miasto, ale był to problem, który można było łatwo rozwiązać. Poprosił Zoreję, aby narysowała prostą mapę na stole w salonie. Następnie zaczął wydawać polecenia Żelaznemu Toporowi i Brianowi. Ten centralny plac reprezentuje Królewskie Miasto, a niebieska linia przedstawia kanał. Roland powiedział w myślach, masz dwa zadania. Pierwsze to chronić czarownicę podczas leczenia uciekinierów, a potem sprowadzić je z powrotem do Bordartown. Twoim drugim obowiązkiem jest zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się demonicznej plagi w King's City. W tym celu należy mieć świadomość, że epidemię najprawdopodobniej wywołuje Kościół. Co co? Brian był szokowany, nie śmiał wierzyć własnym muszą. Czarter uniosł brwi. Chociaż wyraz twarzy żelaznego topora w ogóle się nie zmienił, w końcu był wyznawcą trzech bogów, tak jak inni ludzie piasku, i z tego powodu nie miał czci dla Kościoła ani nie wierzył w ich twierdzenia, co pozostawił Rolanda z bardzo zadowolonymi uczuciami. Po trwałej aneksji królestwa wiecznej zimy przez Kościół natychmiast rozpoczęli atak na królestwo wilczego serca. Po podbiciu królestwa Wilczego Serca jest tylko kwestią czasu, zanim królestwo świtu i szary zamek staną się ich kolejnym celem. W rzeczywistości cała bitwa o tron już sama w sobie zasługuje na sceptycyzm. Książę opowiedział szczegółowo, jak Kościół pomagał Tymoteuszowi na północy, Garci na południowym zachodzie i jemu samemu, dostarczając im pigułki. W świetle tych informacji widzimy, że nie wspierają oni tego, kto ich zdaniem będzie następnym spadkobiercą, ale zamiast tego zachęcają nas, abyśmy się nawzajem pozabijali. Połykając ich pigułki, staje się również nieprawdopodobne, że nasi żołnierze zamienią się w weteranów. Wręcz przeciwnie, po zażyciu tabletek całe ich ciało osłabnie umrą makabryczną śmiercią. Tym razem to samo można powiedzieć o chorobie. Kiedy demoniczna choroba rozprzestrzeni się po całym King City, kościół w końcu ogłosi, że ma antidotum, które, jak na ironię, nie zostanie rozdane dla dobra ludzi. Tylko światło, które świeci w najciemniejszych miejscach, jest najbardziej olśniewającym. Żelazny topór otworzy usta. Zgadza się, jeśli chcesz być postrzegany jako zbawiciel, musisz przyjść do ludzi w najbardziej bolesnym momencie. Im silniej doświadczą kontrastu, tym głębsze będzie ich wrażenie na temat kościoła. Jeśli chodzi o niewinnych, którzy zginęli na środku drogi, są to po prostu ofiary, których wiara nie była wystarczająco szczera, stwierdził Roland. Będziemy więc musieli ratować uchodźców ze wschodu, ale jednocześnie musimy spróbować zniszczyć spisek kościoła. Wziąwszy głęboki oddech, żeby się uspokoić, Brian zapytał, jak powinniśmy to zrobić. Trzeba się jak najbardziej ukrywać, starając się wypełniać swoje obowiązki w taki sposób, aby druga strona cię nie zauważyła. Roland wskazuje na rozległy obszar na obrzeżach kanału, na południe od Molo, tutaj teren powinien być porośnięty roślinami, dzięki czemu będzie bardzo odpowiedni do ukrycia się. Tam też powinieneś znaleźć wysoki punkt, na którym możesz ustawić punkt obserwacyjny w celu rozpoznania Molo. Żołnierze odpowiedzialni za udzielenie wsparcia ponownie przebiorą się za strażników karawany i pomogą osobom już leczonym dostać się na pokład. Napiszę do kupca Margaret list, prosząc ją o dostarczenie mi jak największej liczby statków, a nie tylko dwóch flot, które już zajmują się transportem niezależnie od tego, czy jest to twierdza Longsong, czy stolica Greycastle, w dużych miastach jest tylko kilka patroli, które mogą osłaniać okolice. W większości przypadków ich obszar dochodzenia i ostrzegania zależy od tego, jak daleko mogą zobaczyć, pozostając na murze miejskim. Zatem obszar na południe od molo powinien znajdować się poza obszarem ich patroli, a kiedy zlokalizujemy w tym miejscu naszych żołnierzy, jest mało prawdopodobne, aby zwrócili oni uwagę straży miejskiej. Jak chcesz leczyć chorych? Zapytał żelazny topór to zadanie będzie w dużej mierze zależeć od repliki Lil Roland z grubsza, wyjaśnił im niezwykłe zdolności młodej kobiety. Sprawienie, że nie będzie koniecznym wchodzenie do obozu zbiegów, aby uzdrowić tych ludzi. Innymi słowy, ponieważ każdy mikroorganizm może stać się repliką, wystarczy zebrać wodę z rzeki i pozwolić jej stale ją oczyszczać. Potem będziesz musiał pić tylko tym, którzy są chorzy. Tak? Gapił się na Rolanda z całkowitym niedowierzaniem. Są dwie rzeczy, na które należy zwrócić uwagę Książę uniósł dwa palce. Po pierwsze, należy upewnić się, że każda osoba na pokładzie wypiła oczyszczoną wodę, a po drugie, obowiązuje całkowity zakaz gotowania wody pitnej w celu oczyszczenia. To, tak naprawdę, im brudniejsza woda, tym lepsza. Zawierałaby więcej mikroorganizmów, co oznacza, że liczba znajdujących się w niej replik również będzie większa. Możesz tego nie zrozumieć, ale dopóki będziesz robić to, co ci mówiłem, wszystko będzie dobrze. A co z pacjentami w King City? Czy będziemy ich traktować w ten sam sposób? Prawie, ale nasi ludzie nie mogą dostarczyć leku, to byłoby zbyt oczywiste. Za to zadanie będzie odpowiadał tę zdecydował Roland. Dopóki dostaną pieniądze, wydajność pracy szczurów ulicznych będzie bardzo wysoka. Wasza królewska wysokość, na tych ulicznych szczurach nie można polegać, dopóki będzie to opłacalne, w każdej chwili mogą cię wbić nóż w plecy. Sarter sprzeciwił się. Dlatego druga część ma jedynie na celu jak najbardziej temu zapobiec i nie jest konieczne do ukończenia książe wstał. Gdy tylko wyczujesz, że coś jest nie tak, pierwsza armia musi natychmiast chronić czarownicę i wycofać się. Dopóki uda nam się sprawnie przyjąć uchodźców, to już jest nasze zwycięstwo, niezależnie od tego, ile osób udało nam się uratować w King's City. Podważenie planu kościoła nie jest możliwe poprzez poleganie wyłącznie na oczyszczonej w wodzie, dopóki możemy obalić ich twierdzenie, że tylko święty eliksir może odstraszyć złe duchy, ich ustalona gra już poniosła porażkę. W końcu wyznaczę teraz ludzi, którzy udają się do królewskiego miasta, krzyknął. Żelazny to opór. Tak. Poprowadzisz 240 żołnierzy, którzy będą odpowiedzialni za ochronę czarownicy i kontrolowanie kanału, aby w ten sposób wyeliminować wszelkie potencjalne zagrożenia. Pamiętaj, aby sprowadzić z powrotem czarownicę i uchodźców. Zrobię, co każesz, wasza wysokość. Żelazny to prystał prosto i zasalutował. Brian. Tak. Młodzi rycerze wypinają klatkę piersiową. Poprowadzisz sześćdziesięciu żołnierzy przebranych za najemników, będziesz odpowiedzialny za dostarczanie leków i dopilnujesz, aby uchodźcy zachowali porządek podczas wchodzenia na statki. Jak rozkażesz, wasza wysokość. Następne są czarownice. Tym razem do królewskiego miasta wyruszają statkiem Słowik, Echo, Błyskawica i Wendę. Głos Rolanda zwolnił, twoje zadanie będzie dość wyjątkowe, więc za chwilę je wyjaśnię. Teraz należy tylko pamiętać, aby zawsze zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo, zapewniając bezpieczny powrót. Bądź spokojny, wasze wysokość Khtingale poklepał ją po piersi. Będę z nimi, Roland skinął głową. W takim razie dochodzimy do ostatniego punktu, który jest jednocześnie najważniejszy. Armia po przybyciu do królewskiego miasta może tam pozostać maksymalnie trzy dni. Po tych trzech dniach, niezależnie od aktualnej sytuacji, musisz wrócić do Bordartown. Podkreślał każde słowo, w przypadku gdyby kościół planował zniszczyć opór Greycastle, z pewnością nie rozprzestrzeniłby choroby tylko na King's City, najprawdopodobniej jednym z ich celów będzie także region zachodni. Więc nie możesz zostać w King's City dłużej niż te trzy dni, rozumiesz? Tak, wasza wysokość. Żelazny topór i Brian odpowiedzieli unisono. Dobrze, w takim razie zrealizujmy ten plan. Trzymać się. Wasza wysokość, co mam zrobić? Carter podniósł rękę. Poprowadzisz resztę pierwszej armii i będziesz strzec mojego miasta granicznego. Roland poklepał go po ramieniu. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 222 długo oczekiwane zwycięstwo. Fiord, zatoka morskiego smoka. Wyznawca kościoła wdarł się na mur, strzelając z kuszy w kierunku tarownic, ale w obliczu niewidzialnej bariery szafiego i magicznego sługi molle, ich próby oporu nie przyniosły żadnych rezultatów. Wszystkie ich strzały nagle spadały lub zostały połknięte przez brzuch sługi. Dopiero gdy druga strona wbiła w swoje strzały małe kawałki bożych kamienikary, stali się zagrożeniem. Ale ostatecznie ilość kamienikary bożej była ograniczona i każda wiedźma, która niefortunnie miała dość została trafiona, była natychmiast przenoszona z powrotem na leczenie. Jeśli w porę zatrzyma się utratę krwi, ich życie nie będzie zagrożone. Po dwóch, trzech seriach strzelania ponad dwadzieścia czarownic podeszło już do krawędzi muru. Popiół bezpośrednio skakał na szczyt ściany, pozbywając się wierzących, którzy odważyli się pokazać głowy. Po kilku dniach przedwojennego śledztwa znali słabości muru jak własną kieszeń. Z wysokości nieba słychać było różne krzyki gołębi. To magię sygnalizowała, że wszyscy zajęli właściwe pozycje. Po kilku walkach, które dał lotus z doświadczenia umożliwiającym wykazanie się umiejętnościami bez najmniejszego wahania, ziemia nagle się zatrzęsła i zaczęła się podnosić. Widząc to, niektórzy wyznawcy kościoła rzucili się naprzód, aby spróbować ją powstrzymać, ale ostatecznie wszyscy zostali ścięci przez popiół, jeden po drugim. Nie trwało długo, zanim mur, w którym nie było osadzony boży kamień odwetu, zaczął się walić. Nastąpił atak czarownic, które wdarły się na otwartą przestrzeń i nieustannie wykorzystywały swoją zdolność do atakowania wierzących. W mgnieniu oka zabili ponad połowę tych, którzy nie mieli chroniącego ich bożego kamienia odwetu. A ci, którzy nadal stali, zostali gładko i oczyszczeni, zebrani przez popiół. To był pierwszy raz od czasu budowy kościoła, kiedy doznali bezpośredniego ataku. Co więcej, przeciwna strona była za przysięgłym wrogiem kościoła. Stacjonujący tam ksiądz również wiedział, że zbliża się koniec dnia, więc nawoływał swoich wyznawców, aby zażyli pigułki i poświęcili się dla Boga. Dziesięciu z tych wierzących, którzy oszaleli, rzuciło się w stronę Jaschas i użyło swojego ciała, aby spróbować ją powstrzymywać, podczas gdy reszta z nich rzuciła się na lotus. Widząc to, lotus podniósł z ziemi już przygotowaną ziemną ścianę, chwilowo blokując nią wroga. Ponieważ boski kamień odwetu nie był w stanie wyeliminować już ukończonych magicznych rezultatów, musieli najpierw okrążyć ścianę, ale w tym czasie miejsce za ścianą było już równie puste. Nie mając lepszego wyjścia, wściekły wyznawca odwrócił się, ponownie oblegając asches. Ale w tym momencie czarownice ponownie pojawiły się za ich plecami i w ten sposób zaskoczyły je. Po pół godziny walki i ponoszenia powtarzających się strat, ziemia została pokryta ciałami wyznawców kościoła, ostatecznie pozostawiając kapłana na stojąco. Drżąc, wrzucił pigułki dust, ale zanim zdążył przełknąć, a podszedł i odciął mu ramię. Niech cię diabli, złe stworzenie Ty, diabeł, przeklęty potworze, trzymając odcięty koniec ramienia, drugą ręką pełną strachu, kapłan ryknął histerycznie. Boisz się? Czy myślałeś kiedyś o ich uczuciach, kiedy torturowałeś i zabijałeś niewinnych? Azchaz stwierdził, chłodno, w porównaniu z nami, czarownicami, takiej szumowiny, jak wy, o wiele bardziej przypominacie sługę diabła, wy, którzy nie cofacie się przed żadnym przestępstwem. Więc czuj się spokojnie, kiedy wyśle cię z powrotem do piekła, żebyś zdał raport. Kończąc przemowę, jej miecz opadł, odcinając mu i głowę wygraliśmy? Molej podeszła do niej, a jej głos i twarz wyrażały niedowierzanie. Taka Asches westchnął z ulgą. To był ostatni kościół na fiordzie, odtąd na wyspach nie ma już żadnej twierdzy, wygraliśmy. Chociaż władza kościoła nad fiordem była słaba, w każdym kościele znajdowało się zaledwie stu wiernych i nie stacjonowała tam armia sędziów, to wciąż był pierwszy raz, kiedy czarownice stanęły twarzą w twarz z kościołami i udało im się zwyciężyć. Od ucieczki we wszystkich kierunkach, gdy usłyszeli szeleszczącą prawę na wietrze. Do tej pory, gdy udało im się podbić kościół, powalając ogromnego potwora z przeszłości, nawet jeśli była to tylko znikoma część kościoła, to wystarczyło, aby podniecić wszystkie czarownice. Tak jak się spodziewała, gdy wszyscy potwierdzili długo oczekiwane zwycięstwo, nie mogli powstrzymać się od głośnego wiwatowania. W sercach wszystkich czarownic kościół był jak potężna góra, i teraz, kiedy zrobił pierwszy krok, aby wspiąć się na tę górę, pozwolił im zobaczyć pierwsze ślady jaśniejącego światła świtu. Odtąd fjord stał się ich prawdziwą ojczyzną. Wygraliśmy. Niech żyje jej wysokość. Til. Gogo. Po powrocie łodzią na wyspę Ashes nie mogła się doczekać powrotu do rezydencji Tilly i przekazania jej wieści o całkowitym zwycięstwie czarownic. Ale kiedy się z nią spotkała, ta tylko pogłaskała jej jedwabiste siwe włosy za uchem, uśmiechnęła się promiennie i powiedziała, Maggie już mnie poinformowała, słyszałam, że wszyscy jesteście cali i zdrowi, to naprawdę wspaniale. Rzeczywiście, w porównaniu z żeglarstwem, o wiele szybciej jest zamienić się w ptaka morskiego i odlecieć. Ashas rozejrzała się i rozejrzała po otoczeniu, ale nie była w stanie dostrzec znanej postaci. Maggie. Wyjechała natychmiast po doniesieniu o twoim zwycięstwie Tilly bezradnie pokręciła głową. Słysząc to, Ashes nie mógł powstrzymać szoku. Ona wróciła już do zachodniej granicy. No cóż Tilly zachichotała. Może znalazła tam bardzo dobrego przyjaciela. Już po kilku dniach nie mogła już dłużej czekać i zapytała, czy może wrócić. Gdyby nie to, że potrzebowaliśmy jej pomocy w pokonaniu kościoła, obawiam się, że po dostarczeniu listu jeszcze tego samego dnia zawróciłaby i odleciała prosto z powrotem. Mam coraz więcej bardziej ciekawi mnie druga strona. Ashe zwahała się przez chwilę, ale potem zapytała, czy nie powinnam jej tam zostawić. Nie, to było doskonałe odpowiedziała piąta księżniczka stanowczym głosem. Tylko dlatego, że zostawiłaś magogię w Border Town, mogliśmy łatwo nawiązać kontakt z drugą stroną. Co więcej, pozwoliłam jej także zabrać ze za sobą moją odpowiedź i przekazać ją Rolandowi Wimbledonowi Skrzywiła się. Zgadniesz, co mu odpowiedziałam? Oczywiście mu odmówiłeś. Przeprawa przez morze, aby dotrzeć na tę wyspę, była już pełna ryzyka, jak więc moglibyśmy wysyłać jakiekolwiek czarownice do regionu zachodniego. Nie, zgodziłam się na jego prośbę. Tilly uśmiechnęła się. Ponadto poinformowałam go również o zdolnościach Wiedźminie Walczących i w liście napisałam, że dopóki będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwo czarownic, rozważył wysyłając kilka czarownic do Bordartown. Co takiego powiedział? Och, to prawda. Pogłębianie naszej przyjaźni poprzez wspólną naukę i obserwację, gdy oboje robimy postępy ramię w ramię. Przerwała. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogę nawet sama pojechać do Bordartown. Wasza wysokość. Ashes nie mogła się powstrzymać od wykrzyczenia w szoku swojego dawnego tytułu honorowego. Wiem, o co się martwisz, ale w tej chwili największym wrogiem nas, czarownic, jest kościół. Oznacza to, że tylko mając więcej sojuszników, możemy mieć większą władzę. To, że utrzymujemy kontakty z różnymi wyspami fiordu, wynika z korzystnych stosunków, jakie ze sobą niesie, podczas gdy stowarzyszenie współpracy czarownic w mieście granicznym może być postrzegane jako nasz naturalny przyjaciel. Dlaczego więc nie okażesz im dobrej woli? Till roześmiała się, co więcej, według Magie, możliwe jest ponowne rozwinięcie swoich umiejętności poprzez zdobycie wiedzy na ich temat. Jeśli czarownice, które tam wysyłamy, nauczą się tej techniki, śpiąca wyspa również na tym skorzysta. Ale żebyś poszła osobiście, na wypadek, gdyby druga strona. Tilly wyciągnęła rękę, aby jej przerwać. Bądź pewna, nie miałam na myśli, że natychmiast wyjdę. Dopóki sytuacja nie będzie jasna, nie podejmę ryzyka i nie pojadę tam. Nie zapominaj też, że Sylvie potrafi przejrzeć każdy rodzaj kamuflażu, niezależnie od tego, czy jest to delikatny makijaż, czy magiczna iluzja, nic nie umknie jej oczom. Dopóki należy do pierwszej grupy ludzi, którą wysyłamy do Border Town, będziesz w stanie pomóc mi odkryć prawdę o czwartym księciu. Poza tym, nawet gdyby istniało jakieś niebezpieczeństwo, czy nadal nie będziesz przy mnie? Ashes długo patrzył jej w oczy, aż w końcu skinęła głową. Oczywiście możemy poczekać, aż magie wróci w przyszłym miesiącu, zanim będziemy o tym dalej rozmawiać. Till roześmiała się. W tej chwili mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia. Co? Ashes zapytał, nieco zaskoczony. Teraz, gdy wszystkie twierdze kościoła na fiordach zostały zniszczone, wydawało się, że resztą ich celów będzie po prostu pokojowa kontynuacja rozwoju śpiącej wyspy. Nie wygląda na to, żeby tak było. Piąta księżniczka wskazała na białe jedwabne rękawiczki z czerwonym klejnotem. W królestwach na kontynencie można znaleźć nie tylko ruiny, ale są też starożytne ruiny na wyspach cienia na fiordzie. Najprawdopodobniej właśnie stamtąd pochodzą magiczne kamienie ludu morza. Korzystając z zniszczenia kościoła, chcę pójść i się rozejrzeć. Czy chodzi o legendę o czerwonej Rzece chostrzadów? Po pewnym czasie kontaktu z fiordami Ashes słyszał także tę legendę: szczątki zostały ukryte w morzu, pojawiając się i znikając od czasu do czasu. Co więcej, w okolicy znajduje się wiele niebezpiecznych prądów i potworów morskich, co uniemożliwia zwykłym ludziom dotarcie do tego miejsca. Odkąd odkryto je po raz pierwszy, wielu odkrywców, aby przyjrzeć się temu niepojętemu cudowi, spotkało nieszczęście i zostało teraz pochowanych na Wyspach Cienia. Nie znasz też dokładnego położenia ruin, więc jak chcesz do nich wejść? Może nie wiem, gdzie to jest, ale znam kogoś, kto może nas tam zebrać. Tak naprawdę ten wielki odkrywca przebywał obecnie na śpiącej wyspie i to on też jako pierwszy odkrył tę ruinę, uśmiechnęła się. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 223 Premedytacja w tych dniach Teo przebywał w gospodzie w King's City, z niepokojem czekając na odpowiedź z Bordartown. Wysoki mur wewnętrzny dzielił królewskie miasto na dwa odrębne światy, a ludzie byli ściśle kontrolowani przy wchodzeniu i wychodzeniu. Nieważne, czy byli to arystokraci, czy zamożni kupcy, każdy mógł wejść dopiero po dokładnym sprawdzeniu w małym pomieszczeniu. Gdy miał jakiekolwiek oznaki choroby, takie jak gorączka, uderzenia gorąca lub ciemne plamy, nie wpuszczano ich do środka W przypadku gdyby opuścili centrum miasta, musieliby wrócić najpóźniej w godzinach wieczornych W przeciwnym razie, gdy zajdzie słońce, bramy zostaną zamknięte i będą musieli spędzić noc na zewnątrz Ale to wciąż nie mogło powstrzymać rozprzestrzeniania się demonicznej zarazy Wczoraj usłyszał pogłoski, że w centrum miasta mieszkała także szlachta, która została zarażona Gdyby kościół w końcu nie wypuścił pierwszej partii świętego Eliksiru, te wierzył, że szlachta wkrótce zaczęłaby ewakuować się z królewskiego miasta. Sześć dni po wysłaniu listu izby handlowa margaret w końcu poinformowała go, że nadeszła wiadomość. Pospieszył w umówione miejsce do zakładu krawieckiego, gdzie po przybyciu został zaprowadzony przez urzędnika do piwnicy i tam spotkał się z czekającym już od dawna właścicielem izby handlowej. Wchodząc, zobaczył margaret siedzącą przy niskim stole, przed nią postawiono garnek z lodowatą wodą, z którego nieustannie wydobywały się zimne powietrze. Teo, spocony od podbiegu, usiadł ze skrzyżowanymi nogami po przeciwnej stronie, by nagle poczuć na twarzy przypływ zimnego wiatru, co natychmiast podniosło go na duchu. Jego wysokość poprosił mnie o przekazanie ci tego listu tymi słowami. Margaret wręczyła mu kopertę z owczej skóry, po bliższym przyjrzeniu, sielkowa koperta wydawała się być nienaruszona. Teo nie mógł się doczekać otwarcia wiadomości. Wyciągnięty list zawierał krótki opis planu operacji, wiadomości przygotowanych przez Armię oraz zadań, które sam musiał wykonać. Po ponownym dokładnym przeczytaniu włożył list do kieszeni, spojrzał na Małgorzatę i zapytał, czy jego wysokość prosił cię jeszcze o coś? Nie, po prostu poprosił mnie, abym wysłał posłańca z informacją o nadejściu listu. Oczywiście, ponieważ była to przesyłka ekspresowa, są jakieś dodatkowe opłaty, byłem wolny, więc już to wpisałem na konto. Kekę, w porządku. te chrząknął. Jego królewska wysokość chce, aby wszyscy uchodźcy zostali przetransportowani do Border Town w jak najkrótszym czasie, dlatego chce, abyś dostarczył wiele statków do nieprzerwanego transportu, a nie tylko te dwie floty. Nawet jeśli są już zarażeni? Margaret zapytała z wielkim zainteresowaniem Nie sądzę, żeby chciał zamienić całe terytorium zachodnie w strefę śmierci Więc, czy jego wysokość znalazł sposób na wyleczenie demonicznej plagi? Rzeczywiście skinął głową? Właściwie w pierwszym transporcie byli już zarażeni ludzie W momencie, gdy ich wysyłaliśmy, choroba po prostu jeszcze nie wybuchła Dopiero gdy zbliżyli się do Border Town, była już odkryło Są już w drodze powrotnej do Kings i Z wszystkimi członkami załogi na pokładzie, celi i zdrowi jego królewska wysokość jest rzeczywiście niesamowitym człowiekiem, nawet kościół nie był w stanie tak szybko wymyślić antidotum, wykrzyknęła Margaret. W takim razie ile dni zamierza przeznaczyć na przyjęcie uchodźców na pokład? Tydzień? Teo wyciągnął trzy palce. To? Niemożliwe. Przez chwilę kobieta biznesu była oszołomiona, by wkrótce potem wielokrotnie potrząsać głową, nawet jeśli połowa z tych ludzi zginie, nadal będzie ich ponad pięć tysięcy. Możliwość ich przewiezienia w ciągu trzech dni oznacza, że będę musiał przygotować blisko sto statków. Nawet jeśli Izba Handlowa wstrzyma wszystkie inne przewozy morskie, wkrótce osiągnę tę liczbę. Jednakże nie w ten sposób straty, które poniosę, będą liczone w tysiącach złotych królewskich lub więcej. A strata, jaką bym poniósł tracąc, bo tego nie da się policzyć, nawet gdyby maszyna parowa miała być bezpłatna, to i tak byłoby za mało. Więc, obawiam się, że muszę odmówić. Gdyby wszyscy ludzie siedzieli na pokładzie, a nie leżeli w łóżkach w kabinach, liczba osób, które statek mógłby przewozić, uległaby podwojeniu upierał się teo Ponadto, o ile nie będziemy zwracać uwagi na dla ich wygody, dwóch mistrzów używanych do transportu rudy można również wykorzystać do transportu ludzi. Dopóki górna część włazu jest otwarta, na jeden statek można wówczas załadować jednocześnie około 200 osób. Tego rodzaju statków, twój stary przyjaciel Hawk, powinien mieć ich mnóstwo, prawda? Zdecydowanie powinien mieć kilka statków tego typu w Silvers City. Margaret nadal wyglądała na nieco niezdecydowaną. Co więcej, zgodnie z Twoją arytmetyką, prawdopodobnie powinno być możliwe zmniejszenie liczby potrzebnych statków do 50. Ale. To naprawdę nie jest dobry interes. Ten również miał takie same myśli, pozwalając dziesiątkom statków zgromadzić się na szczycie kanału, tylko planowanie i koordynacja wymagałyby ogromnej ilości energii. Ponadto wszystkie koszty czarteru zostaną pokryte z własnej kieszeni. Po włożeniu tak dużego wysiłku i włożeniu w to całego trudużniwa nie pokryłyby całej potrzebnej pracy. Tego naprawdę nie można uznać za dobry interes. W tym momencie mógł zastosować jedynie ostateczność. Na końcu listu jego wysokość napisał krótką linijkę, jeśli Margaret nie chce pomóc, powiedz jej, że błyskawica też nadchodzi. Lektura tego zdania nieco go zaintrygowała. Czy istnieje jakiś szczególny związek między bizneswoma nauroczą, małą blondynką? patrząc na ich wygląd? Nie wydaje się to takie, ale jego królewska wysokość musi mieć swoje własne powody, skoro mówi o tym z taką pewnością. Dochodząc do tego wniosku, Teo powoli otworzy usta. Nie bez powodu nie ma innego wyjścia niż zakończenie transportu w ciągu trzech dni. To, co robi jego wysokość, jest równoznaczne z wejściem do jaskini tygrysa, aby zabrać mu pożywienie. Jeśli będzie to przeciągane zbyt długo, kościół może zbliżyć się do ich drzwi, a lichtning również będzie w ich szeregach, a jeśli odkryją istnienie wiedźmy, może to stać się dla niej niebezpieczne. Co powiedziałaś? Jej głos nagle się podniósł. Nadchodzi błyskawica. W liście jego wysokości rzeczywiście tak było, ten przybrał swój najbardziej szczery wyraz twarzy. Prawdopodobnie w celu kierowania żołnierzami i wczesnego ostrzegania. W końcu jesteśmy obecnie w domenie nowego króla. Rozumiem Margaret wstała. Kiedy potrzebujesz statku? Powinni przybyć za cztery dni, o ile nie będą opóźnieni w drodze. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to zorganizować. Podeszła do biurka z boku, wzięła pióro i zaczęła pisać. Ale mam warunek, musisz mi powiedzieć, gdzie znajdują się wojska jego wysokości. Żebym w razie, gdyby chcieli wejść do miasta, zapewnić im odpowiednie pokoje. W porządku, wygląda na to, że ten tryk rzeczywiście się przydaje. Myślę, że ten punkt nie powinien stanowić problemu. Teo był w tajemnicy zachwycony. Ponadto mam jeszcze jedną rzecz, w której będę potrzebować twojej pomocy. Mówi westchnęła Margaret. Potrzebuję procesji wozów z beczkami. Powinien, im więcej beczek, tym lepiej. Ale nie należy ich napełniać piwem ani winem, lecz wodą z rzeki lub ze studni. Według listu jego wysokości kluczową osobą w rozwiązaniu demonicznej plagi jest wiedźma Lila, potrafi zamienić zwykłą wodę w lekarstwo na chorobę. Ale w planie jego wysokości jest niebezpieczny błąd. Gdyby uliczny szczury mogło zbliżyć się do obozu i dowiedzieć się, że istnieją ludzie, którzy mogą w sposób ciągły produkować święty eliksir, założę się, że następnego dnia wszyscy w miasto się o tym dowie Woda z rzeki i studni. Margaret uniosła brwi. Jesteś pewny? Bądź spokojny. Jego królewska wysokość za to zapłaci. Oznajmił Teo ze śmiechem. Ze względów poufności i bezpieczeństwa, transport wody z obozu żołnierza do King's City mógł odbywać się wyłącznie osobiście. Gdyby po prostu niósł worek z wodą, aby wyleczyć ucieki z wschodniego regionu z powodu demonicznej plagi, byłoby to nie tylko kłopotliwe, ale także bardzo niskie. Z tego powodu musiał opracować metodę, która umożliwiłaby mu przypuszczenie jak największej ilości oczyszczonej wody w jednej rundzie. Zainstalowanie dużej beczki na wózku było zdecydowanie dobrym wyborem. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 224 Uruchomienie planu ratunkowego Gdy dowiedział się, że strona jego wysokości ma sposób na wyleczenie demonicznej plagi, drażliwy nastrój to w końcu się uspokoił. Kiedy już znalazł coś, czym mógł się zająć, kolejne dni zdawały się płynąć znacznie szybciej. Oprócz wizyt w winnicach na obrzeżach King City zaplanował także prasa konwoju, mając na uwadze topografię terenu wokół Molo nad kanałami bramy miejskiej. W dzisiejszych czasach chęć wjazdu do miasta stała się dość uciążliwa, ponieważ jako powód wykorzystano uchodźców spoza King City, wszystkie główne bramy miejskie zostały zamknięte. W ten sposób zakazano wstępu do miasta osobom z zewnątrz, zwłaszcza po tym, jak kościół zaczął rozprowadzać święty eliksir. Gdy uchodźcy dowiedzieli się o tym, zaczęli codziennie desperacko atakować bramy miasta. Mam nadzieję, że pozwolono mi pójść do kościoła na leczenie. Jednak strażnicy stacjonujący pod murem odpowiedzieli bez wahania i zasypali ich bełtami z kusza. W rezultacie wiele zwłok leżało już przed bramami miasta i gniło pod palącym słońcem, wydzielając nieprzyjemny zapach. Jedyną otwartą bramą była brama boczna, przeznaczona wyłącznie dla szlachty i kupców przywożących żywność. Na szczęście tę przez jakiś czas pracował w petrolu i z tego powodu większość strażników była znana jako mieszkaniec King City, co pozwalało mu przejść przez bramę za pomocą prostego powitania. To właśnie z powodu tej kwarantanny, zarówno w centrum, jak i na zewnątrz miasta stracono prawie cały kontakt, więc nawet gdy przewieziono uchodźców z wielkimi fanfarami, wieść o tym z trudem dotarła do centrum miasta. Nie wspominając już o tym, że wyższa szlachta z niecierpliwością czekała, aż ktoś wyśle wszystkich uchodźców z regionu wschodniego i uchroni ich przed koniecznością późniejszego stłumienia buntu. Teos grubsza rozumiał, dlaczego jego wysokość wyruszył w podróż tego samego dnia, w którym otrzymał list. Wszyscy ci ludzie poza miastem czuli się tak, jakby zostali opuszczeni przez króla. Zatem w przypadku, gdyby Kościół wysłał jakiegoś księdza, aby ich uzdrowił, staliby się ich najwierniejszymi wyznawcami. Gdyby jednak jego wysokość mógł przybyć, zanim Kościół byłby w stanie ich schwytać, ci ludzie zostaliby przeciągnięci na jego stronę. Nie było wątpliwości, że po uzdrowieniu ich i zaoferowaniu im nowego miejsca pobytu staną się najbardziej fanatycznymi zwolennikami jego wysokości. Rankiem czwartego dnia powracająca pierwsza flota dotarła na czas na molo nad kanałem. Theo z zdziwieniem odkrył, że jego wysokość wysłała aż 300 żołnierzy 1. Armii, którzy ponadto wszyscy byli ubrani w swoje standardowe mundury i uzbrojeni w karabiny rewolwerowe. Mając tak potężny kontyngent jako zabezpieczenie, nawet gdyby Kościół się o nich dowiedział, oszacował, że nadal nie będą w stanie powstrzymać uchodźców przed wyjazdem. Błyskawica. Margaret, która również czekała na molo, natychmiast krzyknęła, gdy zobaczyła sylwetkę dziewczynki, nie mogąc się powstrzymować, aby podejść do niej i ją przytulić. To jest. Zapytał Żelazny Topór. Właścicielka Wielkiej Izby Handlowej, pani Margaret wyjaśnił to: wszystkie statki potrzebne do transportu zostaną dostarczone przez nią lub jej partnera. Bez niej nigdy nie bylibyśmy w stanie wdrożyć planu jego wysokości, a więc to było tak. Po zrozumieniu sytuacji Żelazny Topór skinął jej głową. Dziękuję za pomoc. Odliczę wszystkie moje wydatki z honorarium jego wysokości. Margaret tylko wzruszyła ramionami. Ale kiedy mi dziękujesz, powinieneś także podziękować Lichtningowi. Lichtning przekrzywił głowę i zapytał zdezorientowany: Dlaczego ja, Keke, to nic takiego? Teo zakaszlał dwa razy. Co następnie będziesz robił? Następnie założymy obóz na południu doku, aby kontrolować teren, a po południu rozpoczniemy misję ratunkową? Żelazny topór powiedział, gdyby statki mogły tu być do tego czasu, tak byłoby najlepiej. Kiedy Brian poprowadził swoich ludzi do obszaru dla uchodźców, nie mógł powstrzymać się od zmarszczenia brwi. Gdziekolwiek spojrzał, widział umierających ludzi. Ich skóra była popękana w wielu miejscach, z których nieustannie wypływała czarna krew, przyciągająca chmary much. Jednak ci chorzy ludzie nie mieli nawet siły, aby odpędzić owady, po prostu pozwolili tym latającym owadom pęzać po całym ciele i pić ich krew. Widząc to wszystko, nie mógł powstrzymać się od myśli o miesiącach demonów, kiedy mieszkańcy Bordertown zostali uwięzieni w slumsach twierdzy Longsong. Konieczność stawienia czoła śmierci przez głód i chłód, ale będące wobec niej całkowicie bezradna. Jeżeli tego wszystkiego rzeczywiście dokonał kościół, była to zbrodnia po prostu niewybaczalna. Zawołajmy pierwszą grupę powiedział Brian. Polegamy na tobie, panno Echo. Gdyby pochopnie weszli w tłum i ogłosili, że posiadają lekarstwo, które leczy chorych, najprawdopodobniej wywołałoby to zamieszanie. A kiedy duża grupa uchodźców naraz uda się w stronę doków, ich mała grupa kilkudziesięciu osób po prostu nie wystarczy, aby ich stłumić. Z tego powodu musieli zadbać o to, aby informacja była zawsze przekazywana jednocześnie tylko wybranym, małym grupom. Biorąc pod uwagę ten problem, jego wysokość zdecydował się specjalnie wysłać ze sobą pannę Echo. Dzięki swojej zdolności Echo była w stanie kontrolować obszar, w którym będzie słyszalny jej głos, ale mogła też po prostu umieścić swój głos obok uchadanej osoby. Chociaż Brian widział, jak otwierała usta, żeby coś powiedzieć, nie był w stanie usłyszeć żadnego dźwięku, podczas gdy uciekinierzy odwrócili się i rozejrzeli. Wkrótce podeszła ich grupa, bardziej się potykając niż biegając. Wysoki sądzie, czy to, co powiedziałeś, jest prawdą? Dopóki możesz wyleczyć tę chorobę, jestem gotowy pójść za tobą do regionu zachodniego. Oczywiście, że to prawda. Nasze statki zatrzymały się na molu, więc zbierz rodzinę i pójdź ze mną. Inni żołnierze również wystąpili, aby pomóc pacjentom, którzy leżeli na ziemi i nie mogli się ruszać. Ich niewielka grupa natychmiast powiększyła się do kilkuset osób, które wspólnie ruszyły w stronę Molo. Wiele osób, które zauważyło tę scenę, również zaczęło podążać za nimi, starając się ich dogonić. Wracając na Molo, żołnierze pierwszej armii napełnili już worki oczyszczoną wodą i ułożyli je na długim stole. Przy trapie, na którym można było wejść na statek, stał żelazny topór ze skadrą, przepuszczając jednocześnie tylko dwie osoby i upewniając się, że wszyscy, którzy chcieli wejść na pokład, wypili wcześniej leczniczą wodę. Wszyscy słuchają, te worki na wodę są wypełnione lekarstwem, który leczy chorobę, więc jeśli będziesz z niego pić, natychmiast wyzdrowiejesz. Obok długiego stołu ustawiono scenę, na której stał ten na najwyższej pozycji wśród żołnierzy, nieustannie wygłaszając rękopis jego wysokości, to, co kościół nazwał demoniczną plagą wywołaną przez czarownicę i mogło być jedynie rozproszeni przez ich święte eliksir jest bezpodstawnym stwierdzeniem i niczym więcej. Chcą po prostu zarobić więcej pieniędzy, a także zmusić cię do klękania przed nimi, dziękując im za łaskawość w uratowaniu ci życia. Zamiast tego Lord Roland nie tylko przyniósł lekarstwo, ale także nie pobiera za nie żadnych opłat Tak, nie musisz za to nawet płacić Miedzianego Królewskiego Te słowa natychmiast rozgrzały tłum, jednak kiedy pierwsza osoba wypiła oczyszczoną wodę, szybko poczuł, jak zmieniło się jego ciało Nie mogąc w to uwierzyć, rozdarł ubrania i zobaczył, jak ciemne plamy szybko znikają To lekarstwo rzeczywiście jest skuteczne Jestem uzdrowiony, jestem uzdrowiony Ja też, Boże w górze, rany już nie krwawią Boże, mówisz, gdzie to jest? Widzę tylko grupę kłamców Zgadza się to lekarstwo nie ma nic wspólnego z kościołem. Niech żyje jego wysokość, Rolandzie. W miarę jak coraz więcej osób podnosiło uzdrowienia, tłum świadków także stawał się coraz bardziej podekscytowany. Gdyby jeden armii nie było na miejscu i nie kontrolowało rozkazu, worki z wodą umieszczone na stole zostałyby natychmiast zmyte przez powódź uciekinierów. W tej chwili jego wysokość jest zajęty rozwojem regionu zachodniego, do tego potrzeba dużej siły roboczej do uprawy pól, budowy domów, budowy dróg. Nie pobiera żadnych opłat za lekarstwa, nie pobiera też żadnych opłat nie zmuszam cię, się jechał z nami na zachód. Żołnierz odpowiedzialny za propagandę nadal krzyczał tak głośno, jak tylko mógł, ale jego królewska wysokość obiecuje, że jeśli tylko zechcesz jechać za nami do regionu zachodniego i pracować dla niego, otrzymasz żywność, schronienie i zapłatę. Bez względu na to, jaką masz specjalizację, znajdziesz pasującą pracę. Jeśli chcesz zrobić pierwszy krok w nowe życie, po prostu zrób krok naprzód i podążaj za najemnikami na pokładzie, zabiorą cię do nowego domu. Jeśli nie chcesz, to również jest w porządku, nadal tu będziemy i będziemy zapewniać pomoc przez następne trzy dni, potem odejdziemy. Przez te trzy dni karawana będzie rozdawać bezpłatnie żywność. Czy naprawdę czeka na nas nowy dom i praca z pensją? Ktoś zapytał głośno. Oczywiście, taki jest warunek zaproponowany przez jego wysokość. Żołnierz w odpowiedzi skinął głową: Proszę, wpuść mnie na pokład, jestem gotowy służyć jego królewskiej mości. Ja też. I ja. Jestem kowalem. Wielokropek. Brian był bardzo zadowolony, widząc, że w tej setnej grupie ludzi nikt nie zdecydował się pozostać w King's City, a zamiast tego wszyscy zdecydowali się wejść na statek płynący na zachód. Gdy tylko statek był pełny, natychmiast odpływał, a następnie zastępowany był pustym statkiem. Pod dowództwem Margaret nie było nawet najmniejszej przerwy pomiędzy nimi Następnie Brian nadal prowadził uchodźców z obozów do doku Zawsze polegając na technice transmisji i dźwięku echo Aby przyciągnąć nową grupę uchodźców z regionu wschodniego Liczba uchodźców znajdujących się pod jej kontrolą wynosiła za każdym razem od 300 do 400 osób Wracając z nowym zespołem pacjentów na Molo Nagle zobaczył, jak jeden Armia stacjonująca na polach pszenicy na południu zaczęła się przemieszczać Ich grupa pobiegła z niesamowitą szybkością w kierunku północnego brzegu kanału Trzymając w rękach broń Co się stało? Brian zapytał w stronę ludzi żelaznego topora. Skautka panna Lichtning powiedziała, że ktoś potajemnie zeskoczył ze statku i uciekł. Zaoferował jeden z nich, salutując. Może między uchodźcami ukryła się szczur? Na, uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 225 Avengers Tak naprawdę tych szczurów było więcej niż jeden, więc żelazny topór po raz kolejny stanął przed schwytanym przez siebie mężczyzną i spojrzał na niego bez wyrazu. Jesteś trzecią osobą, która próbowała uciec? Skacząc z statku, uchodźcy powiedzieli nam również, że nie przybyłaś z regionu wschodniego. Jakie będą więc twoje ważne ostatnie słowa? Czy będzie to spowiedź? Dwie osoby, które wcześniej złapano, po tym jak odcięły palec sztyletem, natychmiast wyznały swoje pochodzenie i cel przybycia. Oczywiście ich zwłoki wrzucono później do kanału, ponieważ żelazny topór nigdy nie był osobą o miękkim sercu. Jego doświadczenia w walce o przetrwanie w Iron Sansity było takie, że gdy miał do czynienia z wrogiem, który chował głowę i odsłaniał ogon, najlepszą reakcją było odcięcie jednej odsłoniętej kończyny po drugiej. Jednak tym, co go zaskoczyło, było to, że więzień ze swoim, po zepchnięciu go na kolana i związaniu rąk na plecach, nadal wyglądał na bardzo zdrowego, w niczym nie przypominającego innych chorych. Czy to możliwe, że jakaś inna frakcja wysłała go tutaj na śmierć? Nie jestem twoim wrogiem brzmiały jego pierwsze słowa, kiedy otworzył usta i spojrzał prosto w oczy żelaznego topora. Nazywam się Hilfawkes, Teo powinien znać moje imię. Wielokropek. W tym czasie to wciąż nie opuścił doku. Po wezwaniu podszedł do Irona XE, spojrzał na Hilla Fawkesa i powiedział, ten człowiek jest jedną z osób należących do Black Hammer, więc to nie jest twój mężczyzna. Potwierdzono żelazny topór. On nie ma ze mną nic wspólnego, to uliczny szczur, który dołączył niedawno. Oszukałaś czarnego młota, a także palcem szkieletu. Hill nagle otworzył usta i krzyknął, nie pracujesz dla Timotego, ale raczej dla pana terytorium zachodniego, jego wysokość Rolanda Wimbledonu. On więc dużo powiedział Peo, wykonując gest cięcia po szyi w stronę żelaznego topora. Najlepszym miejscem dla tego człowieka jest kanał. Hill, aby powstrzymać jego śmierć, oznajmił Słyszałem wszystko, co oznajmił najemnik Wierzę, że możemy współpracować Jestem gotowy pracować dla jego królewskiej mości Rolanda Jego wysokość nie potrzebuje lojalności ulicznego szczura Powiedział żelazny topór, wyciągając miecz Nie jestem szczurem ulicznym Jestem, jestem obywatelem King's City Jestem wrogiem Tymoteusza Hill płakał Poczekaj, to zawołał żelazny topór, aby się zatrzymał i podszedł do Hilla Ten podniósł głowę i bez lęku spojrzał strażnikowi w oczy, które zdawały się płonąć Więc... To właśnie dostrzegłem w jego oczach po raz pierwszy, ale wtedy nie byłem w stanie tego zrozumieć. Pomyślał tę. Jego oczy były pełne nienawiści, a nienawiść była tak intensywna, że nawet gdy celowo próbował ją ukryć, nie mógł całkowicie ukryć palącego gniewu. Powiedz mi, co chcesz zrobić dla jego wysokości? To prawda, że mieszkałem w północnej dzielnicy miasta i czasami chodziłem do tajnego trębacza na drinka, ale nie straciłem całego majątku przez hazard. Co więcej, moja żona też nie uciekła z kimś innym. Hil zazgrzytał zębami. Prawdą jest, że to Tymoteusz spowodował jej śmierć. Historia naprawdę nie była aż tak skomplikowana, co pozwoliło Theo szybko zrozumieć sekwencję wydarzeń. On i jego żona byli pierwotnie członkami do End Cylinder, trupy akrobatycznej, która często występowała w centrum King's City. Grupa akrobatyczna nie była zbyt duża, liczyli tylko siedmiu członków, a atmosfera między nimi zawsze była bardzo harmonijna. Jego żona była jedyną kobietą w grupie i wszyscy zgodnie ją ścigali. Ale w końcu Hill została zwycięzcą i w końcu zdobyła jej serce. Potem ich życie małżeńskie było bardzo słodkie i niedługo później oboje zaoszczędzili wystarczająco dużo, aby kupić dom w centrum miasta. Ale wszystko to zostało zniszczone przez polwanie na czarownicę Tymoteusza Pod przywództwem Langley'a patrol zachowywał się jak stado wściekłych psów lekkomyślnie chwytając podejrzane osoby A jego żona właśnie znalazła się wśród tych, którzy mieli nieszczęście, że nie zostali schwytani Hilfawkes myślał, że jeśli zapłaci okup, uda mu się doprowadzić do uwolnienia żony A jeśli to okaże się niemożliwe, przynajmniej spotkać się z nią twarzą w twarz Jednak mimo, że naczelnik więzienia przyjął okup, nie tylko jej nie wypuścił Ale wręcz odmówił mu pozwolenia na wejście do więzienia i zobaczenia się z nią Próbował go jedynie uspokoić, mówiąc, że musi tylko chwilę poczekać, aż potwierdzą, że jego żona nie jest czarownicą, a potem naturalnie zostanie wypuszczona na wolność. Kiedy więc naczelnik poinformował go, że powinien przybyć do więzienia po żonę, nie spodziewał się, że sytuacja gwałtownie się pogorszy, a on sam będzie musiał znaleźć pokryte bliznami zwłoki swojej żony. Kiedy Hill ze złością udał się do Langley, aby zażądać wyjaśnień, ostateczny rezultat był taki, że dyrektor więzienia i jego strażnicy zostali skazani jedynie na 10 batów i grzywnę w wysokości 25 srebrnych królewskich, podczas gdy on otrzymał w ramach rekompensaty 3 złote królewskie. Tego rodzaju wyrok był dla Hilla całkowicie nie do przyjęcia, posunął się nawet do znalezienia najwyższego dowódcy, Sirwej Mara, znanego również jako rycerz stalowego serca, ale nawet to nie pomogło. Sirwej Mar mógł mu jedynie powiedzieć, że Langley to komplet im i że wszyscy nowi członkowie patrolu to także jego lokaje. Co więcej, polowanie na czarownicę było osobistym rozkazem jego królewskiej mości, więc nawet Shirpail, minister sprawiedliwości, nie mógł się temu sprzeciwić. W związku z tym Hill zdecydował, że zmusi nowego króla do zapłaty: nie spodziewając się, że jego byli partnerzy z trupy akrobatycznej faktycznie będą go wspierać. Jednakże, jako grupa akrobatów bez jakiejkolwiek wiedzy bojowej, majątku ani żołnierzy pod swoim dowództwem, przeprowadzenie zemsty na królu było dla nich prawie niemożliwe. Jedynym możliwym sposobem wyrządzenia mu krzywdy, jaki Hil przyszedł do głowy, było zebranie informacji wywiadowczych na temat Timotego i przekazanie ich jego wrogom, takim jak królowa Celarwater Garcia Wimbledon. W tym celu wszyscy dołączyli do różnych grup ulicznych szczurów i postanowili zebrać wszelkie możliwe wskazówki dotyczące nowego króla. Z tego też powodu potajemnie monitorował wszystkie ruchy to: jeżeli Timoteusz chciał się pozbyć uchodźców, musiał starać się ich jak najbardziej powstrzymać. Jednak był zbyt powolny, zanim mógł podjąć działania, wybucha demoniczna plaga i to zawiesił transport uchodźców. Ale dzisiaj Hill odkrył, że operacje rozpoczęli ponownie. Aby przeprowadzić dochodzenie, po prostu przebiera się za uchodźcę i udaje mu się wmieszać w tłum. Doprowadziło to do odkrycia, że tak naprawdę to osłużył Rolandowi Wimbledonowi. 4. Księciu Królestwa Greycastle. Który bez wątpienia jako kwalifikowany konkurent tronu Greycastle był jednocześnie wrogiem Tymoteusza. Prawdopodobnie w oczach Hilla, o ile pozwoli mu to na zabicie nowego króla, nie cofnia się nawet przed pracą dla Diabła. Oka, ostatnie pytanie. Czy wmieszawszy się w tłum, aby dyskretnie zapytać o wiadomości, nigdy nie przyszło ci do głowy, że możesz się zarazić? Teo zapytał z zainteresowaniem: nigdy nie myślałem, że osoba, której celem jest zemsta, tak łatwo porzuci swoje życie. Mam antidotum wyznał Hill. Jest ukryty w kieszeni mojej bielizny. Wszyscy wspólnicy mojej trupy wydają większość majątku swojej rodziny, żeby mi to kupić na czarnym rynku. Teo wyciągnął rękę i zaczął szukać ręką, wyciągając przezroczystą fiolkę o grubości palca, wypełnioną niebieskim płynem. Wręczył go żelaznemu toporowi i powiedział: To powinien być święty eliksir kościoła. Myślę, że jego królewska wysokość będzie zainteresowana czymś takim. Ta osoba. Żelazny topór otrzymał fiolkę i zapytał, co z nim planujesz? No cóż, Teo dotknę swojej brody, gdyby to były normalne czasy, bez możliwości sprawdzenia autentyczności jego słów, moglibyśmy jedynie wybrać najbezpieczniejszą metodę i bezpośrednio go odesłać. Jednak w tym czasie w obozie był ktoś, kto mógł ocenić, czy mówi prawdę, czy kłamie, chce poprosić pannę Nick o zweryfikowanie jego słów. Później wieczorem Teo wrócił do tajnego trębacza. Duch czarnego Młota najwyraźniej nie był zbyt dobry. Wraz z rozprzestrzenianiem się niedawnej epidemii jego interesy spadły tak nisko, że osiągnęły punkt zamarzania. A jakby tego było mało, srebrny pierścień i podsy również zostali zarażeni, co wielokrotnie wzmogło jego niepokój. Hill, jakby nic niezwykłego się nie wydarzyło, siedział lekko sztywny po przeciwnej stronie tę. Te uśmiechnął się lekko i rzucił przed black hammera sakiewkę z złotymi monetami królewskimi. Naprawdę nie ma powodu, żebyś był tak przygnębiony. Mam dobre wieści, ale mam też dla ciebie ofertę biznesową. Po przeliczeniu monet i odłożeniu ich na miejsce, czarny otworzył usta i powiedział słabo, w tej chwili nie będziemy przyjmować żadnych transakcji. Teraz, gdy demoniczna plaka szaleje, kto byłby na tyle głupi, aby wyjść na zewnątrz? Wszystkie te pieniądze nie wystarczą nawet na zakup świętego eliksiru. Nie wiesz, ile trzeba zapłacić, żeby kupić choćby jedną butelkę leku z czarnego rynku? Co najmniej 25 złotych królewskich, co za zbieg okoliczności zaśmiał się to. Tak się składa, że biznes, o którym mówię, wiąże się również z kupowaniem leków przerwał, specjalnego leku na demoniczną zarazę. Tylko